4 na Marsie. Na linii poza obszarem korporacji. Prawie cała baza jest odcięta od zasilania. To miała być rutynowa kwarantanna. Teraz wiem, że to wszystko mistyfikacja tych zakłamanych korporacji. Nie wiem, co tu się dzieje. To jakiś koszmar. Koszmar. Korytarze rozbrzmiewają echem dziwnych dźwięków. Wszyscy pracownicy padają jak buchy. A te stworzenia czekają na mnie w bruku. Słyszę ich. Żywią się strachem. Muszę się stąd wydostać. Muszę. Oni nie pozwolą mi przeżyć. Posiadam wiedzę, która zrujnuje korporację. Oni o tym wiedzą. Ta baza zostanie zniszczona. To nie jest sygnał SOS. Powtarzam. To nie jest sygnał SOS. To ostrzeżenie. Te koszmary. Nie mogą się stąd wydostać. Powtarzam, to jest sygnał SOS. To ostrzeżenie. Gameplay Show! Kolejna seria. Rozpoczynamy zabawę, rozpoczynamy wielkie rozgrywki z niesamowitymi gośćmi. Kolejny odcinek, w którym udowodnimy, że gry łączą, a nie dzielą. Tak jest. W naszym studiu skromnym będziemy grać w Nemesis Lockdown, a naszymi gośćmi są... Poznajcie Kłaza, a właściwie Tomasza Drabika, zwanego Kłazem. Twórcę filmów dla nerdów growych, ale przede wszystkim recenzenta na pełen etat. Znany jest przede wszystkim ze swojego twórczego zamiłowania do przebieranek przed kamerą, okraszonych humorem recenzji, analitycznej i komicznej publicystyki growej. Jak sam mówi o sobie, lubi grać w gry i robić o nich filmy, ale lubi też pączki, tylko o nich nie pisze. Poznajcie Kłaza. Tomasz jest naszym takim sąsiadem. Tak, bo my nagrywamy z Łodzi, mamy swoją bazę w Łodzi i właśnie tam w tej bazie możemy spotkać chociażby Kłaza. Więc jeżeli chcielibyście... Rzadko, bo ja rzadko z domu wychodzę, ale... No. Czyli rozumiem, że masz... Czyli w klimacie jakby. Tak, tak, tak. Izolacja nie jest ci obca i zupełnie nie boisz się lockdownów i tego typu rzeczy. Nie. Kolejnym gościem jest Patryk Rojo Rojewski, znany i topowy ludolog felietonista gawędziarz. Zasadniczo zapalony gracz, który łączy, a nie dzieli, czyli tak zwany integrator. Prócz miłości do świata gier wideo i klimatów post-apo, w wolnej chwili lubi postrzelać z farby. Oto całe Rojo zwane Roysonem. Ja się bardzo cieszę, ponieważ spotykamy się przy planszy, a gry planszowe też łączą, tym bardziej tak fizycznie, bo trzeba jakby, no nie można sobie podzielić, można split screena, nie możemy sobie zrobić. Nie? Online też się nie da w to zagrać niestety. Nie rozdajemy tu padów, nie, ale rozdajemy postaci, jest dużo klimatu, są plansze, są figurki, którymi możemy sobie chodzić po planszy i dzisiaj chcemy udowodnić, że właśnie będziemy razem i dodatkowo jeszcze w tarapatach, nie? Połączą nas problemy dzisiaj. Generalnie będziemy w stanie zejść z tego fikcyjnego świata na 328 sposobów. Na naszym stole gra Nemesis Lockdown, czyli najnowsze dziecko wydawnictwa Awaken Realms. W tym momencie polskim dystrybutorem jest wydawnictwo Rebel. Słuchajcie, co będziemy tutaj robić? W pierwszej części Nemesisa byliśmy pasażerami statku, który borykał się z pewnymi trudnościami. Praktycznie nikt nie przeżył. Borykał się. Borykał się. Małe problemy. Zgłaszam pewne niedogodności. No lot, no można było... Nie, został chociaż... overbooking był po prostu, jeżeli chodzi o pasażerów. Dokładnie tak. Podobnie jak na Nostromo. Słuchajcie, to co teraz tutaj widzicie, to jest właśnie nasza baza. Baza jest podzielona na sektory. My jesteśmy rozlokowani w zależności od tego, kto kim na tej bazie był. Tutaj jest trzech panów, którzy są pracownikami. Może teraz przedstawimy swoje postaci tak pokrótce, kim jesteście? Ja myślałem, że to jest jakaś wykwintna, wiesz, podkładka podmiesza tutaj, cała plansza. Nie? Ale może być też, jeżeli chcesz. Tak. Nie niszczyłbym się. Zawsze podobały mi się te wszystkie elementy fizyczne wchodzące w skład pudełkowych wersji gier planszowych, chyba innych nie ma, ślicznie pomalowane.
Ja znam bardzo dużo kreatywnych bestii, jeśli chodzi o figurki, malowanie, Warhammer 40 tysięcy, także potrafię docenić kunszt, mam pewną skalę porównania, prześlicznie pomalowane są te figurki. To prawda? No, dają klimat. To prawda, więc jak już zabrałeś głos, jakbyś mógł przedstawić swoją postać. Kim jesteś? Jestem wartownikiem. Wartownik jest odporny na stres, a jego siła fizyczna i odpowiednie wyszkolenie to główna broń. Bazę zna na wylot i porusza się po niej niemal bezgłośnie. No chyba, że wtedy strzela ze swej giwery. Potrafi szybko ogłuszyć wroga i nigdy nie cofnie się przed wykonaniem zadania. A tak naprawdę kierowałem się po prostu, że mi się grafika podoba. No to prawda, grafika masz. Ale wiesz, że on nie ma tarczy? No wiem. Ale może sobie skombinować tarczę, wiesz, ma crafting, może sobie coś tam połączyć i może mu się uda coś zrobić takiego, nie? Tomku, proszę bardzo. No więc ja gram panem Mietkiem. Pan Mietek jest sprzątaczem, pan Mietek ma... To tyle, dziękuję. Super kłas, naprawdę. I jakby tyle, no. Jako, że przybrałem tę postać, ponieważ troszkę się majsterkowaniem ostatnio interesuję, więc jakby idealnie dla mnie. Dla wielu pracowników bazy to zwykły dozorca, a jedyne co potrafi to gruntownie posprzątać. To jednak tylko pozory, bo w rzeczywistości zna bazę na wylot. A każda awaria pomieszczeń nie stanowi żadnej przeszkody. W mig wszystko naprawia i wszystko działa jak dawniej. Potrafi nawet zmajstrować niezły miotacz ognia, a w kieszeni ma zawsze jakiś klucz awaryjny. Także nie przejmuj się tym, że wiesz, że sprząt. Ale ja się zupełnie nie przejmuję. Okej. Okay. Pan Mietek de facto prawda, rządził tą bazą, dopóki jeszcze dobrze działała. Bez niego ona by nie działała. I to jest prawda. To jest prawda. Ja z doświadczenia wiem, że jeżeli coś trzeba załatwić w jakiejś firmie, to idzie się do dwóch osób. Albo do sprzątacza, albo do ochrony. Niestety, tak to wygląda. Piotrze, kim ty jesteś? Dlaczego masz wartownika i sprzątacza? Ja jestem hakerem. Dla hakera systemy zabezpieczeń nie są żadnym problemem. Omija zabezpieczenia bezawaryjnie. Dzięki implantowi mózgowemu haker potrafi połączyć się, w sposób niewykrywalny, z systemem głównego komputera na bazie. Ponadto potrafi zmajstrować z elektrośmieci amunicję do swej broni energetycznej. Znaczy wiesz, mi się wydaje, że wszystko zależy od tego, jakiej ilości, czy odpowiednio użyłeś trytytek, bądź tak tej ma. Jeśli coś nie działa, użyłeś za mało. To ja chciałem tylko ci powiedzieć, że to całe studio to jest jedna wielka trytytka. Tak. A to jest doskonałe urządzenie. To nigdy już go nie rozbierzecie. Nie. To jest niezniszczalne. I bez zasilania, własny pancerz. Bez zasilania też będzie kiepsko, bo będzie ciężko zagrać. Będzie ciężko. Dobra, słuchajcie. Oprócz tego, że hakuję, bo jak sama nazwa wskazuje, to ponad to mam całkiem niezłe bronie i pod względem technologicznym właśnie mogę powiedzieć, że jestem takim edge runnerem. Będąc w klimacie, w ogóle widzieliście serial? Oczywiście, wróciłem po raz drugi do Cyberpunka. Jak każdy pewnie teraz. Inny playthrough. No, więc mam też jakieś implanty, mam nawet inteligentną broń. Implant, no. Także tu mam i tu. Mam inteligentny pistolet, słuchajcie. Jeżeli rozumiem, że nie pijesz już. Także jeżeli będziecie mieć jakiś problem z jakimś trudnym pytaniem geograficznym, z historii albo coś, to mój pistolet potrafi inteligentnie odpowiadać na tego typu pytania. Inteligentny pistolet. Skipi. Dobra, to o mnie. Ja mam postać ocalałej, ja mam postać kobiety, która przybyła do tej bazy ze statkiem, który sprowadził to zagrożenie. My jeszcze do końca nie wiemy tak naprawdę, co czyha. Będziesz grał heroiną. Jako jedyna zna słaby punkt istot czyhających w cieniu. Jest nieustępliwa i zdeterminowana, dlatego każda porażka staje się motywacją do silniejszego ataku. Ponadto potrafi całkiem zwinnie przemieszczać się szybami wentylacyjnymi. Taka trochę silna postać kobieca. Ja zaczynam oczywiście z wiedzą na wyższym poziomie niż wy, panowie, bo ja już jakieś doświadczenie mam. Czyli my rozumiemy, chcesz nam powiedzieć, że my jesteśmy na poziomie nie, takim? Nie, wy po prostu, to jest wiedza związana z obcymi, okay. Mogą być. Także... Na pewno twój pistolet jest mądrzejszy. To prawda. I z nim pogadaj. Ja na pewno jestem postacią, która może was wesprzeć w walce, ponieważ mogę mieć ogień osłonowy, potrafię rzucić się na obcego i im jestem bardziej ranna, tym więcej. Bardziej się mobilizujesz do walki. Barbarzyńca tacy. Tak. Berserkerka. Berserkerka, dokładnie tak. Low health, ale większy damage. Last cannon. A potrafisz robić taki wir jak w Diablo? Nie. Dobra, nie. Mamy cele w dłoniach. Wiemy, co tutaj się dzieje, jest plan awaryjny już uruchomiony. Myślę, że możemy rozpocząć rozgrywkę. Słuchaj, jesteś pierwszym graczem. Tak, Patryku. Tak jest. Więc ty będziesz podejmował decyzję w pierwszej kolejności, co robicie. Wy stoicie tutaj, jesteście w magazynie. W magazynie tak. Możecie tworzyć przedmioty. Tak. Co tam chcecie zrobić, chłopaki?
Jakie macie cele? Ja bym przeżył. Jakie macie cele? Ja myślę, że chłopaki w ogóle powinniśmy się poruszać raczej razem, bo będzie wtedy bezpieczniej i będzie mniej szmerów. To ja mam, jeżeli ja mogę, mam jedną tylko propozycję, ponieważ ja jestem tutaj, jestem odosobniony, a tu jest jeszcze ciemno, to moje umiejętności mocno was mogą wesprzeć w walce. Dać ci światło. Nie, myślałem, że liczę na to, że po prostu spotkamy się gdzieś w międzyczasie. Właśnie ja patrzę, gdzie jest najkrótsza droga. Ale czy po drodze możemy dać ci energię, żeby oświetlić ten sektor? Możemy. Ja myślę, że ja po prostu jak najszybciej pójdę sobie na tą wieczkę. Tutaj spotykamy się. Patrzę, że tutaj jest chyba najkrótsza droga, żeby się spotkać. Tak, chyba tak. Przez czyli do tego dążymy. Ale nie rozdzielamy się tak jak w horrorach, okej? Ale oni na początku każdego horroru mówią właśnie, ej, pamiętajcie, ale się nie rozdzielają. Nie rozdziela, a potem dokładnie tak. A potem samotna dziewczyna idzie wziąć prysznic. Tak, biegnie 300 na kilometr, a potwór za nią idzie powoli, ale dalej jest. Dokładnie tak. Okej, czyli jesteśmy za tym, żeby mimo wszystko nie rozdzielać. No bo chyba, że ktoś pójdzie sobie w lewo, a ktoś pójdzie sobie w prawo, nie? Ale ja bym sobie... Tak ja myślę, że Patryku, po prostu rozpocznij. Weź sobie 5 kart dobierz, żebyś miał 5 kart na dłoni. Chyba wszyscy powinni to zrobić. Każdy to powinien mieć, bo one tak. Się tak ja 5 kart już mam tutaj swoich przygotowanych. No dobra. To proszę cię bardzo. Okej. Tutaj? Tak jest, odrzucasz i teraz uwaga. Twoja postać wędruje sobie korytarzem tu. I tak teraz jest. Tak, rzucasz na szmery, czyli czarną kostką rzucasz. I zobaczymy, gdzie będzie dźwięk. Mam. Jest niebezpieczeństwo. Czyli szmery pojawiają się, proszę pana, wszędzie. Świetnie. Nie, ty nie możesz cudowny rozpocząć początek. Inaczej, nie? Ja czyli nie teraz mogę. Tak, jeden mamy w czwórce i w jedynce i tutaj jest... korytarz? Są korytarze techniczne, gdzie one są we wszystkich. W całej bazie się rozniósł dźwięk po całym tunelu. Świetnie. Klasyczny Royson. Brawa! Witamy. No więc... Potknąłem się o wiązkę granaty. Teraz, jeżeli mogę ci podpowiedzieć, bo ja chcę grać, żebyśmy wszyscy przeżyli oczywiście. No bo to jest oczywiście gra kooperacyjna. To nie trzeba mnie zapraszać. Prawie. Możesz tu zostać. Znaczy wy bardzo zaraz tego będziecie chcieli. Bo jeżeli ty tu zostaniesz, to nikt z nas, nikt z was nie będzie rzucał na szmer. Nie? Mhm. Może tak zróbmy. No. Tylko, że tu jest... Ale on nie będzie musiał spasować i skończy równie, że co chodzi. Trudno. Musi decydować. Nie? No wiem, no jakby to... Ale jesteście razem z nami, nie? Tak, tak. Oczywiście. Jestem bardzo pro. Tylko jest jedna rzecz taka, że tu jest ciemno, nie? Czy tam jest dość niebezpiecznie jest w korytarzu. Tak, mamy ciemność. Tutaj jest ciemność. Znaczy w korytarzu zawsze jest ciemność. Tutaj też jest zawsze ciemność. Tak, no tak, ale w tym momencie jakby poświęcam się dla dobra drużyny, bo jednak daję wam ten wolny wentyl. I wy przez to, że ja już jakby zrobiłem ten temat związany z hałasem, to wy możecie normalnym ruchem jakby, nie? To prawda. Będzie bezpieczniej, myślę. Tylko zastanówmy się, panowie, czy jest sens, żeby on te cztery karty po prostu kisił, bo on może iść dalej, wiecie, to jest mało czasu, nie? Ale i tak ale on razem. On może spasować i sobie na przykład odrzucić karty, których nie będzie chciał przytłużyć. Dobra, to decyduj ty. Ty jesteś tu ostatecznie. Pasuję, zostawiam. Odwracasz swoją kartę z jedyneczką, którą masz. Myślę, że będę sobie tę kartę. No już. I idę sobie oczywiście tutaj, odrzucam sobie to. I wchodzisz, tak? Tak, wchodzę. Dobra, czyli wchodzisz do jego pomieszczenia. Uwaga, panowie. Pierwsze pomieszczenie, które się pojawia, jest to system chłodzenia. Rozpocznij odliczanie do autodestrukcji, jeżeli skorzystacie z tego pomieszczenia. Więc jeżeli komuś zależy na szybkiej zniszczeniu bazy, to jest taka opcja. Będzie tutaj. Ja myślę, że to Royo tak zrobi. Będzie... To też w jego stylu. Nie widzisz, jak pięknie współpracuje z kamerą. Jest jeden przedmiot i to pomieszczenie niestety jest niesprawne, więc w tym momencie tego nie włączysz. Jakby co? Ja idę w waszą stronę, chociaż jest jeszcze taka opcja, bo jeżeli ja do was pójdę, to ten dół zostanie nieodkryty. Mhm. I będziemy. Czy idziemy tam potem razem? Chodźmy razem, będzie raźniej, fajnie. Dobrze, to ja... Myślę, że iść do szkoły, bo tam cię coś zeszło i tyle będzie z tego. Ty czekaj, ale ja... Tak niestety ale ja wszedłem, powinienem rzucać na szmery. Rzucaj, tak, rzucaj. Dokładnie. Rzucaj na szmery, to się idziemy dzieje. Tam, nie, ja pójdę w Explore, nie? I... Rzucaj. Jak wyrzucisz czwórkę, to już no, czwórka. Czwórka. No, czyli wchodzi, mam pierwsze spotkanie, ale to dobrze, bo od razu jest akcja, nie? Teraz tak. My tak. Bierzesz, wyciągasz z woreczka. Co tam się ale stało? Ale to lubicie, nie? Jak nagrywacie materiał, nie? Iwa na przykład siada jakaś akcja i mówicie, Jezu, dopiero co zaczęliśmy, już tyle rzeczy zrobionych. Nie, ale to jest fajnie, bo to od razu wchodzisz w imersję i pokazujesz, że ta gra jest niebezpieczna. A nie, że z tyłu głowy no wyszło jeszcze mamy raz. Taką sytuację, że dorosły. Mamy dorosłego. Likwidujemy wszystkie szmery stąd. Pojawia się tutaj obcy. Wy jesteście, to jest pomieszczenie, które jest... Jest dobrze. Jest dobrze, więc jest ty masz... Bo jest zasilany. No, dwie karty, jest więc... Spoko. Ja mam trzy karty, Marcinie. Ty masz trzy karty. Czyli a tu jest dwa, więc jest spoko, nie? No teraz słuchajcie, no to co? Na samym początku weźmiemy takiego, który jest przykucem.
To będzie taki bałucki, łódzki przykut. Przybliżenia są tak ładnie pomalowane. Bałucki przykut. Tak go postawimy, odzywa, żeby wszyscy widzieli. Proszę bardzo. O. To jest dorosły osobnik, który pełza. Tak jest. Tak jeszcze jest taki. I teraz, panowie, jest pierwsze spotkanie. Zanim będziemy tu rozpatrywać, czy on go walnął, czy nie, musimy wybrać kartę celu. Tak. Czyli ten już teraz. To już jest ten moment. To jest ten moment. I teraz zastanawiam się, czy iść w ogólne, czy iść w konkretne. Ja zastanawiam się, czy żeby być przyjacielem, czy żeby nie być przyjacielem. Dobra, słuchajcie, nie będę taki. Ja tą cudzą też poproszę. Ja ją od razu schowam, żeby tutaj się to nie... Poproszę uprzejmie. Żeby się to nam tutaj nie myliło. Ja mogę tylko powiedzieć wam, że ja wybrałem cel osobisty, jeżeli to coś wam powie. Ja również. Jako osoba, która przetrwała, mam swoje porachunki z obcymi i jakby to jest moje osobiste... Vendetta. Tak jest. Ja się waham między tym, co bardziej będzie pasowało do mnie, a tym, co może dać ciekawsze efekty. To jest niełatwy dylemat. Ale wiesz, kto powiedział, że to, co jest pod ciebie, nie da też ciekawego efektu? A ja zastanawiam się, który cel dla mnie będzie możliwy do zrealizowania. Ja nie patrzę, co ty masz na rękach, nie? Nie patrzę. Dobra, gdzie odrzucamy? Poproszę. Wybrałeś. Tak. Dobra, dziękuję. Jeszcze Piotr. Dobra, to ja wybieram tak, to możesz odrzucić. Dobra. Ty masz trzy karty, więc on ciebie nie atakuje. On na razie wyszedł i on się tylko rozgląda. To jest taki moment, że on tak... Powodzenia, panowie. Ja sobie teraz... To zabrzmiało... Have fun! Zostawiam was samych. Dobra. To jest... Marcin jest chyba w gorszej sytuacji. Ja jestem na razie w dobrej sytuacji. Ja sobie idę i ja idę do tego pomieszczenia, panowie. I teraz tak, to jest pokój łączności. Tutaj można wysłać sygnał. O. W pomieszczeniu są trzy przedmioty z czerwonymi kartami, czyli tutaj są przedmioty związane z bronią. I niestety mam niebezpieczeństwo, czyli w każdym tym korytarzu jest głośno. Się w sensie ja wszedłem do tego pomieszczenia i wszędzie słychać głosy. Czyli upuściłeś jakiś klucz francuski. Tak jest. I w tym się pojawiają, a tutaj już mamy, więc nie uzupełniam. Fantastycznie. Chciałem postrzelać trochę, ale nie będzie obcego. Nic nie poradzimy. Ale spokojnie, będzie jeszcze za chwilę pewnie, na następnej turze. Jeden ten, idę tutaj, bo mamy się spotkać, więc rzucam na szmery. Proszę bardzo. Cyk. Jest nic cisza. Się nie dzieje, jest cisza. Proszę, sprzątaczu. Przeszedł pan pozytywnie EKG w serce. To jest ten moment, w którym się zastanawiam, co powinien robić. Przyjść i strzelać z gwoździarki? Tak, możesz przejść, nie będzie tu szmerów, nie? A potem możesz nie po prostu... Nie będzie, bo już możesz, tak wyszmerowałem jak szmergiel, nie? Ja myślę, że wykorzystajcie to, że każdy z was ma broń i niech każdy chociaż po jednym strzale odda. Przejdę w takim razie, odrzucę. Odrzucasz dwie i idziesz na dwa pola. Dobra, więc teraz mamy sytuację taką. Tutaj jest cisza, bo stoi i wchodzi tu, powiedz bo mi tylko jeszcze stoją. Żółte pomieszczenia, po czym je rozpoznać? Żółte pomieszczenia będę miał, to jest czerwone pomieszczenie. Widzisz, ma taką otoczkę. Jak będzie żółte pomieszczenie, to ci powiem o tym. Dobra. Dobra? Okay. Dobra, to na razie. Dobra, ty pasowałeś, więc niestety czekasz i teraz jesteś ty. Ten, który najwięcej strzela, jakby został na koniec na ten i będzie teraz... Najlepiej mi to wyszło na razie. Ja myślę, że Roja teraz planuje, nie? I on tu jest dowódcą tak naprawdę, incognito. Proszę. I zaraz pokaże nam, jak się w to gra i jak się wygrywa. Ja myślę sobie, że tak, skoro jestem tu, to oczywiście pójdę do was, chłopaki. Wam pomogę po prostu, nie? Ty może strzelaj. Ja mogę strzelać, bo mam inteligentny pistolet. On też strzela. Nie tylko odpowiada na pytania, ale też strzela. Pytanie jak mocny w dyskursie jest obcy. Ja myślę, że nie przyszedł z nami rozmawiać, więc jakby co, to po prostu strzelaj. Dobra, to ja odrzucam sobie kartę i idę sobie tam, Marcinie. O, sobie idę tutaj. A to nie jesteś ty. Ty jesteś już w tym pomieszczeniu. A kto to jest ten? O, to Royson jest. No Royson jest. Tak, nie wiem, czy zorientowałeś się, ale od 5 minut śmiejemy się z tego. Dobrze, że ten pistolet masz. Strzelaj. Czyli za bardzo imersyjnie wszedłem w twoją postać po prostu, nie? Tak, to masz szczęście, że masz ten pistolet. To ja wracam z tą kartą. No. Dlatego kolory się zakłada. No właśnie. No. Dobra, to ja oczywiście strzelam. Odrzucam jedną amunicję. Teraz tak, ty masz inteligentny pistolet, dlatego że wynik zero też jest trafieniem. Też jest trafieniem. To rzucaj. To rzucam. Tutaj jest niestety, tu jest widno. Tu jest światło. Czyli to jest światło, przewagę. Więc rzucasz sobie jedną niebieską kością, proszę. No i dobrze, i to lubię, nie? Zobaczcie, co tu się dzieje. Pa, pa, pa. I co masz? Ja też chcę już strzelać. Dwa razy strzał. Masz jedno trafienie, a drugie możesz mieć, jeżeli odrzucisz kartę z ręki. Mogę tak zrobić. I pytanie, to jest myślę dobra rzecz. Odrzucam i mam dwa trafienia. Masz dwa trafienia. Jest. To słuchajcie, teraz musimy zobaczyć. Teraz musimy zobaczyć, ile ma życia. Tak. Ma 5. Czyli ma 3.
Czyli no, no to jeszcze mu trochę mu zostało. Jeszcze mu zostało, ale to więc zaraz... ja zapisuję. Piotrze, możesz strzelać. Ja mam jeszcze jedną akcję. Możesz strzelać jeszcze raz. Tutaj zostawiamy dwójeczkę, żebyśmy pamiętali, że ona. Albo nie strzelaj, zostaw coś dla nas. Bo tak, ty masz dużo amunicji, ty masz jeszcze trzy. Jemu gwoździ nie brakuje, ja mam 5. Strzelaj. Ale ja mam fajne modyfikatory. Strzelaj. Tylko pytanie, czy powiecie mi się zaraz skończy, a to jest trochę taka gra, w której brakuje amunicji. A nie można podać amunicję koledze obok? Można, ale można jeżeli masz też... broń jeżeli macie broń energetyczną... To dobra, strzelam. Strzelam i odrzucam. Dobra, odrzucam to i strzelam. Zobaczmy, co tam się dzieje. No to spudło, czyli... To jest spudło, nic się nie dzieje. No, nie trafiłeś po prostu. Jesteś, ten twój inteligentny pistolet chciał w dyskus wejść, a nie strzelać. No tak, chciał sarkazmem, a wypalił ironię. dokładnie tak. No dobra. Dobrze, Piotrze, no to teraz czekasz. Teraz idę ja. Ja sobie odrzucam jedną kartę, żeby pójść do tego pomieszczenia i dowiedzieć się, co to chciałem jest. Dobrze, panowie. Chciałeś jakby, jak zwykle. Perki mi jakby w celność nie poszły. Panowie, rozumiem, dla waszej rozumiem. Informacji, jest tutaj komora dekontaminacyjna. Ja bym wczytał. Aha, wy nie możecie. Tutaj można przeprowadzić... No oni brasy będą śmieszkować, to są poważne rzeczy. Przeprowadź procedurę dekontaminacyjną. Dekontaminacji. Możemy. W tym pomieszczeniu są trzy przedmioty w każdym możliwym kolorze, jeżeli was to interesuje. I mamy, drzwi się za mną zamykają, więc tutaj trzeba będzie to rozwalić, żeby wejść dalej. Kto ma demolkę? Jest, dobra. Mamy. No to takie pytanie retoryczne. Nie, to prawda. Wszystko w klimacie, nie? Tak. I teraz tak, ja do was demolka, nie idę, bo wy sobie poradzicie. Jesteście tam w trójkę, a na razie w dwójkę. No, my jesteśmy tu jeszcze z panem. Ja wiem, ja to rozumiem, ja to szanuję. My jesteśmy w trójkę z nim razem. Rzucamy na perswazję. To mam do was iść? Pomóc wam? Będę mógł dać jeden strzał. Ja mam tylko trzy gwoździe, więc masz trzy gwoździe, dobra. To ja w takim razie odrzucam, ja do was idę. Tutaj nie będzie żadnego hałasu. Proszę, teraz ty. Pokaż, jak gwoździarką się eliminuje brudy z bazy. Gwoździarka była w kolejku. Dobra, była w to tak, jeden, strzelam i strzelaj. Gdzie to odłożyć? Tu. Tak, zużywasz. Moja i słuchaj, to jest pomieszczenie, niebieska które jest, tak, rzucasz niebieską kostką. I cyk, proszę bardzo, jak odrzucisz jedną kartę z ręki, to zadasz jedno obrażenie. Dobra, to zadaję. To zadasz jedno. Yes. Dobra, to obcy ma 3 i słuchajcie, sprawdzamy jak jego stan zdrowia. Ma 4 życia, czy jeszcze zabrakło, żeby go dobić. Rozumiem, w ten sposób. Dobra, będę to strzelał strzelaju. Jeszcze raz. No bo strzelaju. Mamy zginąć wszyscy na początku. To też... żebyś trafił. No i tyle. Okej, okay, to nie udało się. No, co szybki ten obcy jest. No to Piotrze, teraz ty możesz jeszcze coś zrobić. Czy ja będę mógł wejść do gry? No teraz masz zaczynam pasa. Z każdym kwadransem zaczynam żałować swojej pierwszej decyzji. Ale źle się bawiłem. Nie, ja się zawsze świetnie bawię sam. Jesteś bezpieczny. Patrz, jak się pocicie. Zatrzymał się na schodach i... Tak, nie, to ogromna zaleta być bezpiecznym. Największy twardziel został z tyłu. Braku wiedzy. Największy twardziel został z tyłu. Tak panowie, no to ja, mi nic nie pozostaje nic innego jak... ja to trzymam plecy. Wykorzystać ten ostatni nabój. Robię to dla was. Jasne. Chciałbym, żebyście... Strzelasz sobie w głowę. Jasne. Tak się bawiłem. Były takie groteskowe. Nie, ale wiecie co, ja strzelaj, ja atakuję. Tak. Świetny pomysł, tym bardziej, że jest prąd, jest widno. Odrzucam ten jedną amunicję. I moja inteligentny pistolet strzela. Jest widno, fajnie. Cyk. Jest teraz tak, może pięknie. Nie możesz odrzucić nie mogę, karty, ale jeden wchodzi. Jeden wchodzi, więc słuchajcie, obcy ma 4. Obcy ma 4, sprawdzamy. 2 i padł. Jest. Pięknie. I teraz słuchajcie, ten obcy pięknie. Został widzisz? Zabity. I na jego miejscu pojawia się truchełko, czyli jego trupek tu jest. I uwaga, i możemy obiekt, zbadać to jest obiekt ciężki, więc jeżeli ktoś z was by się zdecydował go zabrać, to musi włożyć w rękę. Mam taką możliwość na badania na przykład. Na badania na przykład, na tak. Badania. Tylko jeszcze nie wiem, gdzie jest laboratorium. Tutaj jest ona. Znajdzie się, słuchajcie, spokojnie. Badamy po to, żebyśmy odkryli słabość obcych. Pierwszą znamy, czyli jeśli karta ataku dorosłego osobnika to czyhanie w ciemności, można zignorować efekt w ciemności widoczny na tej karcie. Tak, my znamy, ale nie mamy jakby... Ja mogę. Ty możesz tylko w tym momencie bo ja mam skorzystać. Poziom 3. Jeżeli ktoś z was dojdzie do poziomu 3, to wtedy możecie korzystać z tej cechy. Z tej cechy. Wtedy wy wiecie jak... Z całego bonusu po prostu. Tak jest. Jeżeli będziecie na 5, to wtedy będzie można skorzystać z kolejnej karty. No to tu jest piękny element RPG. Jest. To jest perkowe strasznie. Zabiłeś, nie możesz już nic zrobić, więc twoja druga akcja to jest pas. Więc odwracasz kartę pas. Ja jestem no to ja do was teraz. Wpadłem i miałem desperacki atak. Chciałem wam pomóc, chłopaki.
Ale no, teraz, ale teraz się inteligentny poster zrobił robotę. Teraz już nic więcej nie mogę zrobić. To możemy odrzucić już, nie? Bo to już nam nie przyda się tam. Czy iść, bo mogę też odkryć dla nas. Bo tak będziemy szli, prawda? No tak, bez pustych przelotów, no to jak słuchajcie, mama mówiła, gdy człowiek nie ma, nie ma, nie możesz, zanosi. Idziemy, słuchajcie. Uwaga, cyk. Tutaj mamy archiwum, a w archiwum możemy zdobyć wiedzę. O obcy. Przedmioty mamy jakieś? Tak, jest jeden przedmiot. W trzech kolorach jest jeden. Czyli uniwersalny. I niestety zamykają się za mną drzwi. Także demolkę będziesz musiał użyć w inny sposób. Nie, przepraszam, zwizualizowałem to sobie. Cześć chłopcy, chciałem wam pomóc, a już zrobiłem wszystko. Są ja pójdę sprawdzić. Koniec, tak. Kto to był? Nie, bo to jest tak. Ej, ty go znałeś? Ty ktoś od was? Sprzątaczu? Pamiętacie ten żart, jak wchodzi facet do, ślepy facet do tramwaju? Nie zamykam. Okay. To tu było tak samo, nie? Druga moja akcja to jest pas. Dobra. Teraz jeszcze ty. Zostawić jakieś karty? Ja chciałem tylko do kamery jedną rzecz powiedzieć, bo zostaliśmy na początku nagrywek poproszeni, żeby zbyt często nie burzyć czwartej ściany. Jak widać, nie udało mi się. Znaczy, nie udało nam się, ale mi się wydaje, że to pokazuje, jak się można fajnie bawić w tę grę. Ale spokojnie, obiecuję, będzie klimat. Łogo, powodzenia. Ale nie, ja myślę, że to jest prolog, nie? Bo to jest najpierw etap integracji przy stole, a teraz za chwilę będzie klimat w tej grze. A potem będzie krew, pot i łzy. I rzeźnia. Grzytanie zębów. I rzeźnia. Dokładnie. Rzeźnia. Dobra, słuchajcie, przechodzimy do fazy wydarzeń. Aktualizacja toru czasu. Przestawiamy i słuchajcie, czerwony wyłącza nam teraz prąd w tej strefie. A, czyli już nie jest bezpiecznie. Już nie jest aż tak bardzo bezpiecznie. Nie usuwamy przez to znaczników szmerów. Ty jesteś pierwszym graczem, więc wyciągasz sobie żetonik. Tak. Jeden. Jeden. Moi drodzy, dowiadujemy się, co się dzieje. Moi drodzy. Jak Roy losuje, to zawsze dorosły osobnik. Dobra, włóżcie ten żeton... Na propsie, dorosły osobnik. Nie? Dorosły, świetnie, nie, boss, matka. Włóżcie ten żeton z powrotem do woreczka, wykonajcie rzut na szmery w kolejności rozgrywania za każdego z graczy. Ale czy może wyjść ktoś, nie? Może wyjść. Czyli on wraca i losuje. Czyli rzucacie na szmery, czyli najpierw Patryku rzucasz czarną kostką. Rzucaj. Czarna była. Tutaj macie. Okej, na szmery, moi drodzy. Tylko rzuć dobrze, nie? W imię świętego kardiologa. Zero szmerów, please. Co mamy? W czwórce. Czwórka. Ty stoisz tutaj, więc czwórka jest tu. Okay, proszę. Dobra. Gorzej. Piotr, rzucasz. Dobra. Piotr. Ja dobrze rzucę. Jasne. Dobrze rzucisz. Rzucić czwórkę? Rzuć czwóreczkę. Jedyneczkę. To jedyneczka macie tu. A nie tam niżej? Nie, bo Piotr stoi w tym pomieszczeniu. A, bo ty, dobra, dobra. Zielony. Ja mam dwójkę. Zielona koszula, dobra. Ja mam dwójkę. Tutaj. To teraz lepiej, żebym ja wyrzucił nic, ponieważ najlepiej opcje, ciszę. Opcje się skończyły. Najlepiej ciszę, tak. Czwórka, no, czwórka niestety. Niestety jest czwórka, więc niestety musisz teraz ty wyciągnąć z woreczka. Nie masz kart na dłoni. Ale to standard tej grze, jakby oni nas zaraz otoczą. Niestety, także odrzucamy spoko. Ten żeton. Mamy dorosłego osobnika. Nie, po tym mnie przerażał ten skaner i tylko pip, 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 pip. No, straszne to było. Usuwamy wszystkie szmery, proszę bardzo. I idzie. To teraz słuchajcie, to żeby nie było tak kolorowo, to postawmy sobie takiego. Też jest straszny. On tu nie ma miejsca na niego. A tu patrzymy się sobie. Tak. No i niestety on będzie teraz, zobaczymy, on cię zaatakuje. To wraca? Ponieważ... To nie wraca? Wraca. Ten żetonik tutaj zostaje. Zostaje, okay. Tak, tak, bo to jest jakby cała kolonia, która jest w bazie, nie? Cały zasób. Ładna siatka. Proszę pana. Czyhanie w ciemności. Otrzymujesz jedną głęboką ranę. Plus dodatkowo, że jest ciemno, jeśli masz trzy głębokie rany, to umierasz, ale jedną głęboką ranę, czyli dobierasz sobie stąd. Cudownie. I co tam się stało? Odwracasz i mówisz, że jaką masz... Okay, porównywaliśmy ilość kart? Nie ma żadnej karty, więc porównywaliśmy. Całe ciało, dobierasz kartę akcji do czterech zamiast do pięciu. Czyli dostałeś bebechy ogólnie. No. Kopa w żebra. Kopa w żebra. No dobra, słuchajcie, więc teraz mamy ale sytuację. Ale możesz się wyleczyć. Jest koniec rundy, że znacznik pierwszego gracza ląduje u ciebie. O, każdy tak. Z was dobiera do pięciu kart, żeby miał na dłoni. Ty do czterech. Nie, czyli jak ja mam cztery, dobieram trzy, jedną. Cztery. Dokładnie. Pięć, tak, no bo nie odrzuciłeś. Pięć. A ja sobie wezmę. No ale dobrze, masz dobre karty. No i Piotrze, ty zaczynasz, proszę bardzo. Nie musimy za wszelką cenę walczyć z obcymi, pamiętajcie o tym. Można przed nimi uciekać, tylko wtedy też się dostaje po plecach, nie? No ale tak, tak. To wiesz, potencjalnie. Pytanie co jest... Ale ja czuję, że będzie dobrze. Panowie, ja bym uciekł, ja bym uciekł, bo po pierwsze tak, nie mam już mojej inteligentniej... Mój pistolet jest na tyle inteligentny, że nie może sobie wygenerować kolejnej amunicji, więc jestem pusty, jeżeli chodzi o amunicję. A jestem pełny i mam super bonusy. Więc może ja po prostu... Ale nie, jak ucieknę, to mogę dostać. A, bo ty chcesz uciec, ten ledwo żyje, a ciebie nikt nie zna.
Tak, tam mnie nie ma nawet. Jestem jedyną osobą, która ma duży magazynek. No. I demolkę. To prawda, no. No bo oni zrobili swoje, a ty tam czekałeś w korytarzu. Na klatce schodowej. Już? Jeszcze nie? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie, poczekaj. Trochę tak. Jaki mam cel? Odrzucam tę kartę, więc... Jezu, dobre. Odrzucam kartę, więc sobie idę tutaj, ale rozumiem, że on mnie teraz będzie atakował. A, przepraszam, prawda? Kto zabił tego obcego? Piotrze, to ty masz w ogóle poziom wiedzy o 1, ci wzrasta za zabicie obcego. Dziękuję bardzo, miło, że o tym pamiętałeś. Nie, nie lutowałeś? Nie sprawdzałeś nagród? Dobra, on teraz, cię będzie atakował. No trudno. On cię teraz atakuje. Nie ma dorosłego osobnika, więc cię nie atakuje. A taki ręce się nie rzucasz na szmery. Tak, dzięki. Że po prostu jakby... Kto z nim gadał wcześniej, żeby mnie nie atakował? Twój pistolet. Trzy. Wszystko będziemy na niego zwalać. W trójce niestety... czekaj, gdzie jest trójka? Tu jest trójka. Dobra, nie, to pomieszczenie spojrzałem. Dobra, dobra. I masz jeszcze jedną akcję. Mam jeszcze jedną akcję. Możesz przeszukiwać, jeżeli masz kartę przeszukiwania. To jest kontaminacja, tak? Tak, tutaj na razie nie znam... Tutaj mogę się ewentualnie tam leczyć, skanować sobie te skażenia. Ja bym przeszukiwał. Dobra, to zmniejszamy poziom przedmiotów o jeden i teraz możesz wziąć z któregoś z tych trzech, bierzesz dwie karty i zostawiasz sobie jedną. No to oczywiście biorę sobie przedmiot. Bo tu może być amunicja. Może być amunicja. Może być amunicja. Bierzesz jeszcze jedną. A, spoczko. Jeszcze jedną! Dwie bierzesz dwie i wybierasz. Ale ja już wiem, co wybiorę. Tak, ja wybiorę tak, to że pod, tego na razie nie biorę. Suń pod spód. Nie musisz mówić, co wziąć, pamiętaj. Nie muszę, ale, będziecie widzieć, bo to jest do rączki, prototyp strzelba, amunicja. Zawsze zadajesz co najmniej jedno obrażenie. Proszę. Z wyjątkiem wyrzucenia. Masz jeden amunicję. Jest jedna, ale już jestem... Ale jak już strzelisz, to grubo. Dobra, ja robię to szybko. Ja przeszukuję pomieszczenie, jest teraz zeróweczka. I mnie interesuje co? Ja mam amunicję, na razie mam amunicję, więc ja sobie poszukam przedmiotu do leczenia, żeby w razie czego móc wam pomóc, panowie, bo ja z mojego doświadczenia na statku Nemesis wiem o tym, że to jest potrzebne, żeby mieć na przykład... Coś tam wziąłem do sprawdzenia sobie czegoś, dobra? I uwaga, drugie, tego nie potrzebuję, bo tego tutaj nie mam i tak, dwie akcje i używam archiwum. I archiwum pozwala mi teraz zdobyć dwa punkty wiedzy i aktywuję sobie rzetel, że już więcej z archiwum nie skorzystam w tym momencie. Rozumiem, czyli w tym momencie, a tylko że musi, tak, żeby odkryć to trzeba przebadać. Spadać. Tak jest. Zabierzemy zaraz truchu, jak sobie poradzi sprzątacz z obcym. Ja z tym nie będę walczył. Ja chcę walczyć. Ja po pierwsze wywalam te drzwi, mam demolkę, więc je rozwalę. Nie ma znaczka, że nie ma. Czyli rozwalasz te drzwi, one będą zniszczone. Nie? One są popsute. O. Niestety nie otworzą się tak. No i generalnie uciekam, używając kartę. Mhm. Tutaj, to jest pytanie, czy mnie pochlastał po plecach, czy... Ale ty naprawdę nie chcesz strzelać? Nie. Ale wiesz, że jakby fajnie jakbyś strzelił, tylko że on ma jedną amunicję tylko. Nie, ja mam już głęboką ranę jedną. No tak. Rozumiem. I mam mało kart. Możesz mieć trzy, jeżeli będziesz miał czwartą, no to... Słuchaj, no to co, no to dowiemy się, co się stało. Dorosło, on cię zdrasnął. Otrzymujesz jedną powierzchowną ranę i jedno skażenie, o które pytałeś, więc już skażenie będziesz miał. Czekałem na to. Więc bierzesz sobie kartę skażenia. Wiesz jak to było, to proszę. Zaczekaj. To sobie na 100 kart odrzuconych teraz. Tutaj. Fuj. I tak, dostajesz powierzchowną ranę. Tylko ci zaznaczę, masz powierzchowną ranę. Takie bazury, tu takie dziury przy... Jeszcze zakażenie w bonusie. Nie, w porządku. Jak u Tarantino, wiesz. Nie, fajnie, że przetrwałeś to jakby kłas, więc jakby szanuję. Okej, okay. Odrzucam kartę, uwaga, wchodzę. Dzień dobry. Dzień dobry. Bierzesz go. Odpalam ogień. No to już. Poczekajcie. Pistolet maszynowy. Poczekajcie, na szmery nie bo jest obcy. Jest? No tak, jest na spotkanie. Jest obcy. Szmery nas nie dotyczą. Szmery to ten. No i teraz rzucasz kartę i walisz z niego, co czym popadnie. Tak, niestety jest ciemno, więc będziesz rzucał I teraz tak, czy ja mogę wyrzucić wszystkie karty, żeby zwiększyć ilość strzałów? Nie. Nie. Dobra. Nie. I twój pistolet pozwala ci rzucać dwoma kośćmi, jeżeli tak, tego chcesz. Dokładnie, jeżeli odrzucisz dwie amunicje, rozumiem, tak? Oczywiście. No to rzucasz, proszę bardzo. Czerwone dwie kości idą w ruch, strzelasz. Dobra, to tego zaznaczymy nie mu życie. No i mamy dwa trafienia. Są dwa trafienia. A jest jeszcze dorosły. Dorosły, no to a, chyba, dorosły też dostał. To też jest chyba trafienie. Czyli masz trzy trafienia. Jeżeli no i pięknie, tak, zgadza się. Mamy trzy trafienia. To ładnie zakosiłeś go. No to co, patrzymy? Taki był plan. Patrzymy? Patrzymy. No. Chciałem powiedzieć, że on zwiał. Nie! Wystraszyłeś go! Nie! Znaczy, no dobrze, bo nie będzie nas gonił. Wystraszyłeś go taką serią. Tak, i teraz musimy przeczytać. Ale wolałem pływać w jego jusze. Musimy teraz, on ucieka do jedynki. Skoro uśmiechasz, uwaga, tutaj dobiegł, do jedynki. Wygoniłem go do kłaza!
który przed nim ucieka po drodze dostaje cię. Ta gra jest zajebista. Ta gra jest cudowna. Przeląk się twoim. Naprawdę, kitary. Przepraszam. Ale... Ty też się śmiesz, ty też tu jesteś. Wiesz, nie, wiesz, Kłas, jest coś takiego jak karty celów, wiesz? To co, wszyscy w niego łowi na pitalamy, co? Chłopaki? W obcego. Nie, pierwsza moja akcja, bo to się dzieje akcja, panowie. Akcja jest naprawdę akcja. Dużo filmowych akcji. Jest dużo. Określonych tutaj. Kartką papieru. Super. No, i plastikiem, nie? Takim na poziomie. Strzela moim prototypem strzelby. No, zawsze zadajesz co najmniej jedno obrażenie z wyjątkiem wyrzucenia pustej ścianki. Jeśli wyrzucisz strzał lub dwa strzały, zadajesz jedno dodatkowe obrażenie. O kurde. No to rzucasz kostką, proszę, i jedziesz. No. No dwa strzały mają być. No. Jest dorosły. Jest dorosły, więc zostaje jedno obrażenie mu wpadło. A tu nie wchodzi. Czyli jedno obrażenie mu wchodzi, czyli on ma już w tym momencie 4 obrażenia na sobie. Tak. 4 obrażenia, patrzymy. No, no. Ma 5. Czyli jeszcze. Próbujcie, chłopcze, próbujcie. Mam jeszcze pociski. No. Ja niestety już nie mam. Koniec. Amunicji, ale mam jeszcze jedną akcję, chciałem przypomnieć. Czy macie baterię? Powerbank. Czy? Czyli nie możesz, ale to jak nie możesz. I taki slow motion, rzucasz baterię, a ja. Nie, debilu, to miał być. To miał być paluszki! Pa, nie. 9. No dobra, to w tej sytuacji ja mogę walić wręcz, ale to chyba bez sensu, bo masz amunicję zaraz, więc ty. A ty, gdzie ty jesteś, Marcin? Ty nie. Gdzie ty no jesteś? Ja miałem do was wrócić, rozwaliście drzwi i chciałem do was przyjść. No. Tak, specjalnie otworzyłem. Dokładnie tak. A on spierdzielił w drugą stronę. Panowie, to ja nic w tej sytuacji nie zrobię, a... No nie, zostaw ich tam. To było chodź, takie unlucky, nie? Chodź do mnie, zostaw ich tam. Wiesz co, ja mam trochę amo, chciałem im pomóc, nie? Ty masz amo, a ty też masz to na amo. My też mam, no, my sobie poradzimy. Aha. A oni to już są skazani nas, wiesz... Jezu, to tak pamiętam, jak graliśmy w Ryzyko i albo w Wormsy, nie? I kolega, ej, no chodź, jakiś sojusz, nie? Dam ci tam darmowe bilety na Paintball z Rojem, nie? I tak przekupywałem wszyscy już na swoją stronę. Widzę, że chcesz zrobić coś. Okej, dobra, to ja odrzucam kartę. O! I wracam się. No dobra, to patrzymy, co się dzieje. Cyk, czy pana? Patrzymy. On będzie ciebie. Tak. No wiem, zaczekaj. Nie zaatakował cię. Jest. Fajnie, że mi tam zostawiliście. Co ja mam zrobić, panowie? Bo ja nie I rozumiem. Tak bym ci nie pomógł, Kłas, bo ja nie mam amunicji, nie? Ja wiem. Mógłbym walczyć wręcz, ale pewnie bym dostał niezły łomot, więc. A kto w końcu gra, że jesteśmy drużyną, tak? Także tak. On już zrozumiał, że nie. Jest wręczna cisza. Tak, zrozumiał, że nie. Tutaj walczymy o przeżycie. Ja odrzucam jedną, to i idę tutaj, ponieważ wy tu jesteście, więc nie rzucamy na szmery. Ja sobie zrobię przeszukanie, więc ten ostatni przedmiot, który tutaj jest do przeszukania, ja przeszukam. I ty możesz sobie brać tylko z żółtych, proszę. Czyli tak raz i z dwa. Żółtych, tak. Ja sobie proszę. Zobaczę, co tam jest. A w żółtych mogą być co? Jakieś takie rzeczy, które z których użytkowe raczej, nie ammo. Tak, tak, tak. Bo pewnie oczywiście tutaj to jakieś apteczki, to by się apteczki. Uśmiechnęło do Kłaza, nie? To prawda, bo ty masz ile ran głębokich? Jedną. Jedną. A to już jest dużo. Ogólnie. I skażenie. Bo ty masz... Nie, tak. I skażenie. I skażenie jedno. Ale słuchajcie, skażenie to może mieć dużo. Spokojnie. Okej, okay, okej. Okay, to się nie martwmy. Okay. Tak, tylko ja już mam jedną ranę, która sprawia, że mam tylko 4 karty w ręce i jedna z nich może być skażeniem. Proszę. Wspaniale. To, nie to może dzięki Kłasowi będziemy mogli zademonstrować, wiesz, rentgen. Myślę, że nie tylko przez niego. Myślę, że on jeszcze z dwa skażenie będzie nam oświetlał drogę, nie? W ogóle będzie, wiesz, taki będzie skażony, że będzie oświetlał to. Dobra, korytarze. No ja nie mam za dużo opcji. Nie ja masz. Z gwoździami strzelać do tego ja dziada. Ja myślę, że możesz go już dobić, tak. Myślę, że jest mam duża takie, szansa. Tylko taką jeden. Nadzieję. Jest duża ale szansa. Musisz odrzucić kartę, żeby strzelać. Odrzuciłem kartę. Odrzuciłem. No rzucaj. Nie, no. Nie, czerwoną. To jest ciemne. No jak? Niestety nie. A, okay. Niestety nie. Teraz... Jak on zajebiście tak stoicko informuje o takich chorych rzeczach. No, niestety nie. Niestety nie. Wiesz co, ale... ja uwielbiam taką scenę, nie, na pewno oglądaliście film Drive. Oczywiście. Tam jest taka scena, że ten zły typ wchodzi do tego przyjaciela, głównego bohatera, do warsztatu i prościna mu rękę brzytwą. I robi to w taki sposób, że ściska mu dłoń i z uśmiechem na ustach to robi. Uwielbiam takie sceny. Tak, tak. Kontrast totalny, emocjonalne takie wypaczenie. I on będzie to robił to samo teraz, ten obcy, z tobą, także jakby, no, moje gratulacje. Tak, ty z tą psikawką, nie taki olbrzymi Piotr, a ty... Liczysz na naprawdę ciężką konsternację, nie? Obcego. No nie, ale nie, trzymam kciuki oczywiście za kolegę. Proszę. Znaczy pytanie, czy ja na przykład muszę coś zrobić jako drugą akcję? Jeżeli nie chcesz, to musisz zrobić pas.
Niestety to, nie będę robił już niczego. Pas to też jest akcja w sumie. Pas jest ostatnią akcją, którą zrobisz w tej rundzie i na pewno w tym momencie, jeżeli on nie ucieknie z powodu różnych... Znaczy poza rojem tak naprawdę i tak się zaraz ta runda skończy de facto. Pytanie, czy Roja może przyjść i go dobić? No Roja ma trzy. No kurde! No da to tylko czekam. Pytasz dzika? Jest szansa, że jego szansa... zabije, zanim cokolwiek się wydarzy. Tak, więc jak zrobisz teraz tak pas... Tak chcecie właśnie uratować. Zrób dobra, pas i tyle. Będę pasował. Ty pasujesz. Dobrze. Teraz twój ruch. Dokładnie. To idę w drugą stronę, tak? Ale to byłby chłopski obłok. Jest, no ale, nie, to, ale tak, ja do tego zachęcam. Nie, ja mam coś takiego, że ja się prędzej poświęcę, niż poświęcę innych się. Dobra, dobra. Ja idę z nim. Co możesz zrobić? Nie, serio, zapytaj kiedyś karczmarza, co zrobiłem w sesji Warhammera 40 tysięcy. Więcej nie powiem. Ja kiedyś tam czytałem o tym, coś mi się tam przemknęło. No. Dobrze, to co? Strzelamy, odrzucam, nie muszę marnować, bo jestem... Nie, musisz nie jestem. To musisz pójść. Muszę pójść. Przejść najpierw, dobra, wrzucam, przechodzimy do gnojka. Jesteś tutaj. Tupu, tupu. Jesteś tutaj. Okej, strzelam. Karta. Mhm. I co, dwoma czy jednym? Dwoma. On ma cztery rany, jakby co? Bo ty jak jest szansa, że już może odrzucisz. Nie trzeba. Ale jeżeli nie trafisz kostką, no to jest ciemność, więc nie, jest wolę mieć czerwonymi, pewność, nie? Chcę uratować Kłaza. Proszę. Odrzucam dwie. Nie, jedną. Jedną, tylko dwie amunicje chyba, tak? Tylko dwie ty masz, bo ty masz coś dwie takiego? Dwie amunicje, tak, mam do wyboru, jedną albo dwie amunicje. Ja chcę dwie, czyli... Gdy... Maszyna wytryb włącza. Dwie sztuki amunicji, dwie kostki. Tak jest, o dwa strzały. No. Ale to już za wczasu możemy. To od razu dwa. Gdzie dajemy tę amunicję? Dajcie mi, ja do mnie, do magazynu, żebyście sobie Marcin teraz potem... Marcin, tak, żebyście potem sobie nie dorzucili. Jak w Monopoli pieniądze z banku. O, zubożony ura, jedziemy. Dostaję jedną ranę. Jest dorosły i takie nic. Takie nic jest, no. Jest pięć. No to jak? Jak myślisz? Napięcie? No niech już jedziemy, nie, no bez jaj, no. Ucieka. Ucieka! Ty wystraszysz ich! Znów go wystraszyłem! No ucieka, dowiaduję się, gdzie ucieka. Gdzie ucieka? Do pomieszczenia numer dwa. Tam gdzie kłas? Tutaj, no, gdzie korytarze. On jest w tym pomieszczeniu teraz. No tak. Nie, ale nie, sytuacja jest okej, bo teraz już nie walczymy z nim, nie? Jestem optymistą. To jest agresywny optymizm. To jest agresywny. Źle, ale... jeżeli jesteś zielony optymizm. I nie masz... Ja mogę wziąć tego to ciało, ja mogę nieść, bo mam luźną rękę. Ale nie chcę, żebyś wziął. A, dobrze, to powiesz, proszę. No proszę, to odrzucisz. Luźną rękę to ma kłas, bo nie czuję. Ja pierwszą rzecz, którą zrobię, panowie, ja pasuję w tym momencie. Ja pasujesz? Tak. Dobra, ja też pasuję. No tak, amu nie masz. I zostaje z kartą. Ty spasowałeś, zostałeś, ty też spasowałeś? Nie. Ja mam jeszcze jedną amunicję. Masz jeszcze jedną, możesz coś zrobić, no. No nie, nie mogę w niego strzelić, bo nie jesteśmy... Masz jedną kartę, nic nie zrobisz. Nie, to jest cel. Mhm. Nic nie zrobisz, nic bo nie masz zrobię. Jedną kartę. Nawet nie mogę jej zużyć na wejście do pokoju. Co masz z potworem? Na tej karcie? Czekaj, pomieszczenie jest zepsute? Nie jest zepsute. To mogę użyć przeszukania przecież. Możesz użyć przeszukania. No, za darmo, no tak. Możesz za darmo przeszukanie i nie jest pomieszczenie zniszczone. No to przeszukujesz, tak? Przeszukujesz sobie, które chcesz. No to cyk, odrzucasz. No chyba amunicję, nie? Szukaj amunicji, bo ty potrzebujesz strzelać. No. Jeszcze jedna i wybierasz sobie jedną. Okay. Nie musisz nam mówić, co tam jest, ale... Ale możesz. Ale my mogę, bardzo lubimy słuchać, co dostają inni gracze. Nie, no powiem, to też, żeby widzowie słyszeli. Czy wiesz, jak to się robi? Ej, słuchajcie, znalazłem... No to chyba tak w sumie w tej grze, nie? W sumie tak, nie? Ja myślę, że to jest taka... Ej, ziomek, bardzo tak, zlutowałem, jak nie? Jak tak zrobisz, to się szmery pojawiają we wszystkich korytarzach. Tak, wszystkich, tak, dokładnie. Ale... Znaczy możesz, ale nie nawet musisz windzie, tam ukazywać. Słuchajcie, no... Pilot do drzwi. Wykonaj ruch i zamknij drzwi w korytarzu, przez który się przemieściłeś. O, proszę. Coś i tak zamknąć wam przed mordą te drzwi tam, nie? Super. Przyjaciel roku. Latarka. O, latarka jest spoko. Odrzuć jeden znacznik użycia z tego przedmiotu, a mam 3x3. Możliwe użycia, aby użyć kości przewagi podczas wykonywania akcji strzału lub zignorować efekt w ciemności, super. Który cię dotyczy. A to się w zaistniałej sytuacji może nam przydać. Latarka daje ci dwie opcje, nie? No. To spoko, będziesz mógł wziąć karty przewagi i strzelać. Także ja na pewno wybieram latarkę i wdrożę się jeszcze w jej... Piotrze, włóż to pod... Dobra. A przepraszam, no, mogłem sam wsadzić. Nie, ale my tam albo, bo mam tak, albo wiedza, 5. Po dobraniu karty ataku nocnego łowcy. Ale musisz mieć 5. Ale musisz mieć 5. To musisz być na 5. miejscu. Na 5. No i musisz to wrączkę to jest, wziąć. Proszę nie? bardzo, to, wrączkę są, to jest twoja bateria do latarki. O. Słuchajcie, przechodzimy czyli do fazy wydarzeń. Pas. Jest. Wystrzelenie kapsuł SWC nie następuje, bo jeszcze nie doszliśmy do tego. Aktualizacja toru czasu. Znowu przechodzimy i winda jest, uwaga, winda jest wyłączona. Wszędzie już jest ciemno. Dlaczego nawet ja zawsze słyszę wystrzelenie WC? WC? No bo te się rakiety nazywają EWC, nie? SWC. SWC.
Uwaga, panowie, to tak. Dorosłe osobniki się przemieszczają do pomieszczenia numer 1, więc on przebiegł tutaj. Tutaj. On dalej biegnie. Ewidentnie się boi nas. On dalej biegnie. Albo idzie po mamę. On jest mocno ranny. Mama! Pobili mnie! Po brata poszedł starszego. Tak, jesteś u pani, nie? Wyobraź sobie, jak on wygląda, jak wygląda jego mama. O Boże. No, nie, ja te wiem. Matki są. Ja wiem. Panowie, uwaga, gniazdo. Jeśli gniazdo zostało odkryte, nie odczytam. Czerwone pomieszczenie. U mnie jest znacznik szmeru w każdym korytarzu prowadzącym do pomieszczenia z postacią, w którym go nie ma. A wszędzie mamy zgaszone światło, prawda? Tak. Czyli u mnie jest znacznik szmeru w każdym korytarzu prowadzącym do pomieszczenia z postacią. Pik. Ale dopóki jesteśmy razem, jest szansa, że ich nie aktywujemy jeszcze. W każdym korytarzu. Jeżeli wy przejdziecie tu, to nie. Ale tak, nie, no. To jest jedyna opcja, nie? Kolonia nocnych łowców. Piotrze, musisz wylosować żeton i zobaczymy, co. Z przyjemnością co to zrobię. Lubię ten moment tego takiego dreszczyku. To są. Oni się nazywają nocni łowcy. Kurde. Bo oni są silniejsi jak ciemni. To jest w stylu Night Stalkers. Nic się puste. Nie dzieje. Puste! Jak jest puste, to. To już ci mówię, co jest, jak jest puste. No to nic się nie dzieje, no, panie. Włóż ten żeton z powrotem do woreczka i dołóżcie do kolonii jeden żeton dorosłego osobnika. Jak się nic nie dzieje? Czyli się mnożą. Mnożą się, mnożą, bo tam jest... Panowie, jest... gdzieś jest gniazdo... Orgia jest. Tam jakieś bałczkałały nastąpiło. Dobra, słuchajcie, Boże, teraz tak. Jeszcze więcej żółtych żetonów poproszę taka wszędzie. Typowa swingująca muzyka z pornoli tam. Tak, taki, tak, ze stoka taka wzięta. Okej. Okay. Żeton pierwszego, a to jest horror, nie? Żeton pierwszego gracza ląduje u mnie. Możemy? No nie, bo masz pięć? Masz pięć kart. Cztery. A, ty cztery. Pilnuję się. Bo jest ranny. No. Bo on jest, to jest starszy sprzątacz. Ale w ogóle co robimy? Ja chciałem, co robimy? Ja ci mówię, co ja robię, patrz. Ja pytam zespół, nie? Wspominam, jesteśmy zespołem. Ja chciałem powiedzieć, że ja mam największe doświadczenie, jeżeli chodzi o tych obcych, także... No tak, trochę ich tam... Trochę ich było. Było. Jeden, podnoszę sobie truchełko i będę nieść tego obcego. Ale to był mój obcy, przemówiłem, że ja go podnoszę. Uwaga! Odrzucam jedną kartę. Aby użyć narzędzie badawcze, które wcześniej zdobyłem, odrzucam ten obiekt i odkrywam jedną słabość obcego, panowie. Żebyśmy się dowiedzieli, jaką będą miały słabość. Kruchy szkielet wewnętrzny. Uwaga. Atak dowolną bronią klasyczną i bronią do walki wręcz, która zadaje co najmniej jedno obrażenie, zadaje jedno dodatkowe obrażenie. Ja mam same energetyczne bronie, a wy panowie... Osoby, które będą mogły skorzystać z tej umiejętności, muszą być na poziomie 5. No tak, zgadza się. Tak, więc ja na przykład mam broń klasyczną, ale po pierwsze nie mam gwoździ, po drugie nie mam wiedzy, więc jakby... Uwaga! A ja zamiast zdobywać punkty, to ja przeganiam zamiast zabijać. A ja mam broń energetyczną, ale nie mam do niej... Ale zabicie obcego też daje wiedzę, więc wiesz... Ale ja nie zabijam, ja przeganiam. Słuchaj, a ty już go zbadałeś? Zbadałem obiekt, tak, bo mam narzędzia badawcze. I dodatkowo jeszcze podnoszę swój poziom wiedzy o 3. Ej, to super masz. Bo normalnie musiałby to zrobić w laboratorium, nie? Byłem trzecim. Ja byłem... Na piątce chyba leżało. Byłem na piątce, tak, no byłem tak. Na trzecim. W archiwum miałem o 2 i teraz o 3, więc mam 8. Już o 3? Oż ty w życiu, już 8? Tak, narzędzia badawcze mi taką zdolność tutaj dały. I ja w tym momencie wykonałem swoją drugą akcję. Dziękuję bardzo, proszę. Okej, to... Coś tam wyczyść, panie. Nie, dobra, nie, jakby nie wątpię w twoją postać. Twoja postać jest do koks. Ty możesz tam psuć, możesz naprawiać. Dobra, tylko po pierwsze, zużywam jedną tą, żeby sobie myjkę ciśnieniową wreszcie uruchomić. A, spoko, bo jesteś w odpowiednim miejscu. Myjka ciśnieniowa jest bronią, która... Zaskoczy! Która ma 3 użycia i robi to, co twoja robi cały czas, czyli wypycha obcych z pomieszczeń. Zajebiście. Czy to zmieni w ogóle warunki zwycięstwa naszej wojny z obcymi? Bardzo się cieszę. To może popychajmy go z dwóch stron, niech tak się w sobie tak... To była moja pierwsza akcja. No. To jest naprawdę spoko. To musi, dobra, to musi mieć atmosfer. Używam przeszukanie. No, dobrze, przeszukujesz i teraz możesz wziąć dowolnego koloru, co cię interesuje. Pytanie, gdzie może być na przykład pasta narzędzia? Pasta narzędzia może być w normalnych przedmiotach. Żółte. To zapodajcie mi. Dwie karty. Proszę bardzo. Albo daj mi, możesz mi dać jedną taką? Nie, nie możesz. Wybierasz, zdecydujesz się i wybierasz na dany kolor. No to ciekawe.
Chyba, że są jakieś. Nie no, jakbym miał drugą kartę przeszukania i by mógł przeszukać, to potem by sobie spojrzał. Mógłbym, dobra, no. Oddaję to. Okay. Nie musisz to mówić. Nie musisz, ale, ale wypada. Ale kolega by powiedział, nie? Pasta narzędzia wziąłem, od razu powiem. O, no i pięknie, możesz ładować. Ja, ta gra jest ustawiona pod ciebie, od razu czemu nie. Proszę. Szczególnie Patryk. Ta głęboka rana. To był mały błąd, przeoczenie. Możesz też iść i odkryć to pomieszczenie. Chciałbym odkryć to pomieszczenie. Eksplorować, tak, eksploracja. Nie? No to jest jedną drugie kartę, nie w grach wideo. Kartę. Tak jest. Co tam? Okej. Okay. Uwaga, dowiadujemy się, co to jest. Panowie, laboratorium! Jest, faktycznie. Mamy labo. O, to może no to truchła. Pięknie. Truchła będzie można. Mamy dwa przedmioty zielone, mhm. Ale jest pomieszczenie zepsute. Kurczę. Czyli trzeba będzie go naprawić. Spoko, jest kłas, on ma całkiem spoko narzędzia, może to jest człowiek, naprawić. Człowiek, ten, złota rączka. Ja jakby coś, to... I ja cię no nie mogę przeszukać, bo zepsuty, ja cię, tak? Nie, dzięki. Możesz przeszukiwać. Przeszukiwać mimo, można. Że jest zepsute? Tak, nie możesz tak. Skorzystać z laboratorium, ale przedmioty leżą, więc wiesz. Czyli to, mogę odrzucić kartę przeszukanie za zero. Tak, dokładnie. No i teraz patrz, robimy cyk na jedyneczkę i tak teraz jest. Bierzesz dwie karty zielone i wybierasz jedną. Naturalnie. No. Tylko, że mam tak, apteczka. Opatrz swoją jedną głęboką ranę albo ulecz swoją jedną opatrzoną głęboką. No tak, ranę. Ale jest to przedmiot, który możesz przekazać. Właśnie, czego możesz sobie... To ja to wybieram, żeby uleczyć kłaza, to oddaję szefowi. Nie, pomożesz mi. Okay. To była druga akcja. Proszę tak. Piotrze, teraz ty. Ty masz tam picie, kłaz? Okej, okay. Odrzucam kartę, idę sobie. Tutaj. Aha, no to rzucasz na szmery. Rzucam na szmery, no to trudno. No to już, co zrobić? Jak to mówią szmery, bajery, pompki, rowery u nas w Łodzi? Ta. Na pewno tylko w Łodzi. Jedyneczka. To co tam, gdzie jest jedyneczka? Tu jest jedyneczka, proszę. No i spoczko. I co robisz? Druga akcja, myślę sobie, będę i teraz tak, mam ja możliwość... Ja bym do obcego. Bo tak, tutaj jest sektor jest wyłączony, więc ja nie skorzystam z komputera. Idź dalej. Rób nam trasę, żebyśmy mogli chodzić. My przejdziemy tędy, a tutaj tędy. Nie, nie będziesz mi mówić, co ma robić. Duet idealny. W razie czego tutaj możemy naprawić zasilanie. Jeżeli nam zależy, żeby było widno i było łatwiej, to musimy się dostać do pokoju zasilania awaryjnego, tak? Tak tylko informacyjnie. Z kawał drogi. No albo otędy, prawda? Odkrywając no to chyba szybciej górą, chociaż... Ale musimy rozwalić drzwi. Ja nie mam możliwości w tym momencie. Ja mogę rozwalić drzwi. Dobra, druga moja akcja, ja idę, no chyba, że idę sobie tutaj. Padnąć. Odkrywasz, tak? Tak, odkrywam. Dobra, uwaga. Albo ja do ciebie. Panowie, i rozwalamy. Kontrola systemów obronnych. Można dzięki niemu wyeliminować zagrożenie. I można znaleźć tutaj dodatkowo cztery przedmioty czerwone są, czyli jest dużo spoko. Amunicji, dużo ale amunicji. Niestety Piotrze, jesteś zaśluzowany. Weź chusteczkę. Wszedłeś do pomieszczenia i wlewno na ciebie śluz, jesteś zaznaczony. Śluz oznacza, że każda kostka z ciszą jest traktowana jako niebezpieczeństwo. Tak, bo wiecie jak... Że to godziłeś. Wiecie jak teraz przemieszczam się po tych bazach, tak, po tej bazie, tak... Trochę tak, nie? Ej, to tak samo jak kłas, tylko że u niego jest to krew. Nie, no dobra, okej. Okay. To wszystkie akcje moje były, bo były tak, dwie. No to właśnie uwaga, uwaga. No. Trójeczka wchodzi. No to masz w szybie. W szybie jest. Tak, to zabieramy i losujesz z woreczka. Uwaga, co się dzieje. Ja na bank ten przyjdzie tu. Jest dorosły. No to co, w jakiej pozycji teraz zrobimy? Dobra, tego jeszcze nie było. Właśnie, ten zgniata jakąś paczkę. Jakiś akumulator w ogóle, wlała się tu jakaś ciecz. Proszę bardzo. Ile masz kart? Nie, mam trzy nie karty, atakuje jest spoko. Nie atakuje to też warto właśnie zostawiać sobie karty z taką myślą na zasadzie, że wiesz, może być niebezpiecznie. Jak wyjdzie obcy, to masz większą szansę, że cię nie zaatakuje. Nie? Fajne jest to, że na przykład nie wiemy, jakie jest przeznaczenie danego pomieszczenia, nie? I pytanie, czy właśnie nie warto byłoby zostawić sobie jakiś przedmiotów bądź umiejętności pod kątem wykorzystania tego pomieszczenia. To jest fajne, taka niewiadoma, nie? Mało to trzyma w napięciu. Nie? Za każdym razem ta baza jest nieco inna, prawda? Bo tak, rozkładamy bo to jest modularna. Inne pomieszczenia, tak, nie? Więc... tak. To jak jest obce, to wszystkie szmery. Cyk, dobra. Tak, bo i tak. No. Może tak. O jest. Co w ogóle robimy? Co my próbujemy zrobić w tej chwili? Poza łażeniem. Panowie, mamy cele, słuchajcie, tak? Panowie, ja mam cel z tobą. Wy macie? To może tak, może ustalmy, bo dobra, cele celami. To jest wasza... Dobra. To jest wasza cele nie mówię o tych celach. Bo nasze działania wspólne. Ja bym chciał się dowiedzieć... O, działania wspólne. Ja bym chciał się dowiedzieć, co baza nam przygotowała, żebyśmy wiedzieli, gdzie możemy się schronić. Gdzie się możemy tego dowiedzieć, poza tym, co mamy? Możemy dowiedzieć to może się każdy tutaj, z was powie, ale... jaki ma żeton.
co tam, jakie wy wiecie, jakie nie mogą... spieszmy się, na razie poznajmy te. Rozumiem. No to żeby to poznać, to musimy wejść do... Ale on ledwo dyszy. Panowie, ale prawda jest taka... Tak, on ledwo dyszy, on ma 5 obrażeń. No. Ale słuchajcie, panowie, prawda jest taka, że ta baza chce nas zniszczyć, więc może podzielmy się informacją na temat tego, ale jakie możemy mamy pokazywać żetony. Przekażmy sobie informacje, co tam się dzieje, bo to jest dla nas, myślę, cenna wszystkich informacji, okej? Okej, okej, okej. Więc ja mogę wam powiedzieć, że... wszystkich może jakby może dojść do zabójstwa wszystkich w kapsułach. SWC. Znaczy, że nie dojdzie, bo ja mam taki ty masz informację, ale zaraz, ty chcesz nam powiedzieć, co jest tutaj, czy jakieś nie, ja wam mówię, że... Co masz u siebie? Że ja masz u siebie, czyli tego nie ma. Tak. Że może dojść do tego, że dojdzie do wszystkie postacie zostaną zabite w kapsułach SWC. No ja mogę wam powiedzieć, że nie ma też zabij wszystkie postacie z poziomem wiedzy 4 albo niższym, więc jakby... Ja mam dokładnie to samo, co Kłas. Aha, okej, okay. Czyli wykluczamy... Okej. Okay. Okay. Czyli przez drogą eliminacji, tak, robimy? Drogą eliminacji. Dobra. I tutaj mamy jeszcze dwa, więc to, co może się wydarzyć, musimy wydedukować w tym momencie. Wszystko się ma... Ja mogę wam tylko powiedzieć, panowie, że ja mam też, że postacie w kapsułach SWC są bezpieczne. Znaczy ja mam taki, że są bezpieczne. Czyli jaki masz kolor? Bo czyli może się wykluczacie w sensie. Niebieski. To ja mam że giną, a ty, że nie. To ja mam czarny, jeśli dobrze pamiętam. No dobra, no to chyba teraz sobie to przeanalizujcie w głębi duszy. Okej, okay. Boruje, ty masz jaki kolor? Żółty. A, żółty. Żółty. 4 dni później, to jakie mamy? Pomarańczowy. Dobra, to jest problematyczna sprawa. Oj tam. Tu ciągle są problemy, więc przyzwyczajmy się. Ja sobie tak idę raz i tu skorzystam sobie z tej sytuacji, że tutaj jest postać, więc nie rzucam na szmery. I druga, idę sobie tu. I też nie rzucam na szmery. Proszę, teraz nasz tutaj sprzątacz. I do laboratorium poszedłeś. No dobra. To w takim razie pchamy się tutaj na dół, czy nie? Mamy niszczyć te drzwi, czy w ogóle olewamy? To idziemy nie, zejdziemy na dół, oczywiście, że tak. Panowie, może warto było trochę tutaj macie podnieść... amunicję, pamiętajcie, to jest amunicja. Panowie, może warto byłoby w ogóle podnieść swoją wiedzę na temat obcych, więc może czy ktoś może uruchomić zasilanie? Ja już z tego korzystam, tak tylko chciałem. No ty, ale my nie? No to... też jesteśmy dość istotną. Słuchajcie, ja jestem za tym, jeżeli mogę coś zaproponować, jestem za tym, żebyśmy zrestartowali zasilanie, bo potrzebujemy prąd. Piotr jest hakerem i on nie może skorzystać z komputerów, bo nie ma prądu. Nie, bo jestem takim hakerem. A tak, żeby byłoby też nam łatwiej funkcjonować w tym, więc ja bym szedł w dół. Czyli w górę. Czyli, że tu. No wiem o tym. No, tak. Czyli na pewno nie idziemy do centrum, żeby się dowiedzieć, jakie są pozostałe akcje, tak? I dobić górę. Albo, uwaga, możemy się rozdzielić. Ale nie, ja nie mogę się rozdzielić z Kłazem. Chyba, że on dobije do mnie pod kątem przekazania apteczki. Ja się nim zajmę. A, bo ty chcesz mu pomóc trochę, no tak. Czyli on jest mocno ranny. Skradniesz mi fraga i expo. Słuchajcie, on ma 5, nie? No. Znaczy nie, ja go w sumie nie haratam, ja go wyganiałem. Dobra, tak. To ty się nim zajmij, a ja się zajmę Kłazem. Rojo, bo ty jesteś tu, i tak. a tu jest Kłaz. Kłaz, i ja chcę go uleczyć. Tak. Okej, okay, dobra, czyli tak... Ja rozwalę te drzwi demolką. No tak, taki był pierwotny plan. Mam taką kartę i pójdę do ciebie, a ty ewentualnie zainicjujesz wtedy swoją kartą handel. Tak, zróbmy. Dobra, to ja używam demonki. To wygląda kumowa. Tak myślałem, że podzielimy się obowiązkami. Rozwalamy te drzwi. Zajebiście. I zużywam kolejnej karty, żeby przejść. Zajebiście. Super. A te drzwi można? Tak, że fajnie? Tak jak w tej grze się robi? No dałoby się, ale ta farba. Czy jak dobrze rozumiem, to w grze jest żeton czerwony cały czas. Dobra, zniszczyłem drzwi. Jest. Tutaj są zniszczone. O. Ty to potrafisz jednak. Mam siłę. Zniszczyć drzwi. Czerwone, dobra. Mhm. No ja zużywam kartę. Chcesz robić akcję wymiany handlu? Tak. Mhm. To rzucasz jedną kartę po prostu. Jedną kartę. Mhm. Tak. I przekazuję apteczkę. Ty może też możesz przekazać, ale nie musisz. Ale pasta narzędzia mu się nie przyda raczej. Nie mam. Prawdziwy wartownik garści taki. Bo to jest do kieszeni. Tak, bo ja to muszę zużyć jeszcze, zużyć akcję, żeby tego użyć. A nie mam tej akcji na razie. Tak. Czy ja mogę zużyć jeszcze jedną kartę na ruch do pomieszczenia z obcym? Oczywiście. Możesz. Ale czy potem będę mógł strzelić? Jeszcze potem ci zostanie jedna karta na strzelanie. Oczywiście. W następnej turze. Następnym. Tak robię. Dobra, tak robię. Przemieszczam cię. Przemieszczę. Czyli tam. Nie rzucamy na szmery, bo stoisz z obcym. Tak, no nie patrz, trzeba. Pa. Czy jest sens coś naprawiać? Nie ma za bardzo sensu. Nie. To ja odrzucam tę kartę i uciekasz. I idę. Poza naszymi mózgami. Dobra, to ja dobieram, uwaga. No, czekaj. Zobaczmy, co się dzieje. No jest węszenie, mówiłem, węszenie. A, no czuję mnie, no tak. Otrzymujesz jedną powierzchowną ranę i znacznik śluzu. Już śluzu masz. Podaj mi znacznik. Już bardziej obśluzowany nie możesz być. Nie.
Przypominasz w ogóle potwora, nie? On tak po prostu spłynął. Jeśli zostajesz zaatakowany w wyniku ucieczki i masz jakąkolwiek nieopatrzoną głębokie rany, nocny łowca idzie za tobą, ale tak nie jest. Nie mam tak, na szczęście nie czuję mojej krwi. To ciebie powinien. Czyli uwaga, Piotrze, wszedłeś do pomieszczenia, którym jest generator. No. Zatrzymaj odliczanie do autodestrukcji albo wyłącz zasilanie w sektorze. To przyda się, jeżeli macie cel, który polega na tym, że musicie włączyć autodestrukcję, to tu możemy włączyć. Tak jest. I masz w ogóle, Piotrze, dużo szczęścia. Autodestrukcja już była też tutaj. Była. Masz dużo szczęścia, Piotrze, bo za tobą zatrzaskują się drzwi. Dlaczego mnie to minęło? A, to fajnie, że... Nie, zostawiłem sobie demolę. I teraz rzucasz kostką za szmery. Za szmery. Mhm. Tu się nic nie stanie. Dwójeczka. Proszę, tu wchodzi. Dobrze. Okej, poczekaj, bo to była pierwsza moja akcja, więc mam jeszcze jedną, panowie. Masz jeszcze jedną. Ile tu mam przedmiotów? Może włącz zasilanie, przecież liczymy na ciebie tutaj. Włącz światło. No ale ja mogę, a w generatorze mogę włączyć. Możesz włączyć w tym sektorze. Nie, pójdę polucić. W sektorze, w którym się znajdujesz, płacisz dwie akcje i zapalasz nam tu prąd. Jesteś hakerem, stary, od tego tu jesteś naszym. Poza tym tobie się by opłacało, żeby tam był prąd. Dokładnie. Komputery będą działać. On dalej chce nas olać i lutować. Ja myślę, że to właśnie zaczyna... Zrobi to w następnej turze. To jest ten etap gry, gdzie zaczynamy już rozumieć, że nie wszyscy idziemy razem w tę samą stronę. Nie, mi też na tym zależy. Odrzucam, wykorzystuję dwie pomieszczenie, dobrze. Dwie karty. I mamy prąd. Dobra. Kłas, bo ty wyważyłeś te drzwi, żeśmy teraz we dwójkę tam razem szli? No tak jest potem, plan. Potem, ja też idę z nami. Dobra, Jerzyk idzie z nami. Jerzyk. W końcu się z nami. Przeszukanko sobie zrobię. O, i tutaj robimy tak. Mhm. Na przedmioty. Jakby ktoś potrzebował coś, to mówcie. No ja potrzebuję coś. O! Apteczka jest oczywiście do dyspozycji, albo jest stapler skórny. Druga apteczka pozwoliła... Masz amunicję jakąś może? Marcin, jesteś w stanie mi jakoś podpisać amunicję? Słyszysz? Głęboką ranę mogę jedną raz można opatrzyć, drugi raz można wyleczyć całkiem tą głęboką ranę. Tak, całkowicie odrzucić kartę. Ja ci to zrobię. O, dziękuję. Ale wy sobie pomagacie, panu. No, team. Się bierze team building to jest wiesz, w korporacjach to się bardzo ceni. Nie, bo się fajnie gra i potem się tak przyjemnie. Nie, rozumiem, okej, dobra. Ja zrobiłem jedną rzecz. Uwaga, pas, dziękuję, nie mogę nic więcej. Dobrze. Ty też pasujesz, proszę. Idziesz w obcego. Tak jest. Jedziesz wyrzucam. I strzelasz. Ale z której, bo ty masz dwie gigery. No jeden. Nie, to jest latarka. Usta. Latarka. No to rzuć w niego latarką. I teraz uważaj, rzucasz tą kością rzucasz. A dlaczego taką? Bo jest światło. Ta jest lepsza. Ja to zrobiłem dla ciebie. Racja, ale widzisz, no tu jest światło, ja teraz strzał. Genialna kooperacja w tej grze, genialna. Nie zaplanowaliśmy tego, ale zaplanowaliśmy. Czyli to strzelasz pistoletem. Tak, no mamy tylko jeden. Nie ma. Co jest? Jeden strzał, jeżeli odrzuci kartę. Nie ma karty. Nie ma karty do odrzucenia. Czyli nie strzeliłeś. Nie strzeliłeś. Ale serio? Pudło w sensie. No, jest pudło. Gdybyś miał kartę jeszcze, mógłbyś... Bo to nie jest tak, że jest strzelam i tak, ale gdy miał kartę, to strzelam dwa. No ta mówi, ta kostka tak mówi, nie? Żeby się o tyle, żeby trafić. Ja nie mogę, ale szkoda. A tak fajnie nam szło. No, bo chwalimy dzień. No dobra, to trudno. Idzie teraz do mnie. Ty pasujesz w drugiej akcji, bo ja pasuję. Ty pasujesz. Dobra, słuchajcie, i przechodzimy do wydarzeń. Aktualizacja toru, 12. Usunięcie znaczników szmerów. Mamy taką sytuację, ponieważ w tym sektorze wszystkie szmery są usuwane. I to jest piękne i po to warto włączać światło w tej grze. Tutaj, wszystko usunięte. No tak. Atak nocnego łowcy, patrzymy. No uwaga, tutaj jest ta sytuacja, żebyście wiedzieli. Tak, no draśnięcie. Ale draśnięcie, na szczęście. Nie ma drama. Otrzymujesz jedną powierzchowną ranę, jedną kartę skażenia. Skażenie dla ciebie. Tak jest. I ona wchodzi do odrzuconych. Do odrzuconych. I teraz połóż sobie na swoim tutaj. Tu, tak, na ranie. Tak, powierzchowną ranę. Powierzchowny. Dostałbyś dodatkową powierzchowną ranę, gdy było zgaszone światło, ale nasz haker... Ale nasz hakuni! Nie, spoko! Yeah. Tiger Bonzo! Dobra. Też z Łodzi. Też tak? Też z Łodzi, nie. Tak się robi łodzianie. Ciekawe. Karta wydarzeń, Piotrze, proszę. Karta wydarzeń, tak, poznajesz tutaj przy okazji nasze łódzkie uniwersum. Tak, lokalny folklor. No tak wygląda, tak się prezentuje Łódź, prawda? Rzut z lotu. Ale słyszałem, że dalej walczycie o prawa do morza. Czesi walczą. To jest chyba jakiś taki żart z brodą. Tu nawet rzek nie ma tak naprawdę. Tak, bo wszystkie są pod ziemią, nie? I one są takie, wiesz, jak zobaczysz te rzeki, to generalnie jak odkręcisz kran, to w niektórych... My mamy pajęczynę rzek, jak we Wrocławiu. Okay. Tylko wszystkie mają taką średnicę i są pod ziemią. A Maciek z dupy robił w Łodzi ten swój cykl, co mnie robił. w danym mieście. Robił w Łodzi, naszymi znajomymi robił, no. Aha, okay. Proszę bardzo. Wszystkie dorosłe osobniki idą do pomieszczenia numer 2. Niedaleko. Ten na dwójkę nie może pójść, bo jest związany z walką. Ten, który tutaj ma tą swoją ranę, za to zginąłem. On ma 5 życia, ale ten idzie tu.
I teraz wydarzenie mówi, okay, że nie usuwamy tego łowcę. Także ja myślę, że tak zostanie. Także jakbyś mógł już schować tę kartę, bo już mamy dość tych wydarzeń. Następnie mamy kolonię. Ale spoko, tutaj zaraz ktoś może ci pomóc, nie? Także nie, chcesz być dookoła. To poczekaj, żeby widzowie widzieli, bo to jest taniec. Tak jak Jim Carrey miał. Dokładnie. Kolonia nocnych łowców. Pozwolicie, że jako pierwszy gracz sobie wyciągnę jeden żeton, żebyśmy zobaczyli, co się dzieje. Mamy larwę, czyli larwa, jeżeli się pojawia, to będziemy musieli wrzucić dorosłego osobnika. Ja mam bardzo pokojowe nastawienie i mnie zależy, żeby każdy z was przeżył. Ta. Każdy tak mówi. Tak. No i co? Panie mechaniku, kto teraz naprawia? Jest? Naprawiacz, sprzątacz. Muszę przemyśleć działania. Może też przemyślimy razem. Trochę jak Mario, nie? Trochę jak Mario. No nawet jest tak. Mario on był hydraulikiem, ale to jest tak, on ma trochę wyższe uprawnienia. Zawsze Kłaz będzie mi się kojarzył z Marianem, nie? Te jego wąsy. Zawsze. To prawda. Ale teraz ma brodę, więc już nie. Ale jest szczupły. Mario jak nie ma brody. Mario ma tylko wąsy. Dobra, bo wychodzimy, nie? No tak strasznie wyszliśmy. Strasznie. Wracamy. A to ja miałem być za to odpowiedzialny i przykalowany. Ja najpierw użyję sobie apteczki, żeby zaleczyć tę głęboką ranę, więc... Oczywiście. Na zdrowie, to możesz podziękować. Roje tutaj naprawdę zrobił robotę koledze. Jeżeli zostaniesz ze mną w pomieszczeniu, to ja ci będę jestem w stanie dać ci staplera skórnego. Możesz sobie zszyć tę ranę. To może tak być, nie? Albo zabić wszystkich, nie? A my, Killemol. Metallica skończyła się na kill. No bo jeżeli chcesz tu zostać i żebyśmy się... Ja mogę dać ci... Możemy pohandlować, dam ci staplera. Po prostu się wyleczysz. Więc jeżeli możesz, to korzystaj. Dobra, to wezmę, użyję ten odpoczynek. No i mamy skaner, rozumiem. Tak. Włączasz skaner. Mamy skaner. Proszę bardzo, wsuwasz sobie do środka. Chciałem tego pokazać, żeby gdzieś to było widać. No tak się wysuniesz o, to, ręce, o, mamy widać. To, no i... Układasz, wow. I czy masz, co tam masz napisane? Jeżeli jest tak, raczej jest bełko. Hieroglify, bełko, dobra. Więc tę kartę możesz w ogóle odrzucamy. Odrzucamy. A z kodem wiem, że coś w brzuszku się pokazuje. Taki druga kreska. Okej, okay, no to... Druga kreska. Pięknie. No to wszystko. To były moje dwie akcje. No proszę, to jest twój dzień, twoja gra. Idę tutaj do tego tutaj idziesz, to teraz tak odrzucasz kartę, żeby się odrzucam poruszyć. Kartę, proszę, no i teraz za każdego z łowców, będzie musiał... Ale czekaj, bo to zakażenie musi być jakoś... Zostaje na dłoni, nie? Zostaje na dłoni. Zostaje na dłoni. Ono potem trafia ci do ręki i ona jest bezużyteczna karta, tak? Rozumiem. Blokada twoja. Dobra. Ale oni cię. I teraz sprawdzimy, czy oni ciebie. Ale jeden i drugi go... Czychanie w ciemności. Otrzymujesz jedną głęboką ranę. Więc dobierasz, pozwolisz, że ci wciągnę ze stosu i zobacz, co tam jest. Odwracasz i czytasz. Co ci zrobili? Dostałem w kolano. Chciałem być dobrym Marines, ale dostałem strzał w kolano. I co ci mówi ta karta? Wiesz co, powiem ci, to jest odwrócone, no bo to on był w Skyrimie, koleś, prawda, tak. Przygody, tam był tym awanturnikiem, ale potem został wartownikiem właściwie. Został wartownikiem. Ty zostałeś wartownikiem za nim, więc teraz może... Dokładnie, taki twist tutaj mamy in-game'owy, powiem wam, ludzie będą zachwyceni. Koszt twojej pierwszej akcji ruchu, włączając ucieczkę, w pierwszej turze rundy wynosi 2. Koszt akcji ostrożnego ruchu, czyli muszę więcej płacę za przemieszczanie się. Czyli to trochę tak... Kuśtyka. Staplerem można też takie rzeczy... No to zostawiasz sobie. Można, ale sobie wtedy zostawiam. Mam głęboką ranę, ale efekt rany jest zamknięty. No ja wiem, właśnie o mi chodzi, że on... Dobra, jako drugą akcję... Uwaga, poczekaj, to jeszcze drugi cię atakuje. To nie jest tak, że jeden. Przed dwoma ucieka. No faktycznie, racja, oczywiście. I draśnięcie będzie. Otrzymujesz jedną powierzchowną ranę, jedną kartę skażenia. Dobra. Na 100 kart odrzuconych to... Powiem, to trzeba było iść do nas. Przesuwa. Nie, że dwa daje, tylko nie, że przesuwa. Przesuwasz. Jeżeli będziesz kolejną miał powierzchowną, wtedy dobierasz kartę. I uwierz mi, cieszę się, że masz włączone tutaj światło, bo byś miał jeszcze tutaj srogę. I żebym się potknął swoje rozwalone kolano. Prawie byłoby koniec. Wystającą kość. Dobra, i teraz tak, poszedłeś tutaj. Tak. Zostałeś kolano. Ze szmery. I teraz tak, ustawiamy pomieszczenie, ma dwa przedmioty do znalezienia żółte, to jest żółte pomieszczenie. Co to za pomieszczenie w ogóle? Kontrola systemów wentylacji. Zamykają się za tobą drzwi. To dobrze, ja mam drugi ruch teraz. Czyli naturalnie się podzieliliśmy na dwa teamy teraz w tym momencie. Tak, to prawda, w sposób naturalny, tak jakoś tak wyszło. Naturalny. Tak. Teraz mogę wykonać drugą akcję jeszcze. Teraz jeszcze rzucisz na szmery, proszę pana. Rzucam na szmery. A wszedłeś do pomieszczenia no i rzucasz tak, tutaj. Się. Na szmerki. Jeden. W jedyneczce, to proszę bardzo. Tutaj wyżej. O.
Możesz zrobić jeszcze jedną akcję, możesz przeszukać, możesz... To ja bym dał przeszukanie. Odrzucam kartę, zero, przeszukanie, bo mogę... Przeszukujesz, oczywiście. Tak. Proszę pana, dwie żółte i wybierasz jedną. Dokładnie tak. Panowie, zróbcie jakiś przedmiot, bo tak możemy tutaj sobie robić... Tu się robi przedmiot. Nie, przedmiot może być wszędzie. Słuchaj, jest, no, tak, dwa razy mam dokładnie ten sam przedmiot, czyli pas na narzędzia. O, to sobie składasz. Ktoś znowu potasował. Dobra, pozwolicie, że przeczytam. Jednorazowy użytek. Odrzuć znacznik awarii z pomieszczenia, w którym jesteś. Czy dostajesz komplet podstawowych narzędzi, jak w samochodzie? Trochę tak. Albo otwórz lub zamknij jedne drzwi w korytarzu prowadzącym do pomieszczenia, w którym jesteś. A, super. Czyli nie musisz robić demolki, możesz nie otworzyć. Muszę robić demolki. Tak jest. Pierwsza moja akcja przeszukuje, więc już jest zero. I przeszukuję żółte, więc też sobie wezmę żółte, zobaczę. Wolałbym czerwone, no ale... Ja to sobie biorę, to może się przydać. Może. Mógłbyś tych dziadów podpalić. No raczej, no, dokładnie. Przydałby się jakiś miotacz ognia. Przez zamknięte drzwi można to zrobić też? Nie. No dobra, to może ja po prostu pójdę sobie do... Do ciebie. No spoko, zapraszam. Tędy możesz, bo tam nie... Co robić? Wy w ogóle wiecie, gdzie idziecie? Bo my wiemy, gdzie idziemy. No. Znaczy nie, to ja do ciebie pójdę, bo my idziemy tutaj. Tak, idźcie tamtą stroną, zdecydowanie. No. No rozdzielmy się. Bo tu są drzwi zamknięte, te gnoje, także ja z Kłazem chciałem tak ogarnąć. Kłaz, ale idzie tamten. My sobie z nim poradzimy. Jeden ma życia 5, jednego sobie się pozbędziemy. Wy ja macie mam pas, ammo ja mam, przede ja mam broń. Ty masz pas. No ja zaraz sobie doładuję też, tak? Zróbmy porządek i sprawdźmy to, bo wiesz o tym, oni nic nie zrobią. To tak, są... ale czy my to będziemy mogli sprawdzić, jak będzie... Tu nie jesteśmy będzie, nie będzie prądu zaraz? No i to jest świetne pytanie. Piotrze, to ty włączysz nam prąd. W następnej rundzie on włączy nam prąd. I że niby mam pójść tu, tak? Musisz zostawić sobie tę kartę. Nie! Ty musisz zostawić kartę sobie na ręce, na następną turę. Tą, którą mam, na następną rundę, plan główny. Że nam to włączysz nam ten prąd. I my wtedy sprawdzimy, jakie są plany bazy. No bo to jest ważne. I posprzątamy tutaj po was, bo wy nie będziecie... Dobra, to ja mam pytanie do Kłaza. Kłaza, czy nie usłyszałem tego. Czekaj, nie, to ty miałeś, Rojo, taką możliwość. Czy ty możesz jesteś w stanie mi zdalnie otworzyć te drzwi? Ty możesz zdalnie otwierać. Nie, no mówię. Ty masz mam pas na narzędzie. Ma pas na narzędzie. Otwórz albo zamknij jedne drzwi w korytarzu prowadzącym do pomieszczenia, w którym stoi. Musi stać tym pomieszczeniem. Okay, czy musiałbyś przyjść i tu mi to... Jesteś w stanie mi otworzyć te drzwi? Jestem. Bo ty idziesz, nie? Tak, przyjdę do ciebie. Dobra. I ci to otworzę. To ja, ty masz, ja mam jeszcze jedną akcję de facto, ale nic nie jestem w stanie teraz za bardzo zrobić. Nie, poczekasz panowie, na mnie. Bo będę tylko... No to plan główny i podglądaj pomieszczenia. Powiedz nam, co jest tutaj. Czy warto tu pójść? Nie jestem w pomieszczeniu z komputerem. Nie mogę tego użyć. Ale mogę podejrzeć dwa dowolne nieodkryte pomieszczenia. No to mi chodzi, masz mapę, otwierasz mapę i oglądasz mapę pomieszczeń. Dobra, bo myślałem, że tylko z komputerem. To mogę. Oglądasz i mówisz nam, co tutaj jest. Nie możesz nam ich pokazać, ale możesz nam opisać. Chcemy to zobaczyć? Co jest to? Słuchajcie, on może podejrzeć pomieszczenia, które nas interesują, te czy na dole coś. Podejrzeć dwa dowolne nieodkryte pomieszczenia. Może te, bo to jest daleko. Tak, bo tu się będziemy może wybierać, no. Tak, no dobra, to podglądam, może... Ten nie chcemy? To jednego tam w rogu, jednego... Tak, dobra. Odwracasz? Nie odwracasz, Piotr to sobie podgląda. Piotr może nam tylko powiedzieć, co tam jest. Okay, tak, sposób. Bo ja on otwiera mapę i patrzy. Panowie, to tu jest system wysyłki cargo. Jeżeli chcemy się wysłać... Jaki cargo? Cargo A. Cargo A. Okay. Więc jeżeli chcemy wysłać się, to tam A, możemy, to tu jest cargo A. Pójść. Tak, bo przez to odsunięcie już będziemy wiedzieć, gdzie podążamy. Znaczy, gdzie najbardziej się opłaca. Gabinet chirurgiczny, uwaga, informacja dla ciebie, możesz się tam wyleczyć. Ale on tutaj, myślę, że ja się tutaj dogadamy. Zależy, tak. Powoli się system. Ale ty masz kolano przecież, nie? Sam? Tu możesz, będziesz mógł się wyleczyć. Zanim ja tam pokuś tylko... Ja na pewno, słuchajcie, jeżeli nie mogę nic zrobić, tak, naprawiam to pomieszczenie, bo ja lubię mieć porządek. I lubisz naprawione komputery. Tak. I ja sobie teraz odrzucam jedną kartę. W laboratorium można przebadać tylko obiekty, nic innego nie można. W laboratorium tylko ciała. Ciała załogantów, i jaja. Nie znaliśmy gniazda. Teraz jeszcze. Tylko jeszcze jaja możemy badać i ciała innego, kto zginie. Znaczy można użyć, tylko wtedy dostajesz tylko wiedzę. Tak jest, dokładnie tak. Dostajesz tylko wiedzę. Ale nie dostaniemy tego, a nam na tym zależy. Poszedłem tutaj i rzucam na szmery. Cyk. Jeden. I jedyneczka. Chodzi jedyneczka. Jedyneczka. Na razie jest widno, więc idzie do na to, że tak. Znaczy do ciebie idzie. Proszę. Znaczy ja tu zużywam kartę pas na narzędzia, wykorzystuję, proszę, i sobie... Ładuję sobie amunicję do gwoździarki. Wow, spoko. Gwoździarka. I to jest pas w tym momencie. A, że nic nie możemy zrobić. No. Ding, ding, to takie teraz powinno, jak była ta bajka anime, to pewnie by się wyświetlało wiele różnych ikonek nad tobą, takich śmiesznych pewnie. Tak. Trochę tak. Ding, ding. Proszę, pamiętasz no to co? Plan, nie? Tak, pamiętam nasz plan, no żeby dokuśtykać do niego, żeby mu pomóc, muszę zużyć dwie karty.
I sobie kuśtykam. Czy ja usuwam ten szmer? Oczywiście, że nie. Rzucasz na szmery. Nie, nie rzucasz, bo jesteś innym graczem. Dokładnie. Otwórz albo zamknij jedne drzwi. Tak, dokładnie tak. Otwarte. Pełen zestaw to tu, a zużyty przedmiot pod kupę. Odkładasz, tak. Tak, tak. Dobra, ja już ogarnę. Super. No dobra, to była twoja druga. Piotr, co robisz? Yeah. Otworzyłeś drzwi, super, super, super. No tak, tak. Dobra, to ja idę tutaj, nie? Teraz. Cześć! Ale ja się na tym kolanie, nie? Ej, co jest? Ej! Wszystko sobie. Rozwal tych obcych, rozwal ale tych obcych. Ale rozumiem, że jakby nadal gramy w kooperacyjną grę, tak? Rozwal obcych. Naprawdę w to wierzycie? Are we still friends here or not? Nie, no dobra, czyli tak, jest tam energia, system kontroli, to mogę tam iść. Czy to mogę przeszukiwać to pomieszczenie? Tak, mogę. Są cztery. Ale pozwolisz, że zrobisz to po wszystkim, jak już posprzątasz, żebyśmy mogli, że ja tu chcę wejść po twoim ruchu, więc sprzątnij ich od razu. Czy tam zadaj im obrażenia im zadać. Będę musiał dwie karty, o, to jest spory koszt, dość dla mnie. Ty, ale wiesz, że wszyscy gramy właśnie pod to, ty naprawdę chcesz nas trójkę zdenerwować? Stary, taki piękny plan uśmiercenia dwóch typów w jednej sali, bez wchodzenia do tej sali. Ja nie lubię kart odrzucać, panowie, sorry, nie zrobię tego. Jeżeli ja tam wejdę i dopiero uruchomisz system obrony, to ja dostanę ranę. No dobra, więc teraz wejdę, uruchomię, tak, zniszczę, tak. Spoko. Dobra, to już ustaliliśmy, wchodzę, jestem tym jego mościem, szmery, nic się oczywiście nie dzieje, trójeczka. A, wchodzi tutaj do korytarza. Tak, jest w korytarzu technicznym. No i co? Dwie akcje. I dwie akcje. Czy dwie karty. Dwie karty. Dobra. I korzystam z kontroli systemów obronnych. I teraz tak, zagrożenie. Cyk. I teraz wszyscy obcy dostają po jednym obrażeniu. Najpierw za tą jedyneczkę na pewno nic się nie wydarzy, bo ma piątkę. Okej. Ale sprawdzamy tego. Ile ma? A, ucieka. On ucieka. No to weź karty wydarzeń, zobaczymy, gdzie on ucieka. Dobra, uwaga. Do czwórki. Do czwórki, czy on tutaj uciekł? Ale kumacie, że on cały czas to jest ten sam, którego ty kujesz od początku. Tak. Ale dobra, ja panowie idę raz i dwa i idę dwa pomieszczenia. Tu jest cisza i tu jest cisza. Ale panowie, tak w ogóle, w swojej turze będę mógł, bo pamiętacie, że mam ładunek termitowy, więc będę mógł z sąsiadniego, czyli do tego pomieszczenia rzucić. Dzięki, ja już nie chcę, my sobie poradzimy. Proszę. Oczywiście, jak gdzieby tam nie będzie, nie? Patryk. Ja nie mam nic do roboty. Ty. Ja nic pas. Nie mam, jest pas. Tak, nie mam nic karty. Jest pas. Czyli tylko jeszcze ja strzelam do obcego. No, cudownie. Rzucam niebieską kością. Tak. I ktoś mi może tam pomóc? Nie, bo tam jest broń wręcz, prawda? A ty masz swoją. Tak, on ma swoją. Ja mam. O. Dwa. Czyli trzy. Trzy mu wchodzą, czyli on ma teraz cztery. No jest szansa. Słuchajcie, no niebiesko zery przeżył na Nemezis, no. No. Pięć. Dobra. No niestety. Niestety. Dobra. Okay. Niestety. Ja pas, dziękuję. Przechodzimy do fazy wydarzeń. Jest. Aktualizacja toru czasu. Trzeba, uwaga, trzeba. Tu gaśnie światło. Tu gaśnie światło. Usunięcie znaczników szmerów. Nie następuje. Atak nocnych łowców. No, nie atakuje. Uwaga. Bo to one powinny śpiewać, wiesz? Nie atakuje mnie, bo nie ma dorosłego osobnika. Tak, dokładnie. Proszę bardzo, panowie. Uwaga, klimat. Uwaga, klimat. Awaria systemu kanalizacyjnego. Umieść znacznik awarii w każdym odkrytym zielonym pomieszczeniu. Jeden. Popsute. Nie zepsuło się. Tylko dobrze, że naprawiłem, no. Tylko to. Uwaga, ale to nie wszystko. Usuń to wydarzenie z gry i przetasuj to od wydarzeń. Tak, czyli to używamy, ale ten idzie w dwójeczkę. Tutaj jest. Idzie na dwójeczkę. Na dwójeczkę idzie, bo jest awaria systemu kanalizacyjnego. Przeniosę jeszcze jego zdrowie. Jego zdrowie przyniosę. Dobrze, trzeba pamiętać, że jest mocno uszkodzony. Jest mocno uszkodzony. Tak, to jest nasz. Ktoś musi go wykończyć. Ja tam nie pójdę. Nie? Ale bardzo ważna rzecz jest taka, że dopóki obcy jest daleko od nas, to nie zagraża nam niczym. To daj to wszystko, bo muszę teraz. Ta karta jest usuwana. A usuń. A to muszę przetasować. Tak. To możesz, to jeszcze przetasuj. To jeszcze. No i my te wszystkie swoje, nie? No i kolonia nocnych łowców, więc będziesz czynił tutaj zaszczyty. Szczyty za szczyty. Musimy zobaczyć, co tam się dzieje w całej kolonii, w całym Marsie. Się pusta. No jest. No tutaj jest, proszę pana, dorzucamy dorosłego. Godzinowy. Reproduktor to jest jeszcze większy, no, typ. Jeszcze większy. Słuchajcie, to co my teraz poczuliśmy, to jest dobry przedsmak obcych. Także to jest prolog, nie myślę. To jest mówię jako ocalały. Dobra, więc tak, no niestety, musimy mieć z tyłu głowy, że mam problem z kolanem. No tak, ty się bardzo powoli A wiele poruszasz. Osób mnie poznało przez serię Skyrima, nie? To jest piękne easter eggi dzisiaj wchodzą. Dobra. Możesz pójść do... No.
Nie mam przeszukania. Fuck. Słuchaj, tutaj jest amunicja. Ty potrzebujesz amunicji. Tak, ale nie mam przeszukania. No to w następnym rundzie dostaniesz. No to później, w sensie. Aha. Później przyjdzie, to czekasz. Powinno wyleźć. Czy ja mogę coś naprawić? Coś, co mogłoby wam się przydać? Czy już nie mamy takiej potrzeby? Tu możesz włączyć prąd. Włączyć. Dwie akcje i włączasz prąd. Tu. To się może przydać. Dwie karty odrzucasz i włączasz prąd. No to nie jest głupie w sumie. Robimy. Jech! Jest! Proszę, znowu kolejna osoba ratuje nam życie. No i jeszcze jedną rzecz możesz zrobić. Jeszcze jedną rzecz? Możesz jeszcze jedną. Jeśli jak pójdziesz tu do Piotra, to ciebie przyjdę, jak tu posprzątam, dam ci apteczkę. Dokładnie tak chyba zrobię. Ale muszę zużyć dwie karty. No tak, bo ty masz chore kolano. Łatwo nie jest. Musimy lawirować tymi kartami w taki sposób, żeby jak najbardziej optymalnie. Przestawicie mnie tam? Jasne. No tak, no mniej więcej tak chodzę. Dobra. Szmery. Klik-klak. Szmery. Nie szmery, no przecież postać jest. A, no tak. A, prawda. Bo jest postać, dobra. I to jeszcze ze mną jesteś. Cześć, ziom, co tam? Cześć, ziomek, no powiem ci, usiądź. Jak się czujesz? Jak się czujesz? Usiądź, co powiem. Siada. Dawaj, działaj. Opowiem ci coś o służbie zdrowia. Działaj, Piotrze. Dobrze. Przeszukuj, jeżeli masz możliwość, bo to będziesz miał ammo, będziesz miał. A najgorsze jest to, że ja miałem straszną kontuzję na poprzednim, czyli przedostatnim w tym sezonie paintballu z Royem. Ale złamałeś coś? Nie, zwichnięcie takie ciężkie. To takie, chociaż tyle dobrze. To grubo. To taka... Ale na drugi dzień miałem taki pancerz paintballowy, który też zastępował wszystkie jakieś opaski i tak dalej, także miałem idealnie. Nie? Ale te wszystkie ochrony, które widziałem na kilku zdjęciach ciebie, jak jesteś w tym całym rynsztunku zbroi, to rzeczywiście jakby bez tego byłoby kiepsko? Znaczy w sensie, po pierwsze, że zawsze chciałem być figurką G.I. Joe, bo lubiłem się nimi bawić, jak byłem mały. A druga sprawa, no to wiesz, i tak obrywasz, i tak schodzisz albo nie, na tej zasadzie, ale jest mniejszy ból, tak? Okay. A ja przez cukrzycę, no trochę mi się dłużej rany goją, nie? No dobra. Chłopak kiedyś na wieczorze kawalerskim dostał, te maski, co się dostaje takie w standardowych, to one są naprzód. Tak. I mu kulka wpadła od tyłu i uderzyła go tu w głowę. No. To on zemdlał. Dlatego ja polecam czapeczki z daszkiem, czy kominiarki jeszcze dodatkowe. Trzeba mocno uważać. Wbrew pozorom to boli. No. Znaczy to jest forma zabawa, ale... ekstremalnej aktywności sportowej. No, wracając do bólu, kolano w grze też pewnie cię boli bardzo. Co zrobić? Proszę, Piotr, dawaj, działaj. Co zrobić? Możesz przeszukiwać? Niestety nie mogę przeszukiwać. Tu działa zasilanie, prawda? Bo oczywiście działa, jest komputer. No, ja dobra, to ta migająca lampa w klimacie za tobą. Jest, teraz właśnie zasilanie. Imersja, jest. Ponowne ładowanie używam jako pierwszą akcję. I ładujesz sobie broń. Użyj w sektorze działającym zasilanie. Ta, bo on ma naładowanie, no. Aby dołożyć dwa znaczniki amunicji do swojej broni energetycznej. Proszę. Ja tylko takie mam, tylko teraz, która jest lepsza. Ej, niezłe, słuchajcie, gdyby była broń taką, którą możesz ładować z gniazdka, to naprawdę byłby rozwój. Ja właśnie poluję sobie na figurkę ze smart gunem. To jest, wiesz, ten taki, nazwijmy to, obcowy LKM na takim, wiesz, żyroskopie i serwomechanizmie. A wiesz, czego w ogóle, jak oni kręcili ten film, wiesz, czego zrobi ten żyroskop? Ze steadicama kamerowego. Tak, zgadza się. Marcinie, gdyby tam ciebie nie było, to mógłbym wrzucić tam ładunek wybuchowy. Ale jak widzisz, teraz ja tam stoję. Ja go zlikwiduję, bo on ma 4 obrażenia. No dobra. To sobie darmo. Takie pytanie. Are you sure about that? Ja próbowałem 8 razy. Bo ja się tak trochę wybieram do archiwum i zacząłem czytać opis tego pomieszczenia. Któryś z was używał archiwum, nie? Ja używam archiwum. Bo jak się używa archiwum, to można podejrzeć jeden żeton planu awaryjnego innego gracza albo z puli neutralnej. Można. No i pisać w komputer. Ale to strata Marcina, nie? Czemu nie miałbyś podejrzeć teraz tego z neutralnej na przykład? No to wy powiecie, czy chcecie, pozwalamy żebyśmy... ci. Tak? Nasz stół, nasze zasady. Tak, oczywiście. No, jakby powinno się to wydarzyć. Dalej jest to kop. No mógł wtedy zrobić to, ale w sumie nie zrobił. Rozumiem. Czy ja wiem, jakie ty masz plan? Nie, chcesz, żebyśmy to wszystko... nie, naprawdę. To co, to głosujmy w takim razie. Głosujmy. Ja jestem za tym, żebyś podejrzał. Ja też. To 3, dzięki. Jeden podglądam. Mogę tylko powiedzieć, że jest to kolor niebieski. Wszyscy wiemy. Jeszcze może być tak, że jak na przykład ja pójdę do archiwum, to podejrzę ten drugi żeton neutralny. Możesz podejrzeć, rzeczywiście. Prawda. I wtedy będziemy mieli 100% pewności, jeżeli sobie ufamy, że mamy takie jeżeli żetony. Powiesz prawdę. Piotrze, jeżeli dawaj. Jeżeli wszyscy tu mówią prawdę, nie? Hech. Dawaj. Czyli czekaj, bo tak, ja jestem... Ja użyłem jednej dopiero akcji, prawda? Mam jeszcze drugą akcję. Jedną, tak. Jeszcze jedną masz. Nie? Jeszcze mam jedną akcję. Bo to jest archiwum, prawda? Yes. To ja się przejdę w takim razie. Przechodzisz do archiwum? Tak, przechodzę. To cię przemieszczam, będziesz musiał rzucić szmerami. Szmery, bajery. I rzucam szmerami. Czwórka. Bezpiecznie. Czwórkę. Czyli wybierz, panie. Tutaj, proszę bardzo. Ja strzelam. To nie wcześniej. Się uda, nie?
Stary. Może ci się nie udać. Stary. Po pierwsze rzucam niebieską. No bo tak, bo jest jasno. O, no dobra. Mam dwa. Więc mam trzy obrażenia mu zadaję, bo moja broń dobrze, zadaje... Dobrze, twoja postać lepiej celuje od ciebie. Śmieszne, śmieszne. Siedem. Uwaga, zobaczmy co ile ma życia. Ja myślę, że chyba został pokonany. Trzy. Trzy. Padł. Padł. Uff. Padł. Ja już więcej doświadczenia nie dostanę. Zostaje truchło. Truchło jego zostaje. Tak, już stawiamy. Mhm. Tutaj jest jego to. Możemy do laboratorium to sobie zanieść. Jeżeli ktoś ma ochotę nosić pod pachą jakby trupa, to zapraszam. Niestety nie mogę... Zapraszam. Niestety, zapraszam. Niestety nie mogę tego naprawić w tym momencie. Biorę to jest bez sensu, ale funny. Zawsze możesz odrzucić. Ale fajny trup, nie? Bo... Czuję, że coś robi, przydaje się. Po co ci on? Czy ty będziesz chciał tutaj ten? No właśnie nie wiem jeszcze. Bo ja nie naprawię, w tej turze nie naprawię, nie mam takiej karty w tym momencie. Bo, a co ja mogę w tym pomieszczeniu zrobić? Mogę podejrzeć też, możesz tak? podejrzeć i możesz skrócić rozgrywkę. Połowę ścinasz czasu i będzie plan alarmowy, uruchomi się szybciej. Ogień nie jest... Dobra, odrzucam sobie jedną... Tam mam przeszukiwanie, dobra. Odrzucam kartę, żeby pójść tutaj do jego pomieszczenia. Tego już nie ma, to możemy już odrzucić. To możemy odrzucić, tak. Ja, panowie, korzystam w końcu z mojej umiejętności. Ja bardzo dobrze umiem korzystać z szybów wentylacyjnych. Czy chodzisz tam w środku? Tak. Tam jesteś, jeśli jesteś w pomieszczeniu z wejściem do korytarzy technicznych, jestem. A, jesteś? Mogę przemieścić się do wybranego odkrytego pomieszczenia z wejściem do korytarży technicznych. Dobierz jedną i rozpatrz jedną kartę ataku nocnego łowcy. Atak przeprowadza dorosły osobnik w ciemności. Nie są te szyby zwizualizowane? Tutaj? Takie pomarańczowe. Aha, kropką. Dobra, dobra. Ja tu sobie wchodzę i wychodzę tu. Aha, czyli kropki są łącznie. Dobra, połącz kropki. Tak. Okay. I teraz sprawdzamy atak. Tak? A to czy musi być odkryte? Nie, bardzo się opłacało pójść do jakiegoś pomieszczenia, w którym... Do odkrytego mogę. A, do odkrytego. Tylko do odkrytych. Nie ma dorosłego osobnika, więc mnie nie atakuje. Nie, za łatwe by to było. Nie, to by było tak. I to i żeby zagrać tę kartę, to muszę odrzucić jedną i odrzucam jedną. Proszę. Zużywam ja tą kartę, przechodzę tu. Tak, i tu rzucasz na szmery niestety. To prawda, bo to nikogo nie ma. Bo nie ma innego gracza w pokoju. Zapomniał o tym. Trzy. Hech. Ja tu wchodziłem, to ja powinienem tutaj rzucić na szmery, panowie. No to rzuć sobie post factum, nie ma było, dramatu, nie? No dwa. W dwójce. No to będę ciągnął, zobaczymy obcego, panowie. Dorosłego wrzucam, spoko. Możecie grać. Dorosły wchodzi? Dorosły wchodzi, no. To słabo, a było tak pięknie, nie? Był jeden obcy tylko na... Dobra, a tego weźmiemy, bo on się tutaj opiera o to. Świetnie. O barierkę. Jezu, jakie te figurki. O, Jesus. No ładnie. Żeby widzieli wszyscy ci, co tam, o. Proszę. Dobra, to tutaj dochodzi od razu do spotkania w tym momencie. Nie, czy on nie zaatakuje? No panowie, no mam jakieś szanse, jak uwaga, wygramy? Nie zaatakował. Nie wiem, mi się świetnie gra, nie? I szmery znikamy, rzykamy szmery. Jest. Proszę bardzo, przepraszam, że ci przerwałem, ale dobra. Chciałem, żebyśmy byli jak najbardziej zasadami. Przepraszam, że ci przerwałem, masz tutaj dodatkowego obcego. Hefan. Okej, okay, to ja teraz... Ty jedną akcję wykorzystałeś. Ja wykonałem jedną akcję, druga jest gruntowne sprzątanie, usuwam ten znacznik. Włącza, odkurza ci... Tak, myjkę wszystko. Robisz coś? Jeszcze czekaj, jeszcze się upewnię. Ale ty miałeś się spotkać z Marcinem, który miał ci przekazać apteczkę, z tego co pamiętam. Marcin mnie olał. Poszedł sobie. Zmieniłem plan. Także... A ja specjalnie do niego szedłem. No, plan. Fajnie. Ale nie, to już super. Wiesz, nie, że kolega, nie? Co poradzę? Zawsze ciebie jest w duecie bardzo. Słuchajcie, ja już wam powiedziałem, ja już wiem, jak trzeba przetrwać, żeby być ocalałym w trzeciej części Nemesis, więc mi zależy, żeby mieć ten angaż, nie? Dobrze. Nie, nawet pierdnąć muszę za dwie karty. To musi być pas. No pas. No to pas. Ale bierze. Jak robisz pas, to możesz kartę odrzucić, jeżeli uważasz, że nie chcesz jej w następnej turze, tak. rundzie. Nie chcę. Nie chcesz jej. No to dobierasz no to sobie, później dobierzesz sobie do pięciu. Będziesz dobierał do pięciu. Do pięciu będę dobierał. Dawaj, Piotr. Dokładnie. Jedziesz, co robisz? No. Dobra, to ja używam jednej karty i ja sobie idę tutaj. Przepraszam bardzo. Nie, ja bym mógł coś zrobić. Ja już jestem, sorry, bo przyzwyczaiłem się, że mam tę postać, bo ona mi się podoba, ma fajny kaski i w ogóle jest super, ale jestem tą postacią. Jesteś tam. Więc ja muszę odrzucić dwie karty. No dobra, to i używasz archiwum, tak? Tak, i używam archiwum. Dobra, to twoja wiedza wzrasta tutaj o dwa, ale i przykręcam ci ten dziubek, że już z archiwum skorzystałeś. I możesz podejrzeć. I możesz teraz podejrzeć ten, żeby powiedzieć, jaki jest tam kolor. Bo teraz tak, wy poglądaliście ten z wierzchu, rozumiem, nie, ja ten, co ja podglądałem, włożyłem pod spód, więc ten tak. na wierzchu jest dla ciebie. Jest tak. Ale ty to jesteś jednak. Mogłem też skłamać, ale nie zależy mi na tym. Jak panowie, jest, tu jest czerwona. Tak jak obiecywanie kolegoma apteczek. Czyli nie została niebieska, jeśli dobrze... Czarna. Nie, czarna. Czarną ja mam. Ty masz czarną. Czyli została niebieska. Została niebieska jedna. Skoro jestem w archiwum, to mam przedmiot osobisty, kody. Aktywuj ten przedmiot archiwum.
Kody. Jeśli jesteś w pomieszczeniu z komputerem, wybierz, rozpocznij odliczanie do autodestrukcji, albo zamknij, albo otwórz do trzech drzwi w dowolnych korytarzach na planszy, albo podejrzyj do dwóch żetonów SVC. I możesz się zamienić kolejnością. I mogę zamienić kolejnością. Możesz zamienić się sobie miejscami. No dobra, coś takiego. Czyli uruchomiłeś, drugą akcję zrobiłeś. Tak. To ja strzelam do obcego, bo teraz jest mój ruch. Poczekaj, bo to nie była druga akcja w sumie, ja tylko jakby wziąłem sobie ten przedmiot i ten jest przedmiot jest przedmiotem, ale mam drugą akcję w sumie, nie? No nie, bo ty tutaj wszedłeś. Nie, on no, tu już. Ja tu byłem już, tak? Tak. Ale ja i tak będę strzelał. Bardzo dobrze. A drugą rzeczą, jaką mogę zrobić, to temu, bo to jest sąsiadujące pomieszczenie. Tak, rzucasz niego. Rzucam ten ładunek termitowy za tę kartę. No to rzucaj. Wybierz jedno pomieszczenie, to w którym jesteś albo sąsiednie, gum, tutaj. Leci tam, umieść w nim jeden znacznik awarii, no, jest, już jest to zostaje, awarii. Trudno, i pożaru. A, jeszcze podpaliłeś tutaj. Czyli robię to samo, co czyli to, co, robię ale to zadajesz, chciałeś zrobić. Zadajesz mu obrażenie? Nieważne, uwaga, ważne, ale tak, że oby się udało. No i jesteśmy razem w tym momencie. Wszystkie postacie i nocni łowcy w tym pomieszczeniu, łącznie z tobą, otrzymują jedno obrażenie albo jedną powierzchowną ranę. On dostaje on obrażenie. On dostaje jedno, dobra, no ja teraz sprawdzę. On ucieknie. No, on ucieknie. On ucieknie. Nie no, a cztery zginą. Zginą. Dobra, czyli to sobie idzie. Zginą. Dobra, mamy. O, kwas. Po wszystkim. Ale tam się pali i tam i się będą dostawać je kolejni, jeżeli będą. To zostanie w tym pomieszczeniu pod koniec swojej tury. To tyle. Ja zrobiłem tyle, koniec. Dobra, to ja strzelam do obcego, proszę no. bardzo. Ja tego tam u góry, nie? Ja jestem w ciemności, tak. Do tego wielkoluda. Do tego wielkiego rzucam. O kurde. Nie, no, akrobatę, no niestety cholerne. Nie udało mi się, chybiłem. Nic z tego nie wyszło. Także no ja robię pas, nie mogę nic więcej zrobić, proszę. Dobra, po pierwsze używam klucza awaryjnego, żeby te drzwi otworzyć. Otwarte. Jaki jest dźwięk w ogóle? Jak z Duma, wiesz? Tak, coś takiego. A może jak w Star Treku? A, to jest tak. Tak, taka parę. Jesteśmy głupi, Boże. Totalne nerdy. Bo wiesz, co to powinno być? Powinno być takie urządzenie. Tak jest napisane, geek coś tam, nie? Geek and son. Geeki, wiadomo. No. Ale to powinniśmy mieć taki syntezator dźwięków, nie? Że... Tak, że sobie klikasz i tam to jeszcze takie LEDy jakieś, wiesz. Dobra. Ja sobie pójdę do archiwum jeszcze. Tak jest. A, tylko że to dwie karty będzie kosztowało aż. Nie, tu. Tak, ale co tak, ty wiesz o dwóch kartach? Użycie dwie karty. Czekam na drugie wesołe kolano, nie? A tam, kiedy tam się znowu prąd wyłączy? Prąd się wyłączy za dwie. Czyli tutaj i to, się nie i to wyłączy. Się nam wyłączy tu tamte. Się nie wyłączy teraz. No, to się wyłączy za dwie rundy. Za dwie rundy się wyłączy. No chyba, że wydarzenie sprawi, że może się wyłączyć nam jeszcze. Może być taka sytuacja. A może tak być. Co planujesz? Może podziel się na dobra, własną... Dobra, pójdę tutaj planę. I... No, taktyką. Teraz już nie ma czasu dyskutowania. Teraz już trzeba działać. Ten i pas. I spasujesz. Ja nie mam w ogóle kart, także już pasowałem też. Ja też pasuję. Tak jest. Pasujesz. Dobra, no to słuchajcie, robimy fazę wydarzeń. Kipcio idzie do ciebie. Tutaj mamy, przesuwa się rzecz, ten, na torze czasu. Usunijcie znaczniki szmerów, jeżeli są tutaj w tych pomieszczeniach, w tym w tej sferze. W sektorze to usuwamy. Pali światło, okej. Okay. Tego tutaj nie ma. A tego... A ten i ten zostają? No, nie, to nie zostaje, bo to są szyby, to jest cała baza. Okej. Atak nocnych łowców. Czyli atakuje wtedy ciebie nie tylko. Nie atakuje tylko, tak. Jeżeli jest dorosły. No jest dorosły. Jest dorosły. Czychanie w ciemności, ale czychanie w ciemności mnie nie dotyczy. Bo nie dotyczy. Jeżeli karta ataku dorosłego osobnika, to czychanie w ciemności zignoruje efekt w ciemności widoczny na tej karcie. Czyli on, nie mam tego złego, tego. Otrzymuje jedną głęboką ranę. Zobaczmy, cóż to jest. Zostałem w ramię. Mam do dyspozycji tylko jedną rękę. Jeśli co w tym momencie ręką zrobisz? Trzymam dwa ciężkie przedmioty, to muszę opuścić, ale mam tylko jedną. Tylko jedną. Bo ja wiedziałem, że byłem przygotowany. Czyli gdybyś miał trupa, to byś go tak opuścił. Bym go rzucił. Czyli idziesz teraz taką ręką, a to jest tak z nogą. A ja z nogą, nie? Jak z filmu nic nie widzę, nic nie słyszę, nie? Powinniście chodzić ja w ogóle, ja sobie zapisałem niedawno, że ten film muszę obejrzeć. No, genialny. Świetny film. Skutki pożarów nas nie dotyczą, bo nikogo nie ma w pomieszczeniu z pożarem. Nikogo karta wydarzenia, Piotr. Proszę bardzo, uwaga. Pa, 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 pam, dzieje się. I teraz tak, dorosłe jest 4.
Bank pomylił się na twoją korzyść. Otrzymujesz od każdego gracza 200 dolarów. Nie poruszają się, bo ten walczy. Ja wiem, dlaczego chciałeś to zrobić, bo ty chcesz koniecznie, żeby on uciekł od ciebie. Gwałtowny pożar jest, panowie. Robi się jakby gorąco w bazie. Super. Ustaw licznik przedmiotów na zero w każdym pomieszczeniu. Jest zero. W każdym pomieszczeniu jest zero. Tam, gdzie jest ogień. W każdym pomieszczeniu ze znacznikiem pożaru. Znasz tą kartę? Umieść znacznik pożaru w każdym pomieszczeniu sąsiadującym z pomieszczeniem, w którym jest znacznik pożaru. Pali się baza. Ogólnie. Jakby rozumiem. O, fajnie! Od razu blejmy to benzyną, wiesz. A ty masz jakieś tam gaśnice? Jak mam, to mam. No, ja nie wiem teraz, czy będę miał, tak co mi się dobierze. Ogień nie rozprzestrzenia się przez zamknięte drzwi ani korytarze techniczne. Taka informacja. Taka informacja. I to tyle, panowie, jeżeli chodzi o te karty. Dobra, no to jeszcze kolonia nocnych głowców. Gracz. Ty jeszcze byłeś pierwszym graczem, więc ty jeszcze losujesz. Tak, mimo że ten dobra. Ty losujesz, tak. Słuchaj, a ten nie ma swojego znacznika tutaj w sumie. No bo on się nie został, nie oberwał, no to nie ma. Aha. W oberwie to będzie miał. Wyjmuję. Tak. Jak jest? No i mamy. Matka. Mamy matkę. To jest ten najmocniejszy. I zaraz się dowiemy, co się teraz dzieje, bo teraz będzie grubo ogólnie. Mamo! Jeśli w gnieździe. Nie znamy gniazda. Jeśli w gnieździe. Dalej jest jakaś na wszystko postać, mamy piosenkę. Umieśćcie w niej figurkę królowej, rozegrajcie spotkanie z królową. Jeśli w gnieździe nie ma żadnej postaci, włóżcie ten żeton z powrotem do woreczka i dołóżcie żeton jaja na planszę laboratorium nocnych łowców. A to jaj tu nie brakuje. Laboratorium nocnych łowców, czyli możemy tutaj jeszcze jedno jajo dołożyć. Okay. Więc wkładasz to z powrotem do woreczka. Włożyłem. I dokładamy jedno jajo. Proszę bardzo, tu jest więcej jaj. Ona urodziła jajko. Co to jaja? I co to jaja właściwie robią w tym laboratorium? To jajo a to jak się badać, do gniazda, jak gniazda. Tak. To nie jest w laboratorium, tylko tam jest po prostu to jest fragment, gniazda. Okay. Tak. Jeszcze nie znaleźliśmy gniazda, więc tak nie wiem, co się dzieje. No jak panowie, jakie macie tam cele? Może jakby tam... Na razie moje się spełniają. Tak, ale macie takie poczucie, że właśnie dążycie do celu? Tak. Tak? Okej. Okay. I nie kosztem jak... A, zresztą... Właśnie, w sumie powiesz za dużo w końcu. Dokładnie. W końcu może mówić. Nie kosztem pewnych newralgicznych elementów związanych z infrastrukturą naszej bazy. O, wybrnąłem już nie. Nie wiem, dlaczego mam wrażenie, że twój cel mówi o tym, że ktoś ma tutaj zginąć, Piotr. Ja cały czas mam panowie, nie, chciałem tylko powiedzieć, że wszyscy z nas powinni szukać miejsca, gdzie trzeba można wysłać SOS, tak? Gdzie, to tu jest, tu można wysłać sygnał. A, wiadomo, właśnie. Jakby wiadomo. Ja uciekam, więc jedną kartę... Czyli na razie, cześć Kłas, do jutra. Idę sobie tu. Rzucasz na szmery. Rzucam na szmery. Cyk. Czwórka. Cztery. Dobra. Idzie tu. Czwórka jest tu. Cztery na szmery. No to jakby po cichutku. Ja mam wrażenie, że ciągle się kręci w kółko, nie? Nie, no co ty. No bo tam jest ciemno, bo my jakby nie znamy tej bazy dobrze. Jest widno. I chciałbym podnieść sobie w sumie ten... No to dwie odrzucasz jedną kartę. I musisz sobie którąś z tych broni odrzucić. Muszę. Jedną kartę odrzucam. Prawda? Jedną kartę. Mhm. Dobra. Wywal pistolet, jak nie masz. Ile ja mam tego do strzelania? No tak, tak właśnie zrobię. Bo mało. Do strzelby masz dwa. Trochę mało. Muszę go zabić. Musisz mi podać ten... Naturalnie. Syk. Odrzucam. To ten inteligentny pistolet rozstaje się z nim. Z bólem serca to robię, ponieważ... Bye bye, Skippy! Tak, to tak. To ja ci to odłożę tutaj. To odłóż. I ja podnoszę sobie to truchło tutaj, o, i trzymam. Skończyłeś. Strzelam. Rutututututu. Cyk. I strzelamy w ciemności. Ale poczekaj, to była która moja akcja? A, bo tu i tu. Wyszedłeś i użyłeś. Niech będzie, dobra. Cyk. Dwa razy. Trzy. Dostaję trzy obrażenia. A, trzy, bo no, to masz jeszcze dodatkowe. Trzy obrażenia, tak. Ty masz jeszcze bonus. Ma bonus jeszcze, bo ty masz bonus który? Z tej broni swojej, tak? Chyba tak. Fajnie masz. Trzy, ja mam bonus tutaj, tak. I losujesz mu rany. Tak. Uwaga. No. No. No ma pięć, nie, to on przeżył jeszcze. No to ja mu znowu rutututututu. Ja już nie mam tego swojego. Rutututututu. Cyk. Ja strzelam znowu. I to jest mój ostatni pocisk. Okej. Okay. Ale pocisk. No nie udało się, nie wyszło niestety. Proszę. Nie jest prosta walka z nim, bo no nie mam szczęścia w kościach. Jest. Nie jest. Dobra, ja zużywam dwie karty i korzystam z archiwum. Tak jest, więc teraz tak. Ty jako... Tam się pali, nie, ono włącza komputer i dostajesz możliwość teraz. Fire! Exclamation mark! Fire! Jak ten. Możesz teraz podejrzeć, IT crowd. Jeszcze chcesz. No ale nie, no powiedzmy, że nie wiemy, jaki jest poziom tego ognia. Nie okłamał, czy ktoś nie okłamał. Może po prostu niedokaszony pet, nie. Okej. Okay. Nie okłamał? Czerwony. Ktoś mówił o czerwonym, więc. Dobrze. Tak, ja mówiłem o czerwonym. Nie kłamałem. Nie kłamał. To prawda.
I co jeszcze? Nikt nie korzysta z komputerów w ogóle, nie? Wiecie? Nawet haker. Nawet haker. Mamy tu hakera, który nie korzysta z komputerów. Bo my odpoczywamy od kompa. Dobra, moja druga... Nie, wiesz co, jeszcze. Chodź! Słuchajcie, przeszedł. Słuchajcie, Tomek przeszedł tutaj, więc okay. Zapętlamy działanie. Zajebiste. Proszę, teraz ty. Moc. Dobra, więc tak, ja jestem tutaj w tym miejscu. Tym kolesiem, no. To może szukać amunicji. Może tak, ja bym chciał wykorzystać kartę przeszukanie. Okay. Proszę bardzo, czyli tak, przekręcamy na dwójkę. To nie jest ruch w sensie, że się przenoszę, więc nie muszę używać dwóch kart z tytułu kolana. Dokładnie. Wybierasz sobie tutaj dwie karty. Oddaję. Dwie karty, masz. Dwie tak karty, jest. Dwie karty i tak zostawiasz sobie jedną. Co bierzesz, masz fajnego? Mam klucz do bramy głównej. Rozumiem, że to jest dosyć mocna karta. To ci, jeżeli chcesz iść, jest to jedna z dróg ucieczki. Jeżeli jedna chcesz do bunkra, to a my raczej celujemy w kapsuły, nie? Nie wiem. Z kapsułami, kapsuły są problematyczne, bo one są tylko, randomowe trochę, one są mocno tak. losowe, no. One są mocno bo wiecie, nie, dlaczego tak robię taką otoczkę, bo mam bardzo ogromny dylemat, bo drugim przedmiotem jest chyba granat. Można wstać do pomieszczenia obok? Słuchaj, mało tego, że obok. Wybierz jedno pomieszczenie z nocnym łowcą, to w którym jesteś albo sąsiednie, czyli nie muszę w nim być. Nocny łowca. Głupio byłoby rzucać granat w swoim pomieszczeniu w sumie. Tylko. No czasem tak musiałem w RPG-ach robić jakichś turowych. Bo wiesz, miałem dużo przeciwników, którzy mieli mało health, a ja miałem dużo, rzuciłem sobie pod nogi, wszyscy zdechli, a ja przeżyłem także. Czasem tak wiesz, gaszenie ognia ogniem, nieważne. Nocny łowca z wybranym pomieszczeniu otrzymuje dwa obrażenia. Wszyscy pozostali nocni łowcy łącznie z tą otrzymują jeden obrażenie albo jedną głęboką ranę. No to jest to, co mówiłem, takie trochę. No to jest wybór pomiędzy, jak, czy chcesz przetrwać, czy rzucić sobie granatę. Nie, no a to wiesz, jeżeli traktujesz, że chcesz jechać do bunkra, to musisz mieć klucz, żeby móc to otworzyć i żeby tu wyjechać. Żeby w ogóle wsiąść do bunkra. Kurde, ale ja mam daleko, mimo że jestem trochę niżej, no i nawet teoretycznie. No ale jest to jedna z dróg... Ale bliżej. Ale biorę życia. Granat, bo nie muszę sobie pod nogi wrzucać. Dobra, biorę granat. Okay. Oddaję klucz. Okej. Okay. O, jeszcze jadę, no oczywiście. No to już, to znowu dwie karty i wybierasz jedną. Spoczko. Wreszcie lutuję. Nie, bo wiesz, amunicja, kurde. No tak, ale tak. Nie wpadła mi ta amunicja. Masz dwie bronie, bo zobaczysz. No i tu jest problem, bo tu jest akumulator do broni. Ale energetycznej. A bo ty masz jaką broń? Klasyczną. No ja mam broń klasyczną. Klasyczną, nie? Amunicję potrzebujesz. Ale czekaj, dodaj 3 znaczniki amunicji do jednej ze swoich broni energetycznych. Ja mam energetyczne? Ale nie, to jest broń energetyczna, halo? Tak? Jest, pisze u góry, jest napisane. To prawda. No to zajebiście. Albo to, czyli to oddaję. Chyba, że chcesz mnie dać, jakby. Nie, ja też mam nie, ty mnie olałeś. Nie. Okay. Dobra Piotrze, to dawaj, to teraz tak. Rojo znalazł broń. Znaczy amunicję. Tak, ale żeby tego użyć, to musisz następnej. Musisz sobie naładować, tak. Muszę sobie. Na razie wziąłeś do kieszeni. Czyli dawaj, mam akumulator do broni granat. Piękny looting. I teraz tak, jakbym poszedł tu i potem tam, to będę, mogę ci pomagać, bo w sumie mam amunicję. No to dawajcie, chodźcie, no bo i tak musimy dużo zrobić. Ujmy go. Ewentualnie do windy, ale to dodatkowo wyłączone to jest. Nie, będzie trwało. Panie. To będzie trwało. Panie, to tak, odrzucam to i jedno. Słuchaj, ja mogę do ciebie tu przyjść, nie, jeżeli poczekaj. Potrzebujesz. Jedną odrzucam. Wiesz co, ja i tak teraz będę jakby uzupełniał amunicję, nie? Ruchem. Ja wiem, tylko chodzi o to, że ja poszedłem tam, bo mi zależało na tym, żeby włączyć sygnał, ale ponieważ jest tam obcy, to jest, ja nie wiem, czy sobie sam poradzę, bo już nie mam amunicji. No ja idę do ciebie przecież. A jak ale załaduję amunicję, to też będę. A chodzi o to, że ja mógłbym uciec, bo ja mam taką możliwość, żeby przejść do ciebie. No, dałbym ci ale po co chcesz do... Aha, apteczkę. Mógłbyś... No, bo ja jestem w fatalnym mógłbyś stanie. Mógłbyś chociaż biegać szybciej wtedy. No, oddaj mi nogi. Oddaję kartę i idę sobie tu. Rzucasz na szmery. Rzucam na szmery, cyk. Mm-hmm. Jest czwórka. Już, zachodzi do... Tutaj. No już jest, ściągniesz z woreczka. Słuchaj, to może cofniemy ten ruch? Ściągnij z woreczka. Chciałbyś, ale niestety. Ściągnij z woreczka? Ściągnij z woreczka. Z wiodra. Królowa. Ale w ogóle te potwory przypominają mi bardzo potwory z filmu The Thing. Tak. Pokaż mi ten żeton. Ten żeton jest... No, ile masz kart? Trzy. No nie, przepraszam Marcinie, to jest moja misja. Masz dwie, ale ona tak to cię ona atakuje. Sprawdzamy, czy cię atakuje. Królowa, czyhanie w ciemności. Czyhanie. Nie możesz... możesz się obronić. Ja mogę, mam. Otrzymujesz jedną głęboką ranę. Łe! Panie, takie reny to ja dostawałem w przedszkolu. Jedną głęboką ranę, proszę. No to panowie, zaczynamy uwaga, grę. Co się dzieje? Panowie, jest królowa. Narządy wewnętrzne mi zgniotła królowa. Także, super.
Za każdym razem, kiedy będę jadł ryż, będę... Nie, dobra. Za każdym razem, gdy w fazie graczy pasujesz, otrzymujesz jedną kartę skażenia. O kurde, za każdym razem, kiedy pasujesz, czyli w każdej rundzie będziesz dostawał kartę skażenia, będziesz dostawał. Musisz pasować. Musisz pasować na końcu w każdej rundzie spasujesz. Pasować. Jakby to się kończy pasowaniem. Dokładnie. No wiem, ale nie, mogę też sam spasować. Przepraszam, ale to było trochę zabawne. Pasowany na Denata. Trochę było to zabawne. Bije ją, tak. To biją. To ja wezmę duży fajnie. Licznik, bo ona może dużo przyjąć. Ta, bo masz, ty masz tą strzelbę wielką, dobra. Tak. I strzelam strzelbą. Tutaj dwie zawsze karty zadajesz co najmniej jedno obrażenie z wyjątkiem ten. Odrzucam. I strzelam. I teraz celuję. No to celuj. Niebieską. Jest niebieską. A niebieską jest przewagi. No to celujesz, tak? Tak. I co to znaczy, robi, że celujesz? Panowie. To znaczy, że celuję i że trafiam. Patrz. Nie trafiłeś, no. Okay. Co teraz? Koniec? A nie masz jeszcze jeden punkt. Nic nie mam. Ale ten jedna zawsze nie możesz... zadajesz co najmniej jedno obrażenie z wyjątkiem wyrzucenia. A, jedno dostaję, przepraszam. Jedno dostaję. No to... Zawsze zadajesz dzięki. Dobra, to ma jedno obrażenie. Zostawiam tu sobie jedno obrażenie. Tak właśnie myślałem, bo ja lubię strzelby w grach, dlatego. I teraz uwaga. Robimy tak, cyk i cyk. Ma 7 łącznie, królowa. Także daleka droga do zaliczenia. No to ja jedną tylko zadałem. Jedna. Zaznaczyliśmy jedną. Tak jest. Dobra. Coś jeszcze, Piotrze, robisz? Chyba nie. Nie, mówię do widzenia na razie. Do widzenia. Do widzenia. Dobra, ja mam nieustępliwość. Ja sobie dobieram jedną kartę akcji. Za każdą głęboką ranę mam... Gdzie jest moja głęboka rana? Tu jest moja głęboka rana. Mam jedną, nie? Więc jedną kartę muszę dobrać, a że nie mam, to muszę potasować. Okej, okay, ile macie skażeń? Tak, wiem, że Rojo ma jedno skażenie w swojej talii. Tak. Jest, czyli jesteś... Jest... Nawet rzekłbym chyba dwie. Nawet dwie. Dwa skażenia. Okay, Ja nie mam chyba żadnego, bo się pozbyłem tego jednego. Okej, okay, ja mam... w dekontaminacji. Ja też brałem. Ja chyba powinienem brać też... Czy ja miałem jakąś? Nie mogę, bo to w walce. Nie, ja będę brał teraz za każdym razem, gdy w fazie będę pasował. Dobra! Ty masz tatar z narządu. Ja uciekam. Ja uciekam. Ja uciekam. Ja uciekam tu. I sprawdzamy, co ona mi robi. A ty najpierw musisz ją odkryć, bo to ona, ta izolatka jest... W ogóle możesz tam wejść? Ta izolatka obcy jest zamknięta. Nie atakuje mnie obcy. Nie zaatakował mnie obcy. Ja mogę wejść w to pomieszczenie, ale nie mogę skorzystać. Izolatka otwiera się dopiero w 8 turze. Dobra. Mhm. I rzucam na szmery. Cyk. Jesteśmy na czwórce. Cyk. Gdzie ty idziesz w ogóle? Co ty robisz? No i to jest co wszystko, co mogłem zrobić, nie? Proszę. Co on robi? No tak, no tutaj jest tak z tą królową, to tak kierunek niezbyt fajny. Tam nie znowu przyjdź. Ogień. Chętnie uzyskam pomoc. Wiesz co, myślę... Ja tam idę mu pomóc. Dzięki. Ja myślę, Patryk, że powinniśmy iść do tego łazika na górę. O, patrz. Ale do łazika... I to jest, poczekaj, do łazika... nie wiem, czy się orientujesz, ale teraz zaczął się nowy etap gry. Ale wiesz co, to mogłeś powiedzieć wcześniej, bo ja tą kartę miałem, która by nam otworzyła bramę. Prawda. Tak, a ją wyjebałem. Teraz musicie czekać... Ale tam jest jakaś opcja, że ona się otwiera jest. Potem, nie? Znaczy, wiesz co, myślę, że w ogóle zobacz, tutaj w tę stronę tak, królowa, ogień. No, w tamtą stronę. Tamto lepiej, jeżeli no, już chyba wiesz, tak, już nie. No, do łazika wchodzi tylko jedna postać. Tak? Tak. No to ewentualnie możemy pójść w dół, może będą jeszcze jakieś kapsuły, tak? No, ja bym tak to zrobił. Tylko, że z drugiej strony ja chciałem pomóc im pokonać królową, bo zaraz będę się przeładowywał. Będzie zaraz uciekał przed tą królową, bo to tam... Bardzo ciężko jest dobić królową. To musi kilku graczy musi walić, żeby... Ja mam tylko jeden to jest boss w tym momencie. Wiem, wtedy boss. Na przykład po pokonaniu królowej powinien być insta win w grze. I koniec gry. Powinniśmy ci założyć koronę i podziękować. No, to byłaby jakaś opcja. Tam jest jeszcze nieprzeszukane jedno, nie? Jeszcze jeden przedmiot jest w tym systemie kontroli i wentylacji, tutaj w tym pokoju. Tutaj jest jeden, tak. Dobra, to ja sobie pójdę tam. Dobra, ja cię przenoszę. Musisz rzucić na szmery. Tak. Tutaj masz kostkę. Szmery. Dwa. To ta dwójeczka. Bardzo. Tutaj. I robię przeszukanie. Proszę bardzo, czyli tak, cyk, żółte. Jest na zero. I dostajesz dwie. Raz, bo to musisz odkręcić, żeby już nie brać przedmiotów. Dokładnie, bo już jest teraz na zero, więc już tak tam jest. Nic nie ma, nie? Ale na przykład w tej grze przeszkadza mi to, że każdy przedmiot do czegoś służy. Fajnie, jakby można było tak. Krapy znajdować, wiesz, tam... Tak, jak na przykład w RPGach łowisz ryba, tam stary but. Na przykład, no. No nic, no co mordeczki, ja tutaj używam karty, żeby móc, tak, dobrze rozumiem, przeładować sobie akumulator. Dokładnie. To jest jednorazowe. Czyli, żeby użyć przedmiotu też...
Pozbywam się karty. Pozbywasz się karty. Bo jest, gdy było 0, tak, to nie. Dokładnie. Dobra, ile tam, odrzucam ile to. Ile dostajesz amunic- przez tą amunicję? 3. Dodaj 3 znaczki amunicji, proszę, do jednego ze swojej broni. Albo, jeśli jesteś w pomieszczeniu, to tego nie korzystasz. To nie skorzystasz. Tak jest. Drugą twoją akcją może być pasowanie, skoro nie masz. Chyba, że masz przeszukanie, bo tu jeszcze zostało jedno, ale wszystkie przeszukania zostały. Nie, mam demolkę. To nic nie poradzi. Dobra, nie to poradzi. Robisz pas, Piotr. Pas. To jest pas. To ja, co ja mogę zrobić? Rozpoczynam odliczanie do autodestrukcji. Dobra, czyli będziemy. No proszę, to, czy ruchamy autodestrukcję? Proszę bardzo. Poczekaj, bo jeśli jesteś w pomieszczeniu z komputerem, wybierz. Rozpocznij odliczanie do autodestrukcji. Jestem w pomieszczeniu z komputerem? Jestem. Jesteś. Jest prąd, ale jesteś w walce. Nie możesz, bo jest w walce. Musisz najpierw wyjść. To no to ja zaraz pokonam ją, nie? Czy ja wiem, co ty knujesz, dziadu? Panowie, gra się kończy, uciekajcie, chowajcie zdradziłem się. Trochę. Nie, może musimy się pochować w specyficznych miejscach, żeby nie zginąć, nie? To mogą no być... To ja w takim cargo, razie, no to ja pasuję. Czyli sanitarka. Izolatka. Izolatka, w sensie. Izolatka otwiera się przecież po ósmej nie rundzie. No to ja, nie, to ja uciekam. Jak na ósmej będzie, to się otworzy izolatka, będzie można z niej skorzystać. Okej. Okay. To ja, bo tak, jestem z nią, więc... Ty jesteś z nią. Na wszystko mamy piosenkę cię, nie? Do tanga trzeba dwojga. Muzyczny odcinek. Po jednej nutce. Po bo ja mam jeszcze jedną akcję, mogę tutaj zrobić sobie coś, bo mam jeszcze jedną kartę. Kazik Staszewski. Dokładnie tak. Panowie, bo ja tu jestem z królową, nie? A wy sobie śmieszki, heszki robicie, ja z królową jestem tutaj, no. Teraz tak, tu się pali, więc tak kiepsko tam pójść. Ona może wie, że w ogóle zaraz sobie skądś pójdzie. Ale ona że za chwilę może zaatakować, jak ja sobie, to uciekaj, ja nie wiem, po co ty tam stoisz. Ty właśnie uciekaj. Dobra, ja uciekam. Odrzucam kartę. Idziesz tutaj, tak? Czy do ognia? Nie, idę tu. Idziesz tutaj. Dobrze, no to najpierw sprawdźmy, czy cię zaatakuje. Królowa, zarażenie. Otrzymujesz znacznik śluzu. Już mam. No to nie dostajesz nic więcej. Nic się nie wydarzyło. Rzucasz na szmery. Szmery. Co jest? Szmergier. Tak, we wszystkich tych tutaj... To jest to, co jak potknąłem się o wiązkę granatu i wybuchły. Bardzo głośno wybiegłeś. Royal in the house, nie? Dobra, ja sobie robię ruch. Odkrywamy, czy to rzeczywiście jest cargo. System... Jest cargo. Jest wysyłki cargo A. Mamy tutaj trzy przedmioty. Cyk. I jestem ześluzowany. Ześluzowano mnie tutaj. O. Nie przebiorę się, już nie umyję, niestety. Nie ma gdzie. No tak, nie ma już. Jestem tutaj, rzucam na szmery. Cyk. Dwójeczka. I będę przeszukiwał. Już mam kartę przeszukiwania. Bo ile tam jest przeszukiwania? Przeszukiwania, tak. Teraz i robię dwójeczkę. I ja myślę, żebym potrzebował teraz czerwony, bo ja też szukam amunicji. Przez to szukają amunicji. Ja mam jeden na jeden produkt nabój. Deficytowy. O, dubeltówka. Sorry, nie patrzyłem. W sumie nie powinienem patrzeć w twoje karty, bo to jest nieładne, jak się patrzy. Nie, ale gry też uczą takiego kulturalnego podejścia do sytuacji. Nie patrz w czyjeś karty. Znaczy na dzikim zachodzie podczas pokeraby to... Chociaż... Dobra, to ja zabieram tę dubeltówkę. Byłaby to trochę niższa. To nie było z gry, moją broń rzuciłem. Mogłeś zginąć na 1000 sposobów każdego dnia. Prawda. O, dziękuję ci bardzo. Dobra, wszystko, proszę. Ty coś pas, tak? Ty pas? Pas i ja pas. Ja pas, a jak mam pas, to niestety otrzymuję kartę skażenia. Proszę, to dla ciebie gratis. Dzięki. Panowie, uwaga, wystrzelenie kapsuł SWC. Patrzymy, która kapsuła została wystrzelona. Wystrzel A. Jakbyś to wszedł. A, zaznaczmy sobie, żebyśmy pamiętali, że A już wyleciała jedna. Tak jest. Przesuwamy znacznik i tutaj gaśnie światło. Ach, czy rozumiem, że już nie można skorzystać z kompa, świetnie. Atak nocnych łowców. Nie ma szlaba. Nie ma ataku nocnych łowców. Skutki pożaru. Nie ma skutków pożaru. Karta wydarzeń, Katrze. Karta wydarzenia, uwaga panowie. Otwarcie przegród. Najpierw poruszamy się, tak. Dorosły idą na jedynkę. Królowa. Jedynka jest tutaj. Mhm. A to królowa... nie jest królowa, to są rozrodniki całe tam. To królowa ma 4 takie. Dobra, to więcej ma tych. Czyli tylko on. Tak, tylko ten zostaje on tam. Okay. I następnie otwarcie przegród. Otwórz wszystkie drzwi z wyjątkiem tych zniszczonych. Nie ma żadnych drzwi. Nic się nie dzieje. Uwaga, jest ciemność. Umieść znacznik szmerów w każdym korytarzu prowadzącym do pomieszczenia z postacią, w którym go nie ma. Dobra, czyli tak naprawdę tutaj jest chyba jedyny. Nie tam jeszcze. Tutaj nie ma i tu jeszcze i tu. No to otoczyli nas ogólnie. Okej. Okay. To tyle. Pewno. Dobra, i kolonia nocnych łowców. Piotrze, jesteś pierwszym graczem, wyciągnij żeton. Wiem, ja dobrze wyciągnę. Panowie, tam nie jest dużo już tych żetonów.
Co wyciągnąłeś? Co wyszło? A. Larwinka. To ją wyrzucamy i dostajesz ode mnie dorosły. Dorosły. Dorosłą wieczną. Czyli narodził się. Narodził kolejny. Się tam w gnieździe kolejny. A co ty kombinujesz? Dwie karty wyrzucę i ja sobie położę szmery, które się będą znajdowały tu. Bo mogę. Płaciłem dwoma kartami. Ostrożnie. Ostrożnie przeszedłem, tak. To był chyba jeden ostrożny ruch w ogóle w tej grze, panowie. Tak. Bo nikt nie korzysta z ostrożnego ruchu, a można. Można. I ja zrobię drugi raz to samo dokładnie. To dwie karty tylko kosztuje. Dokładnie zrobię to samo. W sumie ty ze złamanym kolanem poruszasz się ostrożnie. I moja druga akcja też poruszam się 8 razy uratować. Co się dzieje? I umieszczam znacznik tutaj. Proszę myślę, bardzo. Myślę, że to nie jest jego celem, żebyś... Teraz ja, tak? Chyba nie. Chyba już nie. Plot twist teraz będzie. O. Teraz będzie duży plot twist. Bazę? Mam możliwość użycia bez kosztu miejsca, pomieszczenia. Używam kontroli systemu wentylacji. Nie, tego, w którym jestem. Okay. Patrz, ale on to zrobi teraz. I zamykam jego. A on prawie nie ma kart. Także miło, nie? Drzwiczki poproszę. Także dobrze. Coś fajnie. Zrobiłbym to już w turze wcześniej, ale uciekłeś z pomieszczenia z wentylacją. Czyli Marcin nam już nie pomoże. Czy ja coś zginę, już od razu zginę wtedy. Przepraszam, czy Marcinek była ta osoba z moją apteczką? Nie będzie stać. Ty musisz szukać te apteczki. No. Niestety. Zielone przedmioty. Czyli do pani matki. Idę, ma mamo. Tak, no okej. Okay. Rozumiem, że musiałem zginąć. To jest no niestety musiałem zginąć. Tak no. Jest twój cel, rozumiem. Bo ty zginiesz teraz już? Nie. No nie, bo jest zobaczymy. Jakby on go odgrodził od aliena. On go w pewien sensie. No nie, tak, no, ale jeżeli on się stamtąd nie wydostanie, albo nie wyważy... Ale wiesz co, ale obcy może popsuć drzwi, jeżeli no będzie może, akcję no są, ruchu. Są opcje. Jest wiele opcji. Jest wiele opcji. Ale to dalej siedzisz w pomieszczeniu, zamknięty, drzwi i obcy się dobija, także dalej jest to patowa sytuacja. Nadal jest to patowa sytuacja. Ale teraz zadam ci jeszcze inne... Aha, ale ty nie potrzebujesz komputera do tego, żeby zrobić tę akcję? Nie, ja po prostu użyłem tego kontrolu systemu wentylacji. To pierwszy, ostatni funkcja udział pomieszczenia, jasne. Tomasza Drabika okay, w programie. Dobra, no i co, masz jeszcze jedną akcję, proszę. No to słuchaj. Mówiłem, że teraz jest nowy etap gry, nie? Dobra, 8 razy zdradził, bardzo. Jest nowy etap gry, ale czy można sobie pokazywać kartę celów? Nie. Nie. W każdym razie, ale mogę powiedzieć. Możesz ale powiedzieć, możesz, ale nie musicie mi ufać. Znaczy w sumie to chyba kartę celów... No, nie możemy pokazywać kartę. Pokazywać nie. Moja karta celów zakłada, że gracz numer 3 musi umrzeć. Pewnie myślałem się. No, więc jakby z wami nie mam żadnego problemu, żebyście wiedzieli. Spoko, okej, okay, dobra. Czyli istnieje szansa, że apteczkę dostaniesz. A ja wyrzuciłem kartę, gdzie gracz 4 musiał zginąć. O nie. No i także... Ale wybrałem bardzo fajną, o wiele lepszą. Jeszcze masz jedną akcję. Wiem, że jeszcze mam jedną akcję i chyba pójdę do generatora i spróbuję włączyć prąd, żebyśmy mieli. Tak, to jest dobry pomysł, bo jest ciemno. Nie powiem jak. Kłas, przypomnij, gdzie ty jesteś, pioneczkiem? Tutaj. Jesteś pomarańczowy, dobra. Pod warunkiem, że mnie coś nie zerze tam za chwilę, tylko a myślę... A ty gdzie jesteś? A ty jesteś... A, czy taki trójkącik mamy tutaj. No, trochę tak. No, figo-fago. Czyli Marcin został jedynie tam odgrodzony. Słuchaj, ale nie przejmuj się, jakby jesteś ocalałą. Także... Mi się wydaje, że Marcin miał tak fajne taktiksy, a teraz myślę, jest że spetryfikowany. To prawda, może być ciężko. Może być, ale nie musi. Dobra, moja druga akcja, tylko myślę, którą kartę. Kurna, wszystkie przydatne, no. Co to najgorzej, nie? To właśnie, co zrobić? Idę do generatora. Rzucasz na szmery. No niestety. Rzucaj, żeby ci źle wyszło. Niebezpieczeństwo ze wszystkich stron, wiesz? To nawet nie jest najgorsza opcja wbrew pozorom. Tutaj? Bo to nie oznacza jeszcze obcego. Nie oznacza obcego, zdecydowanie. Proszę, Rojo. Wcześniej był kolega, no to myślałem, że weźmiemy ją na dwa baty, jakoś to pójdzie, nie? Teraz jest to takie, mimo posiadania amunicji, trochę średnie. Jeżeli nie musicie walczyć z królową... Tym bardziej, że ja mam rany, kolano i skażenia. No nie. Także ja bym sobie wykorzystał odpoczynek za zero. Dobrze. Bo w tym momencie super. Ja jestem w stanie pozbyć się złapy. Ale muszę się zeskanować. O, i to chciałem zrobić. Bo jeżeli są... Czekałeś na to nie. Całą grę. Czekałem na to całą grę, nie? Dobrze. Zobaczmy to. No tak do kamery może. Dun, 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 dun. Na środku powinieneś mi napisane. No i zobacz sobie, co tam jest. Skażenie. Masz skażenie? Nie. A nie, w sensie, że... Czy jest napisane? Nie ma. Zarażenie będziesz mieć na środku. No i super. Ale to jest fajne, bo ja strasznie lubię takie dodatki. Chciałem tylko podkreślić, że to jest mój cel korporacyjny, więc to jest nic osobistego. Jasne. Dobra, to był mój pierwszy ruch z dwóch. Teraz tak. Pytanie, no ja bym chciał się wyleczyć. Kto miał mi tą
apteczkę. To on miał apteczkę, ma. Ale on jest. No tak. Hech. A ten, a ty kłas masz jaki przedmiot? Znaczy w sumie nie wiem. Ja mam kabel. To mogę to sobie kabel otworzyć. To świetnie, to nie... wiesz, to tętnicę gówno znaczy, sobie zablokuje. Wbrew pozorom, tobie mogłoby się to przydać, bo to jest. Jeżeli jesteś w sektorze z zasilaniem, nie jesteś, to można naładować broń energetyczną tym kablem. Ale on ma naładowany. Ja mam akurat naładowany. Ja bym się połoił albo poszedł w Explore no, za dwie karty, no bo dalej mam to kolano. To ty może razem jedź z nim do windy i razem z nim pojedziesz. On chyba nie ma nic przeciwko, nie? No to zróbmy tak. To co, nie ruszać się, czekać na ciebie? No ale musisz najpierw do mnie dojść, bo ja jestem bliżej iść windy. Gdzie ty jesteś bliżej? Tutaj stoi. Aha, ty jesteś ten. Dobra, no to okej, no to niestety muszę zużyć dwie. Ja cię przenoszę, no tak, uwaga, idziemy. Sobie. I przenosisz mnie, tup, i jestem. No i koniec, dwie akcje już miałem. Piotr, super, dobra. Jeszcze dobra, fajnie, bo się spotkałeś się z nim. Tak. Fajnie chłopaki, fajnie. Goście programu w jednym miejscu, pierwszy raz. Nie, wy w ogóle jakby sobie pomagacie, także rozumiem. No, ale ja tak jestem w życiu i w grach, wiesz. Tam... Fajnie jest, fajnie. Chcecie nas po prostu tu zmiażdżyć. Nie, ja zawsze wolę kooperację niż jakieś tak? sieciowe nawalanki PVP, wiesz, powiem ci tak mimo wszystko. Ja generalnie też, no ale tak z drugiej strony popatrzyłem sobie na te cele, które miałem i myślę, ciekawiej będzie. Jestem ciekaw, co odrzuciłeś, bo miałeś dwa cele. Tak? Wiesz co, już nawet nie pamiętam w tej chwili, co tam było, ale tam było coś takiego. Nie było ciekawe. Żeby się przeżyć. Tam było jakiegoś takiego coś właśnie, nie, tam było coś takiego, co jakby nie było przeciwko komukolwiek, nie? Rozumiem. Wyszli sygnał. Coś w tym stylu, no. Buzieska. Omijać zabezpieczenie, mogę odwrócić na drugą stronę żeton zasilania sektora, w którym jesteś, żeby włączyć prąd. Panowie, czy to jest dobry pomysł? Zawsze jest dobrze włączyć prąd. No prąd jest ale zawsze na propsie. Musisz mieć dostęp do komputera? Ale zaraz, nie, my i tak, mam. Żeby uruchomić windę, potrzebujemy prądu. Nie potrzebujemy prądu, ja mam kartę do tego. A, bo ty masz tą kartę, dobra, dobra, super. Ale no przyda nam się tu oświetlenie, bo zobaczcie, co tu się dzieje, ile tak, to jest, nie? Więc ja to włączam, omijanie zabezpieczeń, odwróć na drugą stronę żeton zasilania sektora, w którym jesteś. Ja powiem tak, przejść z kłazem, potem ten skafander tak odlecieć. Boże, nie? Człowiek zło. Ale ten skafander masz mega, tylko że żeby tam dojść, to... to no. Co zrobiłeś teraz, Piotrze? Odrzuciłem kartę, bo będę szedł. No i rzucasz tutaj. No to rzucasz na szmerki. Tutaj. I będzie obcy. Obcy. No nawet jakbym szedł ostrożnie, to tak by się no, to nie uniknąłbym tego, nie? Nie? Nie. Nie, mógłbyś włożyć tutaj. A, jest opcja, żeby no, ten... jest jeden tutaj. To może ja pójdę sobie po cichaczu? Tak, pójdę po cichaczu, jeszcze jedną kartę. No i teraz jest w tunelach technicznych. Dobra. No i... No i poszedłeś. Poszedłem. Dobra, ja odrzucam jedną kartę, żeby użyć mojej tajnej broni, z którą się z wami nie ustalałem. Mam plan jaskiń. Bo tu są jaskinie obok. Jeśli jesteś w pomieszczeniu z wejściem do korytarzy technicznych, możesz przemieścić się do wybranego odkrytego pomieszczenia z wejściem do korytarzy technicznych. Dobierz i rozpatrz jedną kartę ataku nocnego łowcy. Także ja stąd przemieszczam się tu i rozpatruję atak łowcy. Taki ładny miałem plan. Otrzymuję jedną powierzchowną ranę i kartę skażenia dostaję. Karta skażenia i powierzchowną Panowie, ranę. Panowie, czyżby zrobiło się to trochę gęsto? Tak, tak, to bardzo dobrze myślisz. Się nie bawią tak. Bardzo dobrze myślisz, nie? Bardzo dobrze myślisz. No i co? I muszę rzucić na szmery, nie? Okej. Okay. Jeden. Jeden jest tu, z technicznego wychodzi. Muszę teraz wylosować innego obcego. Królowej już nie będę miał. No zawsze nie, jakiś raczej plus. Teraz król. Jest larwa. Węszczenie. Otrzymujesz jedną powierzchowną ranę i znacznik śluzu. Mam znacznik śluzu, ale mam dwie powierzchowne rany. Jeśli zostajesz zaatakowany w wyniku ucieczki i masz jakikolwiek... Nie. Nie, nie, nie. To nic więcej. Okej, okay. Fajnie. Mm. Fajnie, dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, teraz ty. Także tyle po przyjaźni, nie? Mm. Ja wiedziałem, że to... Ty już się nie ruszysz w tej rundzie. Nie. Wiesz co, fizycznie nie się nie rusza, jeśli chodzi o użycie czegoś, no to... To granat, granat. Latarka bez sensu. Nie, jestem mało przydatny teraz. Mega. No ja mam wciąż swój cel. No. Więc ja pójdę. Później pojedziemy tą windą. Okej. Okay. Bo jakby i tak... Więc ja idę do systemu kontroli. I nie, do systemu kontroli. A, tu tutaj. Jest. Zobacz się, i idę tak prawda ostrożnie na dwie karty, więc kładziemy w czwórce. Czwórkę. Okej. Okay. Idę z pasem. Możesz też... A, bo tu trójka jest zajęta, dobra. I pas. Bo zrobiłeś jedną akcję i pas jest drugą akcją. Ty też pas. Ja też pas. Piotr. To ja... Gruba! Ja też robię pas.
No to tutaj już chyba wiesz, dokąd to zbierasz. Ja wiem, no co mam ci powiedzieć, wiem, no. A to ale... jest najskuteczniejsza metoda, pas. Niestety. Wystrzelenie kapsuł nie następuje, przesuwamy znacznik, otwiera się izolatka w tym momencie. A tam roją. Nareszcie. Usuwamy znaczniki szmerów, zobaczcie co tu się dzieje. No i wracamy. No to miłe. Proszę. Bo to już się gęsto zrobiło. No. Proszę bardzo. Atak nocnych łowców. Atakuje mnie larwa. Taka malusia larwa. Draśnięcia, przyjmujesz jedną powierzchowną ranę i jedną kartę skażenia. A że jest ciemno? Ale że mam, że dwie powierzchowne rany, to dobieram głęboko. Ujej. Dobierz kartę akcji do czterech na ręce, zamiast całe ciało. Sparaliżowane całe ciało. No to jest to, co ja miałem wtedy. Spoko, to leczę się. Kolejna głęboka rana, dokładnie ta sama. Zaraz nie będę musiał niczego robić. Dobra, skutki pożaru. Krytyczna pora. Karta wydarzeń, Piotrze, proszę. Proszę cię, Marcinie. To są poważne rzeczy. Nie, oczywiście. Bank pomylił się na twoją korzyść. Panowie. Każdy gracz otrzymuje 200 zł. Ej, to jest najbardziej fantastyczna część. Idziesz do więzienia. Czy kiedykolwiek, jakikolwiek bank się na czyjąkolwiek korzyść pomylił? Wykluczenie. Wszyscy gracze są wykluczeni z gry. Kończymy rozgrywkę. Do widzenia. Na razie nie. Ale to jest w ogóle tak. To tak, poruszają. Rozrodniki się poruszają. I królowa się porusza. Jedyneczka. Na jedyneczkę trzeba weszła tutaj. A, idzie do was, panowie. Każda postać z larwą ma swoje... Znaczy, może ważne. Musimy to kończyć, bo oni się już rozpływają. Tak, totalnie, nie. Każda postać z larwą ma swoje plansze... Na swojej planszy dobiera po jednej karcie skażenia i je skanuje. Nie ma. Nie ma, nic się nie dzieje. Wyklucie jest związane z larwami. Nikt z nas nie ma larw na sobie. W przeciwnym razie umieszcza tę kartę skażenia na swoim... Ale nie, my nie mamy tych kart na ręce. Odrzucasz wydarzenie. Wrzucamy. Do widzenia. Nic się nie wydarzyło. Okay. Kolonia nocnych łowców. Ja jestem pierwszym graczem. Jeszcze przez chwilę. Zobaczmy, co się dzieje. Jeszcze jesteśmy przed tym etapem dobierania karta pierwotnie. Tak, będzie. Okay. Dorosły osobnik, czyli każdy z nas rzuca kostką na szmer. Proszę bardzo. Każdy z nas. Od kolejności, od ciebie zaczynamy. No dobra. Rzuć dobrze. Bez szmerów. O, niebezpieczeństwo. To masz wszędzie szmer. Otoczyły ciebie. Chciałeś, patrz. Ale zobacz, patrz, pomimo teraz losowości... Są takie sytuacje, które mogą cię tak mega zaskoczyć, no, bo wiesz, chciałeś wejść do windy, nie? Tak, chciałem. I teraz Kubańcy, one wiedzą o tym. No, a jak oglądaliśmy Obcego, a wszyscy w tym towarzystwie oglądali Obcego, to wiecie, że Obcy to oni tam potrafili nieźle. Tak. O, już ewakuacja, nie? O, winda tu nagle. No. Piotrze, jedyneczka masz. Jedyneczkę masz tutaj. No to u mnie to akurat spoko, ale otaczają nas ogólnie. Dwójkę, tutaj. Zaraz będę miał jakieś świństwo u siebie. Dwójkę masz. Dwójka. No to dochodzi Obcy. A, wchodzi do ciebie. Dochodzi Obcy. To Obcy. Cię może uratować. Tak. Zobaczmy, co wyjdzie. Tak, no to masz teraz jakiegoś asa w rękawie. Na drugiej królowej nie ma, coś nie? Coś mam. Tak. Dorosłego masz. On za to będzie biegał. Jest spotkanie, nie masz, masz jedną kartę. Jest widno. Trzy, więc on cię atakuje. Masz jedną kartę. Czyli to też jest super, że czyhanie w ciemności. Trzeba te karty otrzymujesz wstawić. Jedną głęboką ranę. O fuj. No i tyle. Sobie czyli to jest twoja druga głęboka rana. Tak. Kolano. Teraz będziemy się ciągnąć tutaj. Nie! Ale słuchaj, ale ważne jest to, że ty masz lewą nogę, a ty masz prawą. A ty masz taśmę klejącą, połącz nas. A ja mam wokół. Nie? No co tam sprzątaczy? No co tam posprzątasz, no, panie? Pozamiatał cię równo, nie? No mega, dosłownie to zrobił. Dobra, użyję myjki ciśnieniowej. Będziesz go odpychał? Żeby wytrania się pozbyć, no. A to fajne to jest. Bo to może być szybsze niż próba zabicia go. No dobra, to strzelam tą myjką. Mhm. Niebieską, tak? Bo jest... Jest światło. Trafiłeś. Okej. Okay. Idzie do pomieszczenia numer 2. Niestety miałem nadzieję, że polezie do... Przepnął się. Ale mam amunicję. No tak, ty to jesteś przygotowany. Będzie jakaś akcja. Ale panowie, czy w fazie nie powinny zniknąć? Zniknęły. Tu jest... Rzucałeś na szmery. Tak, bo to jest wydarzenie. To prawda. Sorry, panowie. No dobra, to jakby co tam, aktywuję system kontroli wentylacji. Mhm. Tylko jeszcze myślę, które dwie karty wykorzystam. Tam myślę, że zrobi tutaj. Zaraz to, co zrobiła Ripley z tym. Vacuum cleaner. Teraz pytanie, czy zostały ci jeszcze jakieś asy w rękawie? Ale się uparł na niego. No tak, bo on ma go w celu, nie? No. Zawsze.
Dobre, i to są dobre, moje dobre. Dwie akcje, tak? Więc jakby na razie... Nie, jestem zrelaksowany, panowie, jakoś tak, nie wiem. Ty też potrzebujesz, masz cel, że musisz zginąć trzeci gracz? Nie, ja chcę, żeby wszyscy zginęli. Ciekawe, nie, przepraszam. Słuchajcie, to nie jest obusieczne. Wybierz jedno pomieszczenie z nocnym łowcą, jesteśmy. Tak jest. W którym jesteś albo sąsiednie? Jesteś. Nocny łowca w wybranym pomieszczeniu otrzymuje dwa obrażenia. Kropka. Wszyscy postali nocni łowcy i postaci. To już nas nie dotyczy. Ale pytanie, czy to mi się to opłaca? W sensie chodzi mi o to, że wiesz, to jest broń, której możesz wykorzystać w pomieszczeniu obok, nie? Czy nie lepiej strzelić z czegoś? Bo dwa obrażenia to i tak niekoniecznie. Teraz powinno być takie zbliżenie na Rojo. Wiesz co, ja i tak zamierzam strzelać. Dokładnie. Oprócz tego. Czy ją chcesz rzucić granatem i jeszcze strzelić? A nie lepiej dwa razy strzelać? Właśnie wiesz, bo ten granat się może jeszcze przydać, jak będziesz jako chciał obszarówka, wejść. Nie? Jako obszarówka. Będziesz chciał się pozbyć czegoś w pomieszczeniu obok, nie? Na przykład, nie masz super opcji. Kolegi. Nie, dobra, okej, dobra, faktycznie, okej, strzelajmy. Tak wydaje, że... No ty masz wybór, w ogóle masz fajne giwery. No, ten pistolet maszynowy jest spoko. Musisz odrzucić kartę jakąś, nie? Żeby strzelić z tej giwery. Tak, jako że nie jest to ruch, to wyrzucam sobie jedną. Dwa strzały, czyli dwie kostki. Pistolet maszynowy. Oddaję. Tak, czyli poproszę. Niebieskimi, bo jest światło. No to możesz go skosić. No zobaczymy. Nawet. No to jak to poprawię razu... tym granatem. No niestety, no, pudło, ani w jednym, ani w drugim. Ani w drugim, bo to też jest pudło, nie? Bo to jest tylko... Nawet nie sprawdzam życia, bo to nie ma sensu. No dobra, to był mój pierwszy ruch. Okay. Czyli lepiej było granat, bo w sumie granat, tak. Na granat nie rzucasz. Rozumiem. Nie, granat masz insta hit. Tylko ja nie wiem, czy tu się kiedykolwiek wylosował dwóch łowca. To może teraz ten granat. Dobra, rzućmy ten granat. No dobra. Granat jest za jeden. Zawsze się poświęcam to. Poświęcasz to, okej. Granat chowamy sobie do amunicji. Schowamy. Dobra, i od razu rzucamy mu na dwa. Niestety 5 na życie. No ale zaznaczyłeś dwa? No dwa zaznaczyłem, ale ma 5 życia. No okej. Co ja robię, panowie? No bo ja chciałem zrobić coś takiego na propsie, coś, co sprawi, że będzie naprawdę dobre. Teraz ja jestem też otoczony w sumie. Ewentualnie mogę uciekać w stronę ognia. Giniemy. Ewentualnie mogę uciekać w stronę ognia. Słońca. No dobra, to przeszukuję. Przeszukuję sobie. Dobra, na zeróweczkę schodzi, pomieszczonko. Tak. I co my tu mamy? Mógłbyś mi jakoś pomóc, otworzyć mi drzwi z komputera? Nie. Co my tu mamy? A dlaczego nie możesz mi pomóc? No nie wiem, co mam ci odpowiedzieć na to pytanie. No stary, no nie mogę, jestem otoczony przez... Masz komputer tutaj, stary, ty jesteś tu, potrafisz korzystać z komputera. Otwórz drzwi. No wiem, ale co z tego będę miał? Moją przyjaźń do zgromadzenia. Haker, który... Haker, nie subordynacja, nie? Znaczy, jeżeli masz cel... Czuję, że nasze cele są trochę zbieżne przynajmniej, częściowo. No, od samego początku czułem, dobra, to tak, ja wymieniam, mam broń energetyczną, wymieniam sobie na broń, to jest prototyp, więc nie chcę prototypów żadnych tam, mówmy się, prototypy są słabe. Ile masz tam amunicji? I mam amunicji 4, panowie. Okej. Okay. Postrzelam sobie. I to jest jakiś potężny strzał. Mogę wam przeczytać, pochwalić się? Nie. No, nie, a ja chcę. O, widzisz? Co to jest? Amunicji. Załaduj maksymalny ten, amunicję do ten i gdy idę strzelasz tam. I jest ten. Nie, ona po prostu ma dużo amunicji. Teraz jest ten, gdy ten. Nie, po prostu ona od razu, masz od razu naładowaną do pełna i że tyle. I że tyle. Naładowana. To jest koniec? Coś jeszcze robisz? To ja odpoczywam. I jak odpoczywam, to mogę przeskanować te wszystkie karty skażenia, które mam na dłoni, więc poproszę skaner. Proszę. He! I to jest ten moment, który lubię bardzo w tej grze. Powinien być dźwięk. Mógłbyś? Jasne. Nie ma nic. Dzięki. Ja skorzystam z mojej nieustępliwości i dobiorę sobie tyle kart akcji, ile mam głębokich rana. Mam 3, więc dobieram 3 karty. To jest moja pierwsza akcja. Masz 3 głębokie rany. Tak, 3. Jeszcze jedna i umiera. I jesteś out. Liczyłem na możliwość rozwalania drzwi. Nie weszło? Nie. Mój. Coś ty z nim zrobił. Czuję się okropnie. Ja za darmo sobie zagram desperacki atak. Odgórnie, nie? Ja sobie zadam desperacki atak. O, to nie widziałem tej karty. Dobierz jedną kartę skażenia i zadaj 2 obrażenia wybranemu łowcu. On ma 1 życia, więc od razu ginie. No to ciekawe. Trochę się poświęciłeś, ale jednocześnie masz z tego... Trochę mam, no. Jakąś korzyść. Jakąś tam korzyść. To jest pierwszy... I to jest moja druga akcja, proszę.
Straciłem cel w życiu. On jeszcze żyje, ja wiem, on ma jeszcze dużo kart, więc... Tylko, no jeszcze chyba... może coś zrobić, nie? To prawda. Ale chyba już się nic nie może nawet wydarzyć, bo... Chyba może. Wydarzenia też jeszcze działają. Wydarzenia czasami też mogą wpływać żeby na... dla twojej informacji, mam możliwość wyjścia, także to nie licz na to, że to takie, wiesz... Ja jestem... Co u ciebie? Bo wiesz, ta gra się toczy teraz tam, nie? Tak naprawdę. Ja zaraz się z nami żegnam. Okej. Okay. Nie wygląda to dobrze. Pasuje. Pasujesz, dobra. Zostajesz z obcym. Nie? Ja strzelam. No wiadomo. Wiadomka. Korzystaj, póki jest światło. Odrzucam. Jedna kostka. Jedną. To tobie daje, nie? To jest. No. I dzień, znaczy w sensie dzień. Światło. Znaczy światło, no. Jeden strzał. Pusto. Jest pusto. Pudło. Zdenerwowałeś się, to kolano ci w tym momencie zakuło. Tak, i... Ałaj! No ale jeszcze raz. Nie, może masz jeszcze jedną akcję. Akcję, nie? Nie ma amunicji. No ale ma coś drugiego tam. No latarka nic mu nie da. To jest latarka. Latarka jest po ciemności nie, tylko nic działa. Nie, nie, to nic. Jeśli coś, to za jeden naprawy. Nie, nic pas. Nie da. Pas, dobra, pas. Piotr. Dobra, to ja też robię pas. Ty robisz pas, dobra. No to ja nie robię pasu, bo ja muszę tu parę rzeczy zrobić. Najpierw zrobię sobie. Pamiętaj, że jak zrobiłeś pas, to możesz odrzucić sobie jakieś karty, jeżeli zrobimy... uważasz, że nie chcesz ich przyszłej. Zrobimy sobie przeszukanie. Ale mogę odrzucić skażenie? Skażenie też możesz odrzucić, oczywiście. Oczywiście. No to odrzucam obydwa. Okej. Okay. To samo tam, nie? Mogłeś sobie też odrzucić. No to w sumie już... Odrzuć się post factum, bo on post factum też zrobił tam dwie rzeczy. No tak. Już nie gramy o złote kalesony. I ja teraz wykonam tak. Odrzucam jedną kartę i wykorzystuję sobie kabel, który pozwala mi otworzyć drzwi. I otwieram sobie drzwi. Ja sobie też sobie to odrzucam. Też jest ty już masz pas, więc nic mi nie zrobisz. Dobra, to były moje dwie akcje. Każdy spasował, to pozwolicie, że ja to dogram. Okay. Póki dobra. Mogę, prawda? Jedziesz. Idę tutaj. Zaraz cię tam myjką wrzucił z powrotem. Znów tam jakoś... wejdziesz. Straszne. Dobra, i będę musiał rzucać. Za szmery rzucasz. Ale to jest nawet w mojej branży coraz nie. częstszy taki, nie. wiesz, patent, że niby gramy kooperacyjnie ja sobie i tak dalej, skorzystam ale są ukryte ze... takie, aha, wiesz, nie? Okay. Skorzystam, słuchajcie, sobie ze staplera. To prowadzi dużo emocji, nie? Tak, tak, a, dodatkowe... No, się nie słuchają, nie? No dobra, dobra, oni już generalnie są przekonani. Staplera używam, żeby zaszyć sobie ranę, dzięki czemu okay. moje ramię wróciło do normy i mogę dostać więcej kart. A, to jest kart. To, co ty miałeś dostać. To jest to, co ty miałeś dostać. To, na co czekam od dwóch godzin w sumie, ale nie. Pas. Dobra, pas, dziękuję. Faza wydarzeń zaczynamy, panowie. Ja myślę, że już kończymy powoli. Wystrzelenie kapsuły, proszę bardzo, cyk. I która kapsuła? Brak wystrzelenia. Nie były wystrzelone kapsuły, nie poszły. Aktualizacja czasu, cyk. Proszę bardzo, przykro mi, jest ciemno. Nie usuwamy znaczników szmerów, atak nocnych łowców. Atakujemy. Atakuję, uważaj. Świetnie. Teraz pa, uważaj. Nie wiem, na co. Nie atakujecie. No, skutki pożaru nie ma. Karta wydarzeń, Piotrze. Czytaj. Proszę bardzo, uwaga. Lubię kartę wydarzeń bardzo. Dorosły i królowa i dorosła nie, tylko królowa się porusza do jedynki. O, bo to jest, ona tu wróciła. One mają podobne symbole. Czyli królowa idzie tylko. Tak. Polowanie. Ucieka. Uwaga, polowanie. Jeśli to możliwe, przesuń wszystkich niezaangażowanych w walkę dorosłych osobników do sąsiedniego pomieszczenia. Wszystkich niezaangażowanych w walkę no dorosłych. Jest niezaangażowany ze mną. Jest tutaj. Mhm. I on dostaje teraz jedną ranę. Do sąsiedniego pomieszczenia, w którym przebywa postać. To jest jego pierwsza rana? W którym przebywa postać. W którym przebywa postać. Tak. A, tam przebywa to jest, postać. No, tak, to, no to nie ma. W którym przebywa no to nie, postać. No w tym przebywa postać. Ale tu jest walka. Aha, jest nawiązanie. Tak, tak. No dobra. Jeśli istnieje kilka takich pomieszczeń, przesuń ich do pomieszczenia o najniższym numerze. Tak, no, okej. Okay. No to okay. dobra, to tyle. To tyle. Dziękujemy. I kolonia nocnych łowców. Poproszę. Proszę twój worek. Przeciągaj. Czyń honory. Do kogo hipek inicjatywy przelatuje? Oczywiście, że do ciebie. A, dorosły. Pierwszym graczem. Dorosły. To każdy rzuca na szmery. Każdy na szmery? Tak. Zacznę od Roysona. Okej. Okay. Right. Jeden. Jedynka. No patrz, masz farta, nie? Ominęło trochę tak. Teraz ja. No to u mnie jest sytuacja też taka, że może być różnie. I Piotr ma tu. Okay. Ale. A, to jest szybko. Nie, niebezpieczeństwo. No nie? Tak. No i to sprawiło właśnie tą sytuację. Trójka. Okay. Fajnie, że trafiłem, nie? Dobra, tu. Okej. Okay. I teraz ty rzucasz, proszę, sprzątaczu.
Już widzę, że już nie będę miał imienia. Nie, będziesz tak. No, do końca gry nie ma tak, do końca gry nie ma takiej opcji. No niestety. Widzę, że tak, że jakieś paskostwo mi tutaj nachodzi. Niestety. Wiesz, to jest karma. Na kotówę! Nie ta. Pełzacz. No, co masz? O, rozrodnika ma. Repacz. Reproduktor. O, to tego jeszcze nie widzieliśmy. Ile masz kart na dłoni? Wyjmuję te ci górki, jedna lepsza od drugiej. No teraz odciągamy, patrzymy. Królowa tylko atakuje, więc nikomu się nic nie dzieje. Pozostaje na razie tutaj w puli. Możesz przyjść do mnie, bo tu nie będziesz miał szmerów, więc bezpiecznie tu wejdziesz. No chyba tak, a Piotr, ale dalej mam to cholerne kolano. Możesz się dogadać, żeby Piotr ci pomógł, wiesz, bo on tutaj może mu polegać na nim, zaufać mu. Mogę ci pomóc. On ma bardzo dobre intencje przecież, od samego początku. Jak każdy w tej grze. Jak każdy, nie? Wyrzucam dwie, bo muszę przez kolano wracam. Rozumiem. Do. Siemaneczko. No to teraz siemaneczko. Musimy zobaczyć, cześć. Czy on cię coś zrobi. Nie zrobi. No. Akurat fuks. Albo uciekają, albo nie atakują. No i dobra, masz w sumie jeszcze jedną akcję, prawda? Mam jeszcze jedną akcję. Tylko tak? Na szmery rzucaj, no. Jakiś no. plusik. Jest cisza jest. No ale cisza. Najlepsza opcja. Pasuje i zobaczymy resztę działania waszych rękach. Ale przepraszam, bo jeszcze mogę... Jestem w pomieszczeniu z komputerem i w sektorze z działającym zasilaniem, to wtedy mogę wykonać dowolną akcję z karty komputery zamiast... Z których rzadko korzystać. Bez płacenia. Tak, ale zobacz, bo to są spoko akcje, bo tak, podnieś swój poziom wiedzy, przejrzyj wybrany żeton, zmień miejscami dwa wybrane żetony zasilania. To wtedy mógłbym zamienić na przykład... Jedynkę na dwójkę, nie? No. No nie wiem, to więc już taki... od was zależy, ja i tak nie mogę nic zrobić. A mógłbyś jeszcze ewentualnie pójść na górę albo na dół, nie? No możesz, możesz. A pójść z buta, mimo że windy są niedziałające. No tak naprawdę to wiesz, no, to nie jest tak, że jesteś na jednym końcu i musisz przejść na drugi, bo rozumiem. Jesteś na środku. Tylko, że on się powoli porusza. Ja wiem, że on się powoli porusza, ja też. To musiałbyś odrzucić dwie karty. Dobra, odrzucam. Jest, generalnie jesteśmy już wszyscy blisko śmierci. Dokładnie, tak. Czy jesteś tu i szmery. I szmery. Ale lepiej przejść tutaj czy tutaj? Chyba. Idź do dołu, bo tu nic po nie masz, sumie, tak? Nie? Tu nic nie masz, żeby ten... nie dostaniesz się do łazika. Nie, dobra. Nie wiecie, co jest w tych pomieszczeniach. I rzucam na szmery. No tak. Dokładnie, tam mogą być. Cisza. Dalej cisza. Zobacz. Drugi raz cisza, idziesz po cichutku. Sam fiszę. Żeby mnie nie słyszeli wszystko. Kompletnie nie w stylu Roya, nie? Oczy tak, robię omi zabezpieczenie, czyli odwracam na drugą stronę sektor zasilania, cyk. Okej. Okay. Jestem. Okej. Okay. Cyk, muszę koszt jedna karty, więc zrobię sobie tak. No dobra, no to ja w takim razie używam karty U mnie działa, odrzuć znacznik awarii z pomieszczenia, w którym jesteś, no ale nie ma tego. Jeśli jesteś w pomieszczeniu z komputerem i w sektorze z działającym zasilaniem, tak, a jestem, możesz wykonać akcję komputera bez płacenia kosztu, więc tak zrobię, a tu odrzucam. Czyli zamieniamy, tak? Tak, zamieniam, no. Cyk, tu jest ciemno, tu jest widno. To chowamy pod spód i otwieramy nowe opcje komputera się pojawiają. Dobra. Lockdown. Gdy mam windę. Tę kartę, umieścisz znacznik awarii w pomieszczeniu, w którym jesteś. Dostajesz awarię w pomieszczeniu, w którym jesteś. Potestuj to z komputera. Dobra. Okay. Jakbyś chciał wrócić do windy, to winda działa. Zajebiście, o dzięki. Ja szybko. Ja robię przeszukanie. Cyk. Tu mamy zerówkę. Są żółte pomieszczenia. Szybko lukam. Hu, hu, hu. Cyk. Nie powiem, co dostałem. I w drugim muszę się niestety przemieścić. Przemieszczam się tutaj, no i niestety muszę rzucać na szmery. Mam tylko jedną w sumie. Tam pewnie coś wyjdzie. Myślę, nie. Wiesz co? Dobra, nie, muszę rzucić. Musisz. Coś Panie, musisz rzucić, dwójka. Bo to bez rzucania to nie ma. Dwójka. Dwójeczka. Okej. Okay. Oczyszczam stąd i ciągnę z woreczka. Poproszę, Piotrze. Proszę bardzo. No i będzie dorosły, nie? Będzie no dorosły, nie przeżyje, no na bak, nie dasz rady. No dobrze, będę mógł się ruszyć wreszcie z tego pomieszczenia. Próbowałeś. Pusty! O. I co, pusty wraca, wraca i dobieramy dorosłego, z tego co pamiętam. Takie coś. Ale to jest przy akcji kolonii, to ja teraz losowałem, czy się pojawi u mnie ten, który ma do mnie wyjść. A, okej. Okay. To nie jest akcja kolonii, Piotrze, spokojnie. Mhm. Dobrze, proszę, dwie akcje zrobiłem. Dobra, ja do tego bydlaka strzelę z tej zmyki. Spróbuję się nowego zmyć tamtą. Nie mogę z tego, to jest tak dobra postać. Nie? Myka ciśnieniowa, proszę.
Ja myślę, że to jest postać tego odcinka ciemno. W ogóle. Musisz tak, ale na Steamie wyszła niedawno temu. Nie trafiłeś. Gra. Symulator myjki ciśnieniowe i myjesz rzeczy. I tak, to jest hit bardzo dobra. Bardzo w ogóle te gry symulator, gdzie jakby gra symuluje kogoś. Dobra, albo strzelaj raz tej myjki. Jeszcze raz strzelaj myjki. Uwaga, jeszcze raz będzie mył podłogę. No. No i trafiłeś. I teraz wyciągnij wydarzenie i zobaczmy, do jakiego pomieszczenia pójdzie. Uwaga. Ja wiem, do jakiego. Pomieszczenie 2. Ale on nie idzie, skoro jest... Został depchnięty przez myjkę. A, bo ty myjkę użyłeś teraz. Aż tak. Ty. To ja też pas. Ty pas, dobra. Ja użyję sobie za darmo demolki i zniszczę sobie te drzwi. Wow, wow. A jednak... No ja nie mogę pozwolić temu ciągle drzwi mi zamykać, nie? Zobacz, co on zrobił. On zrobił tu specjalnie, żeby tutaj pozamykać. No to tak, bo on hakersko ze zniszczonym nic nie zrobił. Dokładnie. A za mnie taki haker, że nie mogę nawet drzwi otwierać z różnych miejsc. Chciałbym to zrobić, ale nie mogę. To ja pas. Okej. Okay. Czyli wszyscy pas. A nie, jeszcze nie. Nie, no dobra. Ja myślę, że to jest w ogóle gra dzisiaj Kłaza. Nie wiem, panowie, co o tym sądzicie, ale myślę, że tutaj... Dobra, to ja używam pomieszczenia i zamykam królową. Dobrze. Możesz ją zadusić. Super. Raz, dwa, trzy. Spoko. Została zamknięta. No. No to pas. Pasowanie. Dobra, przechodzimy do fazy wydarzeń. Szanowni panowie, wystrzelenie kapsuły nie ma. Przesuwamy czas. Usunięcie znaczników szmerów. Nie możemy tego zrobić. No bo nie ma, jest ciemno. Atak nocnych łowców. Nikt nie jest, nie jest atakowany. Skutki pożaru nas nie dotyczą. Karty wydarzeń, proszę. Karty wydarzeń, proszę bardzo. Uwaga. Reproduktor idzie do dwójki. Reproduktor i matka. Czyli reproduktor wróci do dwójki. Matka rozwali drzwi. Chyba. On się zdenerwował, że żeś tutaj go ten. To a nie, tak to nie jest, to jest matka też? To jest matka, dwójka. No. Czyli ona rozwali drzwi. I ona rozwala drzwi i wchodzi tu. Nie, nie, ona nie wchodzi. Rozwala nie, drzwi. Rozwala drzwi zamiast się ruszać. Dobra. Ale te drzwi, a nie tamte drzwi, czy to nie ma znaczenia? Na dwójkę idzie. Wiesz, korytarz numer 2 musi przyjść, no. Czyli rozwaliła drzwi. No dobra. Uwaga! Gwałtowny pożar. Połóż się po prostu. Ja myślę, że się spalimy tutaj prędzej niż. Ustaw licznik przedmiotów na zero w każdym pomieszczeniu. Chyba mamy zero w każdym. Nie, te co płoną na pewno zero. Ze znacznikiem pożaru. Umieść znacznik pożaru w każdym pomieszczeniu sąsiadującym z pomieszczeniem, którym jest znacznik pożaru. No to słuchajcie, coś wam powiem. Jeżeli tych pożarów będzie tyle, że się skończą znaczniki, to baza spłonęła. Gaza wybucha i tych znaczników, szanowni państwo, zostały 4. 4, okej. Okay. Dobra, no i teraz mamy kolonię nocnych łowców, czyli pierwszy gracz. No może się rozprzestrzenić. Jak jeżeli... jeszcze jedną taką wyciągniesz, to już będzie koniec. To koniec, no bo tak, tu będzie ogień. Koniec, dokładnie tak. Tu no tak. Tam. Coś masz? Dorosły. Każdy rzuca na szmery. Po kolei zaczynając od ciebie, Rojsonie, proszę. Dobra, bardzo. Jasne. Proszę. Dzięki. A ty to bez problemu rzucasz na szmery. Ponieważ za mało było. Gdzie jest? Ty jesteś. Ty miałeś akurat cicho. Bezpieczny jesteś. Ona jest. A nie, ona jest w korytarzu. No to z woreczka, proszę, musisz teraz wyciągnąć. Dobra. Coś... A ja wsadziłem tam tą poprzednią, tak? Dobrze, że dobrze. A to usuwamy w tym momencie. To usuwamy, oczywiście. Tak. No i wyciągam praktycznie to samo. To dorosłego dostałeś. I teraz porównujemy sobie karty. Czy masz. To jest tak, ci jest ciemno, masz. Ile masz kart? No, atakuję. Atakuję niestety. Uwaga. Draśnięcie, otrzymujesz jedną powierzchowną ranę, jedno skażenie. Czyli, jeżeli powierzchowną otrzymujesz, to bierzesz głęboką. Od razu głęboką. I skażonko. Tak. I skażonko. Jedna głęboka dla ciebie. I głęboka dla ciebie. Co? Druga noga. Kto licytujemy? Tak, patrz, nawet jest noga. Ale tam jest chyba opcja, że... Ale masz nogę i kolano. To koszt twojej akcji ruchu podczas ciężki z pomieszczenia wynosi 2, czyli plus kolano co? 4. Ale są dwie różne karty, tak? Są dwie różne to karty. Są dwie różne karty. Tak. Ty nie będziesz mógł się właściwie... Nie, poczekaj. Koszt twojej akcji ruchu podczas ucieczki. Z pomieszczenia wynosi 2. Będziesz uciekał przed obcym. Dobra. Czyli jak w tej sytuacji, jak będziesz od niego uciekał... To musisz wtedy zapłacić 4. To wtedy to. 4. No 4, bo jeszcze kumuluj. Masz kolano. No tak. A, bo ucieczka to nie jest ruch jakby samowolny, tylko to nie. Się łączy. Znaczy nie, ucieczka też jest ruchem. Znaczy musisz wyjść z tego pomieszczenia. Musisz zrobić ruch i to się nazywa, a ucieczka... Nie, musisz odrzucić karty. No, nie, tak, zgadza się, no, zgadza się. No, tak. Piotrze, teraz ty rzucasz na szmery, proszę. Nie, nie będziemy zapominać o tobie. To wrzuciłem 3. No to co, gdzie ty stoisz? Korytarz. Nic się nie dzieje, tu wchodzi. Technicznie.
czy techniczny. Czyli furka. Mówiąc krótko, moje nogi to worki z marmoladą. Nie? Tak, ty teraz furka, jesteś jest takim gumisiem. Tak, gumi chrupką. Jedyneczka. Jedyneczka? No, to już rozumiem, że już mamy całą... To ja prawdopodobnie umrę w następnej turze. No słuchajcie, to jest rzeź. No, siedzieliście tam w środku tej bazy, cały czas kręciliście się w kółko. Za bardzo chcieliśmy właśnie... Masz farta, masz farta. Nic ile jeszcze ogników nam zostało? Cztery ogniki. Cztery ogniki, to moment będzie. Jeżeli będzie teraz ogień, to po nas. Żeton pierwszego gracza przechodzi do następnego gracza. Dobieramy do pięciu kart. Ja też do pięciu. Dokładnie, Borsuka potrzebuję. Trzeba być w ruchu. Jakiekolwiek gry gramy akcji, to jeżeli stoisz w miejscu, to giniesz. Tak, po pewnym czasie na 100%. No. Tysiąc rzeczy w tym momencie jest w stanie cię dojechać. W grach survivalowych jest dokładnie tak samo. Nie można być długo w jednym miejscu. No nie. Tu jest hałas? Jest. Super. Podejrzyj, dobra, to ja tak używam sobie plan główny. Pierwsza moja akcja, plan główny. Mogę podejrzeć sobie dwa dowolne nieodkryte pomieszczenia, nie podglądając żetonów eksploracji, więc... Teraz już na pewno nic nie powiesz. Teraz to już możecie marzyć, panowie. Rozumiem. Przecież jesteście razem, panowie, nic wam już nie zagraża, jesteście teamem. I tutaj zrobię. Mhm. Nie, sorry, to już patrzyłem, sorry, to już było patrzone, tam był przecież dobra. Tylko zapomniałem ci. Kurde. Rozumiałeś, dobra. Nie pytacie, co tam jest? Co tam jest? Nie mogę powiedzieć, to są tajne informacje. No to jest Jezus Maria. Dobra. Dobrze, sprawiasz, że ja nie wyglądam tak źle. To ja w takim poprawiasz razie... Poprawiasz mój wizerunek. To ja w takim razie idę. Żeby pójść, to muszę odrzucić sobie jedną kartę i idę sobie tu, czyli w tym momencie muszę rzucać na szmery? No tak, nie rzucać na szmery, bo to jest spotkanie. Dobra, cyk. No ja muszę tutaj iść, więc tutaj idę, rzucę na szmery, cyk, dwójka. Dwójka jest gdzie? Tu jest dwójeczka, prawda? Mhm. Tam nie widzę przez te drzwi. Tam. Oj tam. Więc ja to zabieram wszystkie szmery, które były i dobieram z woreczka. A tam w woreczku chyba już jest jeden żeton, z tego co pamiętam. I to ten pusty. I to chyba pusty. Tak, naprawdę? To chyba no nie to jest tak pusty. No nie, bo cała kolonia jest na planszy. Po prostu. Wszystkie opcje, które miały w czasie gry wyjść, wyszły. Czyli już szmery nie są niebezpieczeństwem. Czyli szmery nie są niebezpieczeństwem w tym momencie, tak naprawdę. Możemy olać. Ja sobie skorzystam z odpoczynku i zeskanuję swoje karty skażenia. No, zrób to, ale nie będziemy ci robić dźwięku. Ja wiem. Teraz już wszyscy są moi. I zarażenie. Zarażenie. Jestem zarażony. I to się coś rozpatruje wtedy od razu chyba, nie? Nie. Tam było pod tym. Nie, istnieje możliwość, że może pozbyć się tego zarażenia pod koniec gry. Pod koniec gry, nie teraz. Wie. Jestem teraz wiem, że jestem zarażony. Zużywam dwie karty i idę tam do tamtego pomieszczenia. Idziesz tutaj. Tak. Dobra, to teraz uwaga, czy on cię atakuje? Niestety tak. Czyhanie w ciemności. Dobra, otrzymujesz jedną głęboką ranę. To jest moja trzecia głęboka rana. To jest twoja trzecia głęboka rana, teraz jeszcze tą dostaniesz. Jeszcze jedna i koniec. Proszę. Jeszcze jedna i koniec. No i teraz drugie kolano. I teraz drugi efekt. Klub kolana. Nie dotyczy cię to. Wydaje mi się, że są, w sensie, że jak są dwa te. Nie. Jak są dwa kolana, to tylko jeden efekt jest. Tak, on się nie sumuje. Nie sumuje. Ale masz głęboką przez to, że masz wiedzę na tym poziomie, to jeszcze przeżyjesz, bo ogólnie teraz już byś umarł. Bo jest ciemno jeszcze dodatkowo, no tak, ale masz wiedzę. Skorzystałem z tego archiwum. Że z archiwum skorzystałem. Bo chodzi o to, tak? Tak. W sensie, że jeśli ta karta ataku dorosłego osobnika, to czyhanie w ciemności zignoruj efekt. O, tak jest. Ignorujesz. Mhm. Super. Nie ufam ci trochę, ale będziesz z nim walczył, czy będziesz... Tak, będę z nim walczył. Na pewno. Będę z nim walczył. Przecież on musi epicko skończyć grę, nie? Dobra, to w takim razie ja będę z gwoździarki do niego strzelał. Czyli razem go chcemy przyłatwić. Tak, dobra. No to jest czerwona kość. Cyk. Dwa strzały super. Dostał. Super. To jest klasyczna broń, więc zostaje trzy. Tak. Ile ma? Chociaż nie, bo ty nie masz tej wiedzy. Ja nie mam tej wiedzy. A, to dwa wchodzą tylko niestety. No ale ma cztery, to już jest uwaga, sprawdzamy ile ma życia. Pięć. Jeden, okej. No dobra, ale to spoko, jest... ja go spróbuję dobić, nie? Nie, no ja muszę uciekać. No. Ucieknę sobie do was. Nie, ty sobie idź odkrywaj w tym pomieszczeniu. No chyba tak. Słuchaj ich. Tylko, że ja... Szukaj
wiesz, schronienia. Czegokolwiek, słuchaj. Tak, schronienie. Tylko że w tym momencie jakby sabotuje się ucieczką, tak, dwie karty, noga. Ale on teraz jeszcze może mnie drasnąć, bo ja uciekam sprzed ryja. Na pewno będzie sprawdzał. No to... Poczekaj, bo ty musisz ile kart odrzucić ogólnie w ucieczce? Bo to tak, za jedną... Cztery? No tak, no bo jeden za ruch, a drugi za ucieczce. Aha. Koszt twojej pierwszej akcji ruchu dobra, dwa. Koszt... Stary, masz, nie masz nóg, nie? No nie, nie, co mam ci powiedzieć? Jesteś cholerną gąsienicą, nie? Stonogą. Nawet nie. Koszt twojej akcji ruchu podczas... A wiesz, że wszystko jest przez to, że ci tej jebateczki nie dałem, nie? Tak. No to prawda. Tak, bo to się skumulowało. Tak, to... Uważaj. Co robi dorosły osobnik? Otrzymujesz jedną głęboką ranę. A to będzie twoja... Teraz trzecia? Druga. Chyba, nie? Bo trzecia, tu miałeś... Tu masz. Raz, dwa. Aha. Bo to są twoje głębokie rany, nie? Prawie wszyscy już mamy po trzy rany. Dostajesz tak, jedną głęboką trzecia. Ranę i zgodnie z tym, co jest na karcie, ponieważ twój poziom wiedzy jest na jeden i nie możesz skorzystać z tej cechy, jeśli masz trzy głębokie rany, umierasz. Zajebaj cię w korytarzu na klatce schodowej. Niestety, dokładnie tak. Ja jakieś kibole. No myślałem, że odejdę z większym hukiem, zostawię coś po sobie, zrealizuję. A ty rzucałeś chociaż ten granat? Słucham? Ten granat chociaż ci się udało rzucić? No rzucił. To jest jedyne, co zadało obrażenia, bo wcześniej one uciekały. Możesz ewentualnie nam kibicować albo mówić, co ma robić Kłas, nie? Myślę, że Kłas ma tak szatański plan od dłuższego czasu, że jakby co? Większe pole do manewru. To jest jego ciało. Wiesz co, jemu się na pewno łatwiej wdraża w życie i realizuje plany z nogami. Okej. Ale od razu mi się przypomniała scena. Propos... Nie, się śmieję, bo ja miałem poważną kontuzję kolana. A propos nóg. To ta prawda, on też jest. Ale od razu. Racja, ale byli fani bohaterowie na wózkach w obcym przecież. Ta scena, tak, dobra, ten kwas, nie? Tak, tak. I on tam miał broń przecież. Tą strzelbę taką, wiesz, składał. No dokładnie. Nie, to była dobra postać, to prawda. Dobra, ale miałem inne skojarzenie z Monty Pythonem, z tym rycerzem. To nie, że za drugą nogę dają więcej, nie? Na tacę, tak, tak. Nie ma rąk, wstawaj, to jest tylko powierzchowna rana. Dobra. Czyli teraz ja rozumiem. Teraz ty idziesz, tak, no, zginij już. A dlaczego mam trzy karty? Tylko dobra, bo coś tam wykorzystam. Dobra, to obiecałem, że walczę z nim, więc będę z nim walczył. Mam dlatego uciekam. Amunicję, więc... A gdzie jest mój pionek? Mam ci go zostawić? Tak, tak, bo ja tutaj chciałem chociaż, wiesz... Popatrzeć sobie na niego. A, w ogóle truchło twoje leży, powinno Jezus, tam leżeć. Jezus, pożyłem. Okej, okay, to tak, będę strzelał. Strzelam. Będę strzelał, więc strzelam. To jest ciemność. To jest czerwony, jest czerwony walcz. You died. Tak? Załaduj maksymalną liczbę... To nic, to po prostu nic nie daje. Dobra. Dwa, pięknie. No, to staje dwa. Dwa. A ty masz broń energetyczną? Tak, energetyczną mam broń. A co tam? No nic, no. Dodaj mu dwa. Nie, on ma energola, liczy się. Został pokonany. Dostajesz pokonany, plus super. Jeden do wiedzy, Piotrze, dostajesz. Bardzo się cieszę pięknie. Z tego powodu, czyli idzie sobie tu. Już mogę korzystać z tego, prawda? Z tej biegłości perkowej. Kruchy szkielet wewnętrzny. Atak na dowolną bronią, plastyczną bronią do walki wręcz, który zadaje po nami jedną... Wręcz czy też za się? I bronią do walki wręcz. Wręcz tak. Okej. Który zadaje co najmniej jedno obrażenie, zadaje jedno dodatkowe obrażenie. Dobra, dawaj Piotrze, druga akcja. Zrobiłeś druga to. Akcja, no to oczywiście... Zrobiłeś to. I oczywiście bym sobie poszedł. Gdzie? Idę sobie tu. Nikt nie gasi pożarów. Hulaj dusza, piekła nie ma. I żeby wejść do windy. Dokładnie tak. Żeby wejść do windy, to teraz już nie mogę wejść do windy. Teraz nie momencie. Możesz wejść do windy, musisz wykonać akcję wejścia do windy. Czyli musisz zapłacić za ruch, czy musisz mieć jeszcze jedną akcję. Jeszcze jedną akcję ruchu. Rzucasz na szmery tutaj. Na szmery rzucę. No masz czarną kostkę, gdzie masz? Tu jest czarna. No to rzucę. Jedyneczka. Jedyneczce tu masz. Dobra. Dobra. Tobie będzie łatwiej teraz wejść. Tak, ja robię... Jeżeli kierujesz się do windy. Nie? No, kieruję się raczej. Aczkolwiek... Bo nie będzie za szmer. Jestem chromy trochę, więc nie za szybko. Ja robię pas i odrzucam kartę. Dziękuję. Proszę. No ja tam też... chociaż... Włączenie generatora, że właśnie instantu nie można ominąć tego, nie? Windą. W Nemezisie jedynce było tak, że jeżeli któryś z graczy zginął, to mógł potem grać obcymi. Okej. Okay. Że mógł sterować obcy, nie? Ciekawe. To robiło się bardziej nieprzyjemne. Nie, my zawsze mieliśmy kilka razy taki tryb w paintballu, go nazwałem.
trybem zombie. Tam swego czasu Techlandowi się bardzo temat spodobał, że generalnie jest grupa żołnierzy, która jest na terenie budynku, nie może poza niego wychodzić i z każdej strony atakowani są przez większą ilość zombiaków po prostu. I w momencie, kiedy żołnierz ustrzeli kuleczką paintballową zombiaka, no to zombiak po prostu na twardo już w ogóle się na polu nie pojawia, a jeśli zombiak ustrzeli Marinesa, to Marines opuszcza budynek i wraca jako zombie. A, no to spoko, super. Dobrze, że nie musi go ugryźć, tego, nie? Że zombie strzela. Nie, no to tak, był Halo, plan. W Halo był taki chyba tryb infected, on na tej samej zasadzie działał, że tam się tak? zmieniali w wrogów po prostu gracze. Gracze, tylko już musieli, jakiś spawnuł point? Tak, coś takiego, to było czasówka. Tak, że oni ginęli i tam oni byli potem infected, ale oni, znaczy nie, oni nie wracali jako potwory, oni grali takimi sami, jakby też tak jak w paintballu, nie? Że okay, grali, okay, tylko, okay. Że oni byli niby jakby w przeciwnej drużynie. A, no to nie, to mieliśmy jednak ten motyw zombie, no to, ale to w Zombie U jest fajna opcja, właśnie taki deathmatch, tylko że jeden gracz tak. Wciela się rozradza zombiakiem i ma na tym gamepadzie Wii U, gdzie mamy ekranik, właśnie zaznacza, mapę masz. To jest taka strategiczna gra wtedy, a drugi gra na padzie i próbuje walczyć z zombiakami. Nie? Bardzo fajny pomysł. Dobra, ja idę do tam. Ty tu sobie tak. idziesz, tak? Dobra, nie rzucasz na szmery. Tak, bo ja jestem. I ty wszystko? Tak. I pas robisz. Tak, Piotrze. Ja nie mam karty już, więc no ja wchodzę do windy oczywiście. Tak, i zjedziesz sam. Gdzie jedziesz teraz? I uwaga. Jedziesz w dół. Dokładnie, jestem tu. I koniec. W tym momencie... I tylko ty przez taki wizjer widziałeś tą masakrę, która tak, się tutaj... Tak, wiesz, przychodzi tak... taki twój What the fuck? Nie, a ty tak. Hej. Dokładnie. Bez nóg. To było twoje ostatnie spojrzenie na przyjaciela, nie? Tak. Okej, czyli w tym momencie robię pas tak, i... mamy fazę wydarzeń. Koniec. Możecie odrzucić karty. Dobra, panowie, wystrzelenie kapsuły. Która leci? Brak wystrzelenia. Aktualizacja czasu. Uwaga, ogień. Czy wybuchamy? Ogień. No, no. Teraz tak. Poruszałem matka się dorosły. Najpierw dorosłej do na dorosłej do na dwójkę. Dwójka. Rozwala drzwi. Rozwala jest... najpierw drzwi, rozwala. Tak, czyli nie idzie. Czyli de facto... Rozrodnik idzie do pomieszczenia numer dwa. Tak. Rozrodnik? No, nie reproduktor. Wiem, reproduktor. No. I matka? Na czwórkę idzie. Czyli ale rozwala... ona się chowa. A, i ona wchodzi. Tak, jej żeton dlatego został na tym, żeby tutaj ją wrzucić. Super. Okej, okay. I uwaga, panowie, jest blokada. Odwróć żeton zasilania w win. A, w windzie, dobra, już jechałeś. Odwróć żeton zasilania w windzie, nieaktywną stroną ku górze. No. Czyli jest tak. Umieść znacznik awarii w każdym szybie windy. Czyli co, nie będzie można jej w ogóle wzywać? Trzeba tak, trzeba naprawić pomieszczenie, naprawić. Żeby wezwać windę, ale tutaj umiesz sam naprawiać. Na pewno mi się akurat karty nie wylosują, więc... Usuń to wydarzenie z gry i przetasuj to z wydarzeń łącznie. Przetasuj, razem z pożarem. A, z tą kartą też? Nie, no, usuń to wydarzenie, przetasuj to z wydarzeń. Łącznie ze stosem kart odrzuconych, dobra. Nie z tą kartą. Dobra. Kolonie nocnych, to Piotr powinien. Mogę? Czy ty chcesz? No dobierz. Dobierz, no jest, zostały dwa żetony, nie? Jest królowa, tak? Czyli królowa się jest, to królowa mówi, że musimy dołożyć, że to jaja musimy dołożyć. No dobra, panowie, to co? Ty żeton, idziesz teraz tu? Ja idę pierwszy, dobrze. Idziesz pierwszy, a ja dobieram sobie karty. Zacznę od nieustępliwości, dobiorę sobie trzy karty, bo mam trzy głębokie rany. Izolatka jest aktywna. Izolatka już jest aktywna, można się w niej zamknąć. Dobra, słuchajcie, nie będę się, nie będziemy tego masz, przeciągać. Ty masz zarażenie, czy nie masz zarażenia? Mam zarażenie, jedną kartę zarażenia mam, no. Ale nie wiesz, czy to jest... Jest. No, a, jest, okay. Zarażenie jest, no. Dobra, to mam... Możemy też powiedzieć, że przewidujemy i to chyba już możemy chyba na 100% powiedzieć, prawda? Że ja to, nie dam rady. Że to już jest, to jest kafelek, który mówi o tym, że... Zabij wszystkie postacie w izolatce, postacie w bunkrze i nie, to jest niebieski. My niebieski ustaliliśmy, że to jest niebieski, czyli zabij wszystkie postacie, które nie wysłały sygnału, postacie w kapsułach SVC są bezpieczne. Mhm. Czyli jak tak, jeszcze uciec kapsułą, to jeszcze się można uratować. Jeszcze, ja przeszukałem, proszę. Gruntowne sprzątanie, które usuwa znacznik awarii z pomieszczenia, w którym się znajduje. Tak jest. Oj, 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 oj. I używam klucza awaryjnego. Którego chyba jeszcze nie używałeś. Jeśli jesteś w szybie windy, wezwij windę i z niej skorzystaj, nawet jeśli jest pozbawiona zasilania.
A, widzisz, czyli wjeżdżasz cyk i winda, się, winda ci tu wjechała. Spoko. Ej, chcesz mi powiedzieć, że... Ale ty ją wezwałeś, czy nie? Bo ale właśnie, ja nie muszę używać tej karty, nie? Do tego. Ale ty poczekaj, bo ty wezwij windę, czy użyj windy? Najpierw musisz ją przywołać do siebie akcją. Znaczy wiesz, tu jest napisane, jeśli jesteś w szybie windy... Ale dalej mijacie mnie, nie? Wezwij windę i z niej skorzystaj. Tak jest napisane. No to gdzie jedziesz? Tam na dół. A tam coraz gorsze dantejskie sceny. Proszę bardzo, zjechałeś. Okej, to są moje dwie akcje. Piotr, szybciusiu. No dobra, spoko. Po prostu idę. Idę tu, cyk. Tu jest jakieś, co to leży? To jest ciało. Truchło jakieś. No ciało, no ktoś został zjedzony tutaj. Boże. I drugą idę i odkrywam tu. Nie? No to odkrywam. I tu już wiemy, co było, bo to był... To jest kwatera straży. Mogę wziąć sobie przedmiot, amunicję albo jakieś inne militarne rzeczy. I co tam jest? I jest na cztery ustawiasz. I czwórka. Na cztery ustawiasz i robimy tak. Tu jest niebezpieczeństwo i tu jest niebezpieczeństwo. Proszę bardzo. Dobra, ja odrzucam dwie karty i uruchamiam sobie ten sygnał. Wypuściłem sygnał, żeby chociaż wiedzieli, że tu byłem. I odrzucam albo przeszukam sobie jeszcze, a co tam? Przeszukam sobie. Co ty tam znajdziesz jeszcze? Teraz? Nie wiem, może coś, że sobie zastrzelę. Oj, ja mam takie jeszcze takie duże skojarzenia z tą grą. Przypominam o Dead ja. Space bardzo. Tak, nie? Tak, oczywiście. Teraz remake będzie robiony jedynki. O, to Kalisto, jest, a ja Dead Protocol. Space nie przeszedłem, bo się tak bałem. To naprawdę? Były te czasy, co ja nienawidziłem grać w horror. Teraz trudno mnie wystraszyć. Nie, bo... no, 800 nagranych horrorów. Uodporniłeś się po prostu. Tak, tak, tak bawią. Te nogi poprzetrącane. Te nogi. No, wychodzę na korytarz, no bo co mogę zrobić? Wychodzisz na korytarz po prostu, cyk. W sumie jak ja wtedy wyszedłem na korytarz, to pewnie szmery powinny wejść, prawda? A nie wreszcie tam nie leżą? Powinienem rzucać na szmery. Wtedy jak wychodziłem tu, powinienem rzucać na szmery, bo tu... A to dlaczego one tutaj są? Bo były. Bo było niebezpieczeństwo, tak. Ale nie rzucałem wtedy na szmery. No nie rzucałeś. No nie rzucałem wtedy na szmer, więc może teraz rzucę. Żebyś miał bardziej przerwany. Żebym miał więcej szmerów dookoła siebie. No nie, panowie, to zadecydujmy. Nie, no już było. Wiesz, podjął decyzję dlatego, że nie było szmerów. No to rzucasz chodzi, ty już masz. Znaczy, nie, żebym miał jakieś inne opcje, nie? Niż wyjść z tej windy. Dwa. Dwa. No to... I tak. Ciągniesz pewnie królowa albo nic. Ale nie, chociaż tam jeden dorosły może będzie jeszcze. Był pusty i królowa. Dwa są, no to masz i pusty i królowa. Które tak na dotyk królowa, a które nie? Może. No niestety królowa. Niestety królowa wróciła z powrotem do ciebie. Okej, świetnie. To już. No to cyk. I mamy królową. No to ekstra. Ona tu zostaje. Ile masz kart na dłoni? Jedną. To cię atakuje. Uwaga, królowa, węszenie. Otrzymujesz jedną powierzchowną ranę. I znacznik śluzu. No jeśli zostajesz zaatakowany w wyniku ucieczki, no to nic. Czyli jedną powierzchowną ranę i dostajesz śluz. Okej. Okay. No. Mogło być gorzej. Tak, mogłeś zginąć, to prawda. Ale i tak zginę, ponieważ mam jedną kartę. My wszyscy zginiemy. No i to już nie ma szans, nie? Chociaż zaraz, czy ja nie mógłbym do niej właściwie strzelić, bo to byłaby moja druga akcja. Do windy ją rzuć. Nie mam myjki. Myjką. Już mi się woda spłynęła. Myjką ją. Musi zapełnić wody. Ty bestio! Jak to fajnie, dobra, co się w głowie strzelę do niej, co będę. Niech nie wiecie, czy nie. Będzie. Super. Poczekaj, bo tak, bo ty wyszedłeś, no tak, masz... A, bijesz ją, tak? Tak, może. Strzelam do niej, no bo co? No to już, no to... Rzucaj. Nie będę stanie od skóry nie oddam. Trafiłem ją. Jedno jest. No. To co, ona wpada do windy? Będzie tak jeździć. Nie mam... Jedno jest. Strzeliłem gwoździem, przypominam. Słuchaj, no ona miała akurat 4, nie? Nic. Czyli odrzucam sobie kartę jedną, idę sobie tu, czyli odkrywasz wszystko. Odkrywam. I wiecie, że to powinniśmy być, o, jak fajnie. Znaczy na szmery też zaraz będę rzucał, pamiętajmy. Jest gniazdo. Postać, która odkryje to pomieszczenie, podnosi swój poziom wiedzy. O jeden. Weź jedno jajo. Weź jedno jajo. Co tutaj mamy? To pomieszczenie jest zepsute, i nie ma nic, to odrzucamy. Bo to jest gniazdo, to nie dotyczy w ogóle. Rozumiem. Możesz wziąć jedno jajo. Mogę wziąć jedno jajo. Ale musiałbyś odrzucić. Nie, nie chcę jedno jaja. Nie chcę jaja. Po co mi jaja? Umówmy się. Ale jaja! No. No i na szmery rzucam, tak? Gdzie mam kosteczkę szmerów? Tu jest kosteczka szmerów, proszę cię. Ale właściwie tylko pod to, jeżeli coś by później wróciło, bo w worku nie ma już żadnego. Jest niebezpieczeństwo, więc jestem otoczony. W worku nic nie ma. Pusty worek. Piotr, ty masz jakieś rany w ogóle? Ja mam jedną. Narządy wewnętrzne mam zmierzone. A. O!
Przypomniałem sobie te narządy. To jest, wiecie, no wy tylko macie nogi, nie? Dobrze, Tryczak, to pierwsza akcja, druga akcja i... tak? Tak, druga akcja, idę tu. Do tego pomieszczenia. No, zobacz, tam masz. Proszę bardzo, jest to wejście do jaskini. Będą dwa przedmioty. Proszę bardzo, ale pomieszczenie jest... A, jest cisza, nic się nie wydarzyło. To ci coś takiego pozostaje. I to też jest fajne. Ja się czuję świetnie. Okej, no to wyobrażasz tak. Sobie, że strzelasz do niej z miki? Nie, bardziej zmiotacza ognia. Nie rzucasz to na szmery, miałeś, że to nie rzucasz na szmery. Jedną akcją, panowie, zagrywam sobie dane o procedurach. Podejrzyj dowolny żeton planu awaryjnego, nawet poza sektorem, w którym jesteś. No dobra, no to podejrzałem. Fajnie. Tyle, proszę bardzo, pas. Wyłączając go. Fajnie, nie? Pokaż. Ale to fajne jest w ogóle. Fajne, w ogóle w sensie. No, znaczy. No nie, to jest dobre. To jest pendrive. O ty jest dobre, bo nie musisz być w tym pomieszczeniu. No, żeby sprawdzać to. Ostatni gwóźdź w królową. Strzelasz. Dwa walisz. Czyli ona ma teraz 3. No ja myślę, że nie masz szans. Wiesz o tym. Też tak myślę. Bo tutaj ona ucieka. O! Ona ucieka. Ej, ale to mi ratuje życie w tym momencie. Ona ucieka do pomieszczenia numer 2. Ona sobie tu pobiegła. Nie. Ja po prostu pójdę gdzie indziej. To teraz ona powinna... I teraz twoja jeszcze jedna. I teraz ona powinna robić rzut za ucieczkę. Nie mam myki, a wciąż uciekają. Pas, bo ja już nie mam. Pas. Piotr? Ja mam jedną kartę. I ja jestem tam i mogę ewentualnie przeszukiwać tamto pomieszczenie, prawda? Mogę, to przeszukuję. Proszę bardzo, masz żółte możesz wybrać. Żółte mogę sobie wybrać, dobra. Patrzę sobie, co jest w żółtych. Wystrzelenie kapsuły SWC nie ma miejsca, spada prąd nie ma gdzie, usunięcie znaczników szmerów nie, atak nocnych łowców. Nikogo nie atakuje, bo ten tutaj jeszcze sobie jest. Jest martwy. Skutki pożaru, karta wydarzeń, Piotrze. Karta wydarzeń, uwaga panowie. Teraz tak. Nie ma pełzaczy. Ten się porusza. Reproduktor idzie do jedynki. Do jedynki jest tu. Tak. I matka też dojdzie do jedynki. Królowa wraca do jedynki, czy gdzie ona idzie? Tam jest wejście w plan. W ten chowa się znowu. Chowa, wraca. Ona coś tak... Coś ona jest skoczna. Ona łazi, ona sama nie wie, czego chce. Ewidentnie coś kombinuje. Jeśli gniazdo zostało odkryte, a zostało odkryte, umieść tak. Znacznik szmerów w każdym korytarzu prowadzącym do gniazda, w którym jeszcze go nie ma. I już coś jeszcze? Dobre. I jest oczywiście brak zasilania, więc umieść znacznik szmerów w każdym korytarzu prowadzącym do pomieszczenia z postacią, w którym go nie ma. Okej, okay. Super. Czyli jakby rozumiem, że za chwilę wróci bycia mama. No tak, no królowa już tylko została, więc chodzi o to, żeby ona często wychodziła na planszę, tak, i przeżywała nam plan. A tak naprawdę królowa się pyta, kiedy kończy. No. Gdzie jedzenie? No, trochę za długo to wszystko. Ale wiadomo, w sumie nie mam czego wylosować, bo jest pusty. Nie, jest królowa. A, no, jest królowa. Wiadomo. Królowa robi co? Jaja. A, jaja dokładnie. Cały czas jaja dokładnie. Są jeszcze jaja? Jest jeszcze. Dużo. Ona dużo będzie produkować. Takie jaja. No dobrze, żeton pierwszego gracza przychodzi na następnego gracza, czyli ty zaczynasz. Proszę bardzo, dobieramy do 5 kart. No tam pójdę do tego zasilania, co masz jakąś sugestię? Nie, mam tylko wrażenie, że tak biegamy po tej bazie, żeby szukać no kapsuły, nie? O to tutaj chodzi. Znaczy kapsuła jest jedna, ale tutaj nie chcieliście pójść, bo było gorąco i... Rozumiem, że tutaj kapsuły już nie może być. Może być jeszcze. Albo C. Albo tam mogą być. No właśnie. Znaczy nie, tu bo może... Bejce tak. Są chyba w, pod tym dwójkami, tak? Pomieszczenia dodatkowe dwa. Tak jest. Mogą być B i C jeszcze. Czyli może być tu, albo tu. A chociaż ja to podglądałem. Tak, dobra. Czyli nie ma tutaj, dobra, czyli jest tam. Pójdę do tego pomieszczenia zasilania. Jakbyście mi tam... Powinno działać. Proszę bardzo, otwieramy pomieszczenie. Zasilanie wam, przywróć zasilanie. Rzucasz na szmery. Jesteś w swoim, jakby w swoim klimacie, bo jesteś tak osobą, która tu naprawia. Czyli ty byłeś w pomieszczeniu tym komputerowym, nie? No. Niestety mi się wylosowało. Wylosowało ci się, więc wyczyszczamy. Czy wchodzi królowa? Chciałem zobaczyć, czy będzie królowa, czy nie. No niestety. No i łazi za tobą, no. Ile masz kart? Bo to jest, to jest ważne. 4 musisz mieć. Trzymasz. No to ona cię atakuje. Otrzymujesz znacznik śluzu, zostajesz zarażony larwą.
Czy jedną larwę dostajesz? Tak. Na sobie masz larwę, zostajesz zarażony. Ta komora dekontaminacyjna jest strasznie daleko? Jest daleko. Ona ma tu dużo jajeczek wokół siebie w ogóle. Zobacz. Dobra, idę do tego następnego pomieszczenia je odkryć. Do tego idziesz i uciekasz. I uciekam. I szmery. O, ambulatorium tutaj jest. O! O, to mi się może przydać chyba. Dwa, ale płonie ambulatorium. Wspaniale! Ambulatorium płonie. Zobaczmy, czy ona cię zaatakowała. Królowa, otrzymujesz jedną powierzchowną ranę i kartę skażenia. Czyli głęboką. Nie, w tym momencie głęboką, to jest moja czwarta. Dodatkowo głęboka. Otrzymujesz jedną powierzchowną ranę za to, że jest ciemno i niestety umierasz. Ja myślę, że przez to, że Tomek zginął, ja nie spełnię celu. Ale wiesz, nie musisz spełnić celu, jakbyś na przykład poszedł do kapsuły i uciekł. Jestem zarażony, nie przeżyję. A no tak. Ja jestem zarażony i się nie wyleczę. Piotrze, czy ty jesteś jedyny, który swoje szanse, masz jakieś swoje szanse, żeby przetrwać? Jest szansa, tak. Musiałbym, no tak jak wszyscy myślą o kapsule, nie? Ja bym też chciał. Musisz wejść do kapsuły, żeby... dobra. No. Dobrze, to słuchajcie, zatrzymujemy grę. I zróbmy w ten sposób. Sprawdź, czy jesteś w stanie. Masz jakieś karty skażenia u siebie w ogóle, w swojej puli gier? Tak, są jakieś. To tam. Musisz je zeskanować. Jeżeli są czyste i zrealizowałeś cel, to wygrałeś grę, Piotrze. Będą pisać w komentarzach, że nie dokończyliśmy. Że nie dokończyliśmy. No, ale no. Chyba sami. Słuchajcie, ja ogólnie tak. Ja nie jestem to w stanie przeżyć. Przyjdźcie i dokończcie zaraz, proszę. Dokładnie. Błagam. I co, nie masz skażenia? Nie mam skażenia. Jaki masz cel? Ja odrzuciłem to skażenie. Jaki masz cel? To w takim razie jaki masz cel? Mój cel polega na tym, żebym, uwaga, już wam mówię. Bo ja już teraz umieram, więc... Aktywuj żeton wiedzy, mam aktywny, oraz zakończ grę posiadając żeton truchła. Mam żeton truchła. Bo zabrałeś ze sobą. I byś się schował i byś odleciał. Sprawdźmy tylko to i przeczytacie swoje cele, dobra? No, okay. Zabij wszystkie postacie, które nie wysłały sygnału. Wysłałeś sygnał? Nie. Ale no to... jakbym był... Jakbyś tu doszedł, to byś mógł wysłać. No nie jest daleko, jakoś specjalnie. Ale tak i tak muszę przeżyć. Musiałbyś przeżyć. No czyli, dobra. Czyli musiałbym być wy... Ja nie przeżyję, wy nie przeżyliście, więc myślę, że możemy potraktować, tak. Że Piotr jesteś jedyną osobą, który... Która ma szansę. Ma szansę najbardziej przetrwać. Jesteśmy już po 5,5 godziny rozgrywki i myślę, że chyba najwyższy czas zakończyć. Piotrze, tak? No dobra. Jaki miałeś cel, powiedz? Tak jak mówiłem. Tylko, ale jeśli masz twoja postać jako jedna albo, może przeżyć. Albo jedna jako jedna przeżyć. No tak czy siak, to znaczy to zabijanie przeciw pozostałych, tak? Ja miałem przyjaciele aż po grób, czyli ty i przynajmniej jeszcze jedna osoba musi przeżyć. I dlatego myślałem o Kłazie, dlatego z nim współpracowałem, a potem o tobie w myśl tej apteczki, ale no nie wiesz. Nie wiesz, rozumiem, że masz tylko tam jeden cel, nie masz albo. Nie, jeden. Ja i ktoś jeszcze musi przeżyć, koniec. Dobrze, ja sobie założyłem cel osobisty, że muszę co najmniej dwie słabości nocnych łowców muszą być odkryte i mój poziom wiedzy musi być 7 lub większy. Więc ogólnie bardzo szybko to zrobiłem, a potem... Tutaj kolega... Potem... No ja też szybko to zrobiłem, bo ja szybko zaaktywowałem sobie ten żeton wiedzy i truchło też już posiadałem bardzo szybko, więc... No ale dobra, ja kończymy tutaj. Ja tylko chciałem powiedzieć, że ja mam wrażenie, że najgorsze było to, że tutaj był tylko kocioł cały czas. Tak. Za bardzo się kręciliśmy tutaj w... Nie, że następnym razem byśmy już jakąś inną, taką bardziej dynamiczną taktykę. Tylko, że jakby te modyfikatory z tytułu celów, tak, no jakby potrafią namieszać. Na mnie wpłynęły, że się nie wyłaziłem stamtąd, no. Bo za długo, bo próbowałem cię zamknąć. No a ja chciałem współpracować z kimś, żeby zapewnić mu bezpieczeństwo, żeby te dwie osoby... przeżyły, czyli ja i jakaś jeszcze jedna. Czy szukałeś swojego suwerena takiego, który mógłby cię wesprzeć? Ten nie pomógł, ten nie wyszedł. Nie, no wiesz, no, więc to trochę żałuję, że ci nie pomogłem teraz, jak patrzę z tej perspektywy, bo mam wrażenie, że zupełnie inaczej byś to wszystko jedną nogę mógłbyś mi ocalić. Ale nie wiem, czy ty miałeś dojście, bo ty byłeś dosyć daleko i tam... Nie, w pewnym momencie tu byliśmy do niego dobijający. Ja mogłem skorzystać z jaskini, wiesz, ja miałem tą cechę, że mogę chodzić sobie po tych tunelach. I ja poszedłem sobie w drugą stronę, bo to zależało mi wysłać sygnał, nie? No wiem, tylko że jakbyś skorzystał z tuneli, wtedy też byś nie uciekł. No wiem, no. Być może. No, może z pułapki mojej. Słuchajcie, scenariuszy zakończenia mogło być wiele, jakby tu mogłoby się zdarzyć wszystko w tym momencie, ale no co? Gra prawie, misja, znaczy inaczej. Cała baza prawie spłynęła, obcy nas praktycznie zalali falą i ja zginąłem. Wyleźli wszyscy, którzy mówili. Tak jest, ja bym ocalał, a nie ocalałem. Nie będzie trzeciej części. Może jakiś sequel.
Panowie, Kino. Bardzo wam dziękujemy, wiesz, że do nas przyjechaliście. W czwartej części. Tak. Przyjemność obcego. Klon był. Tak, androidy, cuda nie widzę. No, nie takie problemy rozwiązywali. Nie to takie. Słuchajcie, no co, jakby spotykamy się, to jest nasze pierwsze, drugie spotkanie przy planszy. Super, że mogliśmy zagrać sobie w grę, która jest no, taką topową grą i bardzo rozpoznawalną i można powiedzieć hiciorem Adama Kwapińskiego. Nasz polski wytwór to jest, polskiego autora. Tak, pozdrawiamy. Pozdrawiamy, Adamie. Super, że mogliśmy wcielić się w postaci, które chcieliśmy, bo ty zawsze chciałeś być. Adam dałby mi... Tak, ja zawsze Adam dałby mi apteczkę. A ja sobie postrzelę, nawet granatem rzuciłem. Ale każdy miał swój taki archetyp, bo tak, Roje, ty jesteś znany z osoby, która lubi sobie pukać i strzelać. Strzelałeś sobie wiele pukać razy. Pukać i strzelać, no, tak. Tak jest. Z tego jest znany właśnie. No? Ja jestem hakerem, który no, nie miał zbyt wielu okazji, żeby hakować, ale no, pomimo tego faktu też sobie strzelałem, a lubię strzelać. No co? Ty marzyłeś o Mejce, więc jakby... Tak, ja grałem ostatnio w Power Rush Simulator, więc prawda, doświadczenie miałem. Bardzo przyjemne. No i co, ale co myślicie w ogóle, chłopaki? Byliście w jakiś... Widzieliście ten film, widzieliście tą akcję, czy tak... Znaczy nie, generalnie. Jak mielibyście teraz opowiadać, nie? Historię to. Mi się strasznie podobało to, że obojętnie jaka akcja, do jakiej dochodziło na naszej planszy, ja byłem w stanie sobie zwizualizować w formie jakiegoś takiego filmu przed oczami, że wykonujemy. Wyobrażałem sobie, jak ten wypycha tego obcego tą myjką do poprzedniego tego. Ten jak zamyka te drzwi, żeby tam zagazować, czy w ogóle zwakumować gdzieś w kosmos. Ja sobie to wszystko wyobrażałem i myślę, że mechanika, malowanie figurki, jakby te kwestie takie stricte wizualne, bardzo fajnie pomagają na różnych poziomach, żeby wejść w świat gry po prostu, pobawić się, popryskać się w tej imersyjnej kąpieli. W odniesieniu do gry planszowej, ale dla takich wymagających graczy to jest absolutna sztosiwo, uważam. No to zdecydowanie nie jest gra dla początkujących, no bo tych zasad jest tu sporo, chociaż jak mogliście zauważyć, same akcje i wykonywanie akcji jest proste, prawda? Same tak. Tylko dwie akcje w turze, idziemy dalej, nie? Więc i mamy za 10 sporo, kart. Sporo zależności, jest sporo też obsługi, tak? No my o tym nie musieliśmy myśleć, nie? Ale wyżej. Tak. Znaczy ja już potem też jakby zacząłem, bo na początku tak, nie że to trzeba to, zacząłem. O tym zapomnieliśmy, jeszcze to, bo jest nowa tura, nie? Tak, ale jakby no, jak się wchodzi w grę z kimś, kto obsługuje, że tak powiem, mechanikę całą w tle, no to jest kompletnie inna zabawa. To jest kompletnie inna to zabawa. To jest super sprawa. Dla waszej informacji, zaczęliśmy grę około godziny 15, jest godzina 21, więc daliśmy 6 godzin z krótkimi przerwami, więc wyobraźcie sobie, że to, co się tutaj wydarzyło, to tak naprawdę w grze komputerowej trwałoby 15 minut. Pewnie tak. Może pół godzinki. Więc jeżeli chcecie zagrać w tę grę z większym gronem, to pamiętajcie tak, zaczynacie rano. W przerwie musi być jeszcze nie jakiś obiad. Nie spieszycie się, na spokojnie. I do następnego dnia skończycie. Ale może być też tak, że po 30 minutach już zakończycie. Wszyscy zejdą, to prawda. Tak, znaczy, to było fajne, że jakby mnogość scenariuszy i potencjalnych konsekwencji niektórych decyzji zaplanowanych bądź nieprzewidzianych, bo losowych, sprawia, że faktycznie można grać bardzo długo na zasadzie pewnego RP, ale też można bardzo szybko na zasadzie takiego, wiesz, dynamicznego strzału. To jest fajne, bo you never know. Mało tego, wiesz, jak jeżeli masz w domu stół dla graczy, który zawsze jest rozłożony i czeka na grę, to możesz sobie grę zachować i sobie partię rozegrać następnego dnia na przykład. Nie? No, jeśli ktoś ma takie warunki jak wy, to prawda. A dobrze, nie przeszkadza się na przykład to, że twoja postać była sprofilowana, na zasadzie, wiesz, nie masz żadnych perek, nie dodajesz punktów do zręczności siły, tylko po prostu dostajesz talię kart i... Zupełnie mi to nie przeszkadzało, tutaj było dużo możliwości. Znaczy, mnie się bardzo podobało, mam wrażenie, że wybraliście sobie strasznie nudne cele wszyscy, bo mieliście nabić czegoś tam, tutaj nabić czegoś tam, no ty miałeś to, żeby ktoś z tą przetrwał, to powiedzmy, że też mogłoby fajny scenariusz zbudować, jakby się gdzieś tam tak, miałem udało. Takie plany, tylko żeście się łoili między sobą potem, jak nie wiem, a jakby to przez to, że ja miałem tutaj ten motyw, że muszę kogoś załatwić, to tak było fajne, bo miałem taki moment, jak robiliśmy przerwę, ja już miałem plan. Już po prostu ja miałem cel. Ale to ja był świetny plot twist z twojej strony. Słuchaj, ale tak. ja miałem, że postać gracza numer jeden nie może przeżyć. Ja miałem dokładnie to samo, co ty, tylko w stosunku do Roysona, nie? A ja miałem to samo wobec ciebie. Tak, ja wiedziałem o tym, że któryś z was to wybierze. Mam się bawić z Kłazem, zabij go. Wy nie, no bezjajnie. Miałeś, Kłazu, jakieś takie, nie wiem, skojarzenie, no, obaj jesteście graczami wideo. Miałeś jakieś skojarzenie z jakąś grą, którą znasz, lubisz w ogóle, czy są twoje klimaty? Czy wiesz co, z grami jakimiś takimi wideo, to szczerze mówiąc średnio, bo to jest mechanicznie, no wiadomo, że to się kojarzy z obcym i ze wszystkimi grami, które są jakoś tam inspirowane obcym albo horrorami jakimiś kosmicznymi.
Krążek kosmiczny trochę brzmi jak Lovecraft, ale no generalnie nie takimi rzeczami właśnie obcy, Dead Space i tym podobne rzeczy, więc jakby tutaj to ten klimat jest bardzo bliski, ale bo w ogóle te potwory tutaj wyglądają jak między trochę tyranidzi, trochę obcy, trochę... Jest taka gra, która nazywa się GTFO. I to jest właśnie taki drużynowy, ciężki, ponury survival, gdzie musisz, powiedzmy, wykonywać różne czynności w klimacie właśnie w Gigera, Nostromo, obcego. Jest podział obowiązków, coś tam trzeba naprawić, coś trzeba zdobyć, coś trzeba ogarnąć. I jest to w bardzo podobnym systemie. Jak na tylko to jest pierwszoosobowa strzelanka chyba, nie? Jakby, jeżeli chodzi o mechanikę. Tak, tylko że tam jest bardzo dużo takich różnych no, jakby rzeczy zależnych od umiejętności konkretnych klas, pamiętam. Teraz na pewno to uległo rozbudowie, bo ja grałem jakby w takiego Early Accessa, pamiętam. Ale takie faktycznie Dead Space, trochę to GTFO, ale nie, dzisiaj Unplugged i było super. Co ci się najbardziej podobało w tej przygodzie? Co zachowało? Bo osoby, które grają w Nemesis, wspominają to właśnie te sekwencje jakieś filmowe takie, nie? Te momenty. Które moment będzie. Wiesz, dla mnie to był ten taki moment, gdzie... Chyba wiem, który. Wiesz, to są takie odkryłeś momenty, gdzie ktoś gdzieś wchodzi i nagle, wiesz, ktoś wchodzi pierwszy, zamyka za nim drzwi, nie? I jest takie, więc jakby tutaj... Tak, to, ja zapamiętam, jest... co zrobiłem. Ja wiem, humorystyczne. To, co przechodzisz, rozwalasz siema i wychodzisz i zamykasz drzwi. Kto to był? Na początku. No, pierwsze spotkanie zostało. Albo tu jak mnie obcy mordował i ten tylko windą jeździ i patrzy po prostu jak jakiejś czarnej komedii, nie? Takie okienko tylko na tą scenę. Jak ty... Tak, no tam dalej błagań o litość. Tak. Nie, ale właśnie to mnie się podobało to, że można było coś poplanować, że faktycznie gdzieś była jakaś taka sekwencja, że miałem taki moment, że nie po prostu idę i nie wiem, jak w Talizmanie, że po prostu idę, tylko odkrywam i tyle. Koniec, tylko tutaj po prostu był jakiś taki element tego, że coś zacząłem liczyć karty, czy ja tu zdążę w tej rundzie dojść. Ja sobie to wyobraziłem na żywo po prostu. No i właśnie powiem ci, że tak. Działa na wyobraźnię. Przez zachowanie Piotra miałem wrażenie, że Piotrowi zależy, żeby wszystkich uśmiercić. Takie na początku robiłeś wrażenie, więc mówię sobie, dobra, tobie nie ufam, więc muszę robić wszystko, żeby w pewnym momencie być samowystarczalny. Jak poszedłem sobie tam i ty mnie zdradziłeś, to w tym momencie zaczęła się dla mnie meta gra. To znaczy, poza tym, że musiałem przetrwać, to ja jeszcze musiałem swoimi kartami kombinować, co zrobić, żeby cię przechytrzyć. Żeby się przygotować na ciebie. Aha, ty stoisz tam, tu mnie zamkniesz, tam tutaj mogę stać, tam nie mogę, ale to jest opcja. Przewidywałeś. Nie? I w pewnym momencie, a masz 5 kart. Nie? Masz 5 kart. No masz ograniczone pole manewru przez to. Nie, ja w ogóle trochę wam zazdroszczę, bo w ogóle oni mieli taką fajną interakcję, prawda? Bo w pewnym momencie gra przesunęła trochę się na musieli, nich. Nie? Trochę tak, się na nich przesunęła tak. I była taka sytuacja, kiedy właściwie. Trochę wam zazdrościłem. Ja szukałem nowych nóg, nie? Tak. A ty siedziałeś i bawiłeś się drzwiami. Ja próbowałem hakować. Nie mogłem, nie? A ty w zasadzie włączałeś światło. Ja włączałem światło i wyłączałem. No, udało mi się pojechać windą, jest też jakiś sukces. Ja miałem taki moment, że po prostu wiedziałem, że mi akurat wystarczy kart, żeby dojść do tego pomieszczenia i uruchomić tę sekwencję, ale myślę, ale ty zaraz wyjdziesz z tego pomieszczenia i wyszedłeś faktycznie z niego. Tak, no bo ja wiesz... Ale nie chodzi mi o to, nie chodzi wcześniej. To się wydarzyło jeszcze wcześniej, jeszcze zanim do tego doszło. Ja już chciałem to zrobić rundę wcześniej, ale ty wyszedłeś z pomieszczenia z szybami wentylacyjnymi. Ale ty tak świetnie grałeś, że ja naprawdę nie byłem święcie przekonany, że między nami jest sztama. Ty po prostu walnąłeś to w odpowiednim momencie, nie? I tak, ja zburzyłeś też właśnie, nie chciałem stworzyć wrażenia, wiesz, myślałem, ja tam teraz pójdę i na tym zakończę turę i następnej turze dopiero będę mógł tego użyć. Więc teraz, po co ja tam poszedłem? Ale zobacz, jak ty wyczekasz. Jak ja to uzasadnię? Jak zobaczycie, że ja łażę bez sensu, to pomyślicie, że coś knuje, więc ja tam zacząłem myśleć, ale tam mogę przeszukać poziom, przedmiot znaleźć, więc... Ty zrobiłeś to w świetnym momencie, dlatego że ja wyrzuciłem 4 karty. Bo szedłem ostrożnie, pamiętasz, nie? Że ja sobie szedłem po cichutku i została mi jedna karta, jeżeliś po prostu... Dobra. No, gdybyś nie miał jednego przedmiotu, to by się zakończyła przygoda dla ciebie w tym momencie. Nie, to się jestem pełnym podziwem, bo jakby wkroczyliście w świat planszówki, która jest wymagającą planszówką, która zdecydowanie, jak sami stwierdziliście, nie jest dla początkującego gracza. Więc też było fajnie obserwować, jak jakby klimat czujecie, ale też jak system poznawaliście. Jak z rundy na rundę. Odkrywaliście ten, z rundy na rundę, rundę poznawaliście. No, praktyka zawsze spoko. Poznawaliście jakby takie gra tajniki trwała ponad 5 godzin, więc mieliśmy sporo czasu, żeby się zapoznać z nią. A dalej się fajnie bawić. Tak.
No co ja mogę powiedzieć? Słuchajcie, no to... Że dziękuję. Że tak. Trzy subskrypcje. Ja w ogóle pogratulować chciałem, bo to myślę, że tutaj była naprawdę... Też gratuluję, bardzo dziękuję. Też gratuluję, Rojo, dla ciebie, że dziękuję mogliśmy trzymać sztamę, bo w pewnym momencie byliśmy to jak już się wszyscy trochę tak. A no oczywiście, gratulacje, super. No co, nie ma dzisiaj wygranych, nie ma przegranych, nie ma chociaż chyba ja byłem najbliżej. Byłeś najbliżej, to prawda. Ja byłem najbliżej. Ale się nudziłeś trochę. Wiesz co? Nie, w sensie nudziłeś się, ale w sensie, że zacząłeś zazdrościć, że mogło być ciekawie. Ty miałeś taką sytuację, że tobie wszystko, karty, które ci wchodziły, idealnie ci pasowały do sytuacji, w której się znajdowałeś. Tak. Szło ci było, idealnie. Było parę takich momentów faktycznie. Gdyby Rojo nie miał rozwalonej nogi... I potem następnej? Zwróć uwagę, ty w zasadzie, to też w ogóle było niesamowite takie sitcomowe, za każdym razem, kiedy strzelałeś do obcego, on uciekał. On uciekał. On się po prostu bał Roja przynajmniej kilka razy, nie? No nie? No. Natomiast mnie też dobrze szły. Tobie miałem sytuację, że zawsze jak miałeś kartę, że możesz użyć komputer, to było nie było prądu, albo nie byłeś z komputerem, nie? Tak, znaczy ja mówiąc to, że zazdrościłem wam tej interakcji, to zazdrościłem tego, że coś czułem, że tak na ostro noża już mieliście te cele do wypełnienia, nie? Ja już dawno wypełniłem, ja teraz liczyłem tylko, żeby przetrwać. No ja niby też, tylko mnie jeszcze motywowało do walki to, żeby szukać nowych pomieszczeń i żeby znaleźć miejsce, żeby się wystrzelić, nie? Dobrze, słuchajcie, bardzo wam serdecznie dziękujemy. To był Gameplay Show, my sobie tutaj graliśmy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Subskrypcje, paluszki w górę, komentujcie, bawcie się dobrze. Gry łączą niedzielą i w ogóle te sprawy. Tak jest. Dziękujemy wam bardzo. Cześć, popatki. Serdeczna, hej.